Eleanor H. Potter. Polianna. Tłumaczenie Władysław Fiuszkiewicz. Czyta Paulina Holz. Nagranie studio dźwiękowe Art Republika Rafał Poławski. Rozdział pierwszy. Pan Napoli. Pewnego czerwcowego dnia pan Napoli Harrington weszła gwałtownie do kuchni. Zazwyczaj pan Napoli nie wykonywała ruchów nerwowych i szczyciła się swym opanowaniem, dziś jednak wyraźnie śpieszyła się. Zmywająca w tej chwili naczynia Nancy spojrzała na nią z pewnym zdziwieniem. Chociaż Nancy służyła u panny Poli dopiero od dwóch miesięcy, zdążyła jednak zauważyć, że jej pani nie okazywała nigdy zbytniego pośpiechu. Nancy! Słucham panią, odpowiedziała wesoło Nancy, wycierając półmisek. Nancy. Głos panny Poli stał się surowy. Gdy mówię, proszę przerwać pracę i słuchać. Nancy zarumieniła się. Dobrze, proszę pani, rozumiem. Odrzekła, jąkając się i kładąc pośpiesznie półmisek i ścierkę. Tylko że pani sama kazała, aby naczynia były jak najprędzej umyte. Panna Poli zmarszczyła brwi. Dosyć Nancy, nie prosiłam o wyjaśnienia, tylko o uwagę. Słucham panią, westchnęła Nancy, zastanawiając się, czy kiedykolwiek zdoła dogodzić swej pani. Nancy nigdy dotychczas nie była na służbie, lecz położenie chorej matki, która nagle owdowiała i pozostała sama z trojgiem młodszych dzieci, zmusiło starszą córkę do poszukania jakiegoś zajęcia, aby dopomóc rodzinie. Więc Nancy była bardzo zadowolona, gdy znalazła pracę w kuchni dużego domu stojącego na wzgórzu. Nancy mieszkała w wiosce oddalonej o jakieś sześć mil i słyszała o pannie Polly Harrington, właścicielce starej willi Harringtonów, jako o najbogatszej osobie w okolicy. Podczas swego dwumiesięcznego pobytu w jej domu poznała pannę Poli również jako gospodynię wymagającą, o zimnym i surowym wyrazie twarzy, która marszczyła brwi, gdy upuszczono na podłogę nóż lub zbyt głośno stuknięto drzwiami, i która nigdy się nie uśmiechała, nawet gdy z nożem i drzwiami obchodzono się bezszelestnie. Nancy, mówiła panna Poli. Po ukończeniu pracy w kuchni, proszę sprzątnąć pokoik na poddaszu, wstawić tam rozkładane łóżko i naturalnie powynosić na strych wszystkie kufry, ponieważ wkrótce przyjedzie moja jedenastoletnia siostrzenica, Pollyanna Whittier, i zamieszka w tym pokoiku. Czyżby naprawdę, proszę pani, miała tu zamieszkać mała dziewczynka? zawołała Nancy, która przypomniała sobie swe życie na wsi i atmosferę radości i wesela, rozsiewaną dokoła przez jej małe siostrzyczki. Boże, jak to będzie cudnie! cudnie? To nie jest odpowiednie w tym wypadku określenie, odrzekła sucho panna Poli. Przyjmuję ją dlatego, że jestem, jak sądzę, dobrym człowiekiem i znam swoje obowiązki. Nancy zarumieniła się powtórnie. Bez wątpienia, proszę pani. Myślałam tylko, że mała dziewczynka panią rozweseli. Dziękuję, odparła szorstko panna Poli. Na razie nie widzę pilnej tego potrzeby. Ale przecież będzie pani przyjemnie mieć przy sobie córeczkę swojej siostry. Powiedziała znów Nancy, która za wszelką cenę chciała dobrze usposobić pannę Poli do samotnej dziewczynki. Jeśli moja siostra była na tyle nieostrożna, że wyszła za mąż i pozostawiła potem sierotę, to nie znaczy, że wychowanie jej powinno mi sprawiać przyjemność. Jest to jedynie moim obowiązkiem, jak ci przed chwilą powiedziałam. Proszę tylko starannie sprzątnąć pokój, dodała, opuszczając kuchnię. Wróciwszy do swego pokoju, panna Poli wzięła z biurka list, który otrzymała przed kilkoma dniami z małego miasteczka leżącego daleko na zachodzie. List ten, adresowany do panny Poli Harrington w Beldingsville, brzmiał, jak następuje. Szanowna Pani, z przykrością donoszę, że dwa tygodnie temu zmarł wielebny John Whittier, osieracając jedenastoletnią córeczkę. Nie zostało po nim nic oprócz kilku książek, gdyż, jak pewnie Pani wiadomo, był pastorem przy Kościółku w niewielkim miasteczku i nie miał żadnych dochodów. Był on mężem siostry szanownej pani, lecz o ile wiem, rodziny nie komunikowały się ze sobą. Mimo to pastor wyrażał za życia nadzieję, że w razie jego śmierci zgodziłaby się pani zaopiekować dziewczynką i dlatego zwracam się teraz do pani. Dziewczynka może wyjechać w każdej chwili i jeśli otrzymamy przychylną odpowiedź, państwo Grey, którzy wyjeżdżają do Bostonu, zabiorą ją ze sobą, a w Bostonie wsadzą do pociągu odchodzącego bezpośrednio do Beldingsville. Naturalnie szanowna pani pozostanie powiadomiona o dniu i godzinie przybycia Polianny. W oczekiwaniu odpowiedzi łączę wyrazy szacunku Jeremiasz White. Panna Poli włożyła list z powrotem do koperty. Wczoraj odpisała, że weźmie dziewczynkę do siebie. Zamierzała spełnić swój obowiązek, nawet gdyby pociągnęło to za sobą pewne nieprzyjemności. Obecnie, siedząc w wygodnym fotelu, wspominała swą siostrę, Eugenię, matkę Polianny. Gdy ta jako dwudziestoletnia panna wyszła wbrew woli rodziców za mąż za młodego pastora, starał się o nią również pewien bogaty pan i uzyskał względy rodziny, ale nie Eugenii. Bogaty pan miał sporo pieniędzy, ale i lat nie mało. pastor zaś posiadał młodą, pełną ideałów duszę i kochające serce. Eugenia wybrała to ostatnie i zaraz po ślubie wyjechała z nim jako żona misjonarza. Wtedy nastąpiło rozluźnienie stosunków w rodzinie. Panna Poli pamiętała to dobrze, chociaż miała wtedy zaledwie piętnaście lat. Początkowo Eugenia pisywała od czasu do czasu kilka listów. Ostatnie dziecko, inne umarły, nazwała Poli Anną od imion swoich dwóch sióstr, Poli i Anny. Zmiankowała o tym w swym ostatnim liście. Kilka lat później z paru zbolałych słów pastora dowiedziano się o jej śmierci. Panna Poli, patrząc teraz przez okno na leżącą u stóp wzgórza szeroką dolinę, przebiegała myślą cały ten czas. Obecnie miała czterdzieści lat i była sama na świecie. Cała rodzina wymarła, a ona została jedyną właścicielką pozostawionego przez ojca majątku. Namawiano ją, by przyjęła do siebie jakąś towarzyszkę, by nie żyła tak w samotności, lecz panna Poli odrzucała wszystkie propozycje i pozostała sama. A teraz czuła, że obecnie jej tryb życia ulegnie zmianie, przecież jednak to, co zamierzała zrobić, stanowiło jej obowiązek. Myślała o tym ze zmarszczonym czołem i zaciśniętymi wargami. Ale co za niedorzeczne imię Poli Anna. Rozdział drugi. Przybycie polianny. Nancy stosując się do wskazówek swej pani, starannie wymyła i wyczyściła pokoik na poddaszu, lecz robiła to nie tyle z polecenia panny Poli, ile z pewnej sympatii, która zrodziła się w jej duszy do Polianny, chociaż jej jeszcze nie znała. Nancy wiedziona instynktem, wyczuwała, że przybycie polianny zmieni tryb życia w domu na wzgórzu i może rozgrzeje chłodną atmosferę, która panowała tu na każdym kroku. Nancy zwierzyła się ze swymi myślami staremu Tomaszowi, ogrodnikowi, lecz on nie podzielał jej przypuszczeń i nadziei, bo służył tu znacznie dłużej i nie wierzył, aby coś mogło rozgrzać zlodowaciałą duszę panny Poli. W kilka dni potem nadeszła krótka depesza zawiadamiająca o dniu przyjazdu Polianny. Panna Poli nie uważała, aby oczekiwanie Polianny na dworcu wchodziło w zakres jej niezbędnych obowiązków, pozostała więc w domu, a na stację kolei wysłała Nancy. Nie było trudno poznać małą pasażerkę, bowiem jedynie ona wysiadła z pociągu na stacji w Beldingsville. W powrotnej drodze Polianna, która poczuła od razu sympatię do Nancy, opowiedziała jej w kilku słowach swoje przejścia po śmierci ojca. Ponieważ została sama, samiuteńka na świecie, umieszczono ją chwilowo w miejscowej ochronce koła opieki. Parę tygodni spędzonych tam do chwili wyjazdu wydawało jej się latami, a obecnie była tak szczęśliwa, że ukochana Ciocia, choć nieznana, zgodziła się wziąć ją do siebie. Nancy, chociaż była prostą dziewczyną, zrozumiała jednak od razu, że promienny i radosny nastrój dziewczynki nie spotka oddźwięku w duszy panny Poli. Nic jednak nie mówiła, słuchając z przyjemnością szczebiotu dziewczynki. Gdy wreszcie Polianna z Nancy stanęły na progu, panna Poli nie wstała, aby przywitać siostrzenicę. Podniosła tylko oczy z nad książki, którą trzymała, i na powitanie wyciągnęła rękę. Na każdym palcu której dużymi literami było jakby wypisane słowo obowiązek. Jak się masz, Polianno? Ja. Nie mogła jednak powiedzieć nic więcej, gdyż dziewczynka w paru susach przebiegła pokój i rzuciła się w objęcia ciotki, zgorszonej tym niespodziewanym atakiem. – Ciociu, kochana ciociu Poli, jak bardzo się cieszę, że ciocia pozwoliła mi przy sobie zamieszkać – mówiła przerywanym głosem dziewczynka. – Ciocia nie ma pojęcia, jak przyjemnie będzie z ciocią i z Nancy po tych paniach z koła opieki. – Możliwe, chociaż nie znam tych pań należących do koła opieki – odparła panna Poli, starając się wyswobodzić z uścisku małych rączek i rzucając rozgniewany wzrok w stronę Nancy, stojącej wciąż na progu. Nancy, możesz odejść, Polianno. Proszę zachowywać się przyzwoicie, nawet nie zdążyłam cię obejrzeć. Polianna cofnęła się, wciąż uśmiechając się już jednak z pewnym zakłopotaniem rzeczywiście, ale ja nie jestem ładna, bo mam piegi. Poza tym muszę cioci wytłumaczyć pochodzenie tej sukienki w duże czerwone kraty, dziurawej na łokciach. Ojciec mój mówił: dosyć, Polianno. Proszę nie myśleć o tym, co mówił ojciec, przerwała sucho panna Poli. Masz pewnie jakiś kuferek z rzeczami? O tak, ciociu. Panie z koła opieki podarowały mi ładny kuferek. Co prawda nie ma tam nic nadzwyczajnego, gdyż ostatnimi czasy koło opieki nie otrzymywało prawie wcale ubrań dla dziewczynek. Lecz są tam książki ojca. Bo pani White mówiła, że muszę je wziąć ze sobą. Ciocia wie, że tatuś... Polianno? Przerwała znów ciotka. Jedno musisz zrozumieć i zapamiętać. Nie życzę sobie, abyś mi wspominała o swym ojcu. Dziewczynka wstrzymała oddech. – Czyżby ciocia chciała powiedzieć, że… Zatrzymała się, jakby szukając odpowiednich wyrazów, a panna Poli skorzystała z tej przerwy, mówiąc – Chodźmy teraz do twego pokoju. Kufer już pewnie tam jest. Chodź za mną. Polianna bez słowa protestu udała się za ciotką z oczyma pełnymi łez, lecz z główką podniesioną do góry. Rozdział trzeci. Pokoik na poddaszu. Może to i dobrze, myślała, że ciocia nie pozwala mi mówić o ojcu, gdyż wspomnienie o nim jest dla mnie zawsze takie bolesne. Ona od razu wzięła to pod uwagę. I Polianna, upewniona coraz silniej o dobroci swej ciotki, wytarła łzy i zaczęła z zaciekawieniem rozglądać się dokoła. Przez otwarte drzwi widziała wspaniałe pokoje, a w nich kosztowne meble i cudne obrazy. Szła po miękkim dywanie głuszącym kroki, a słońce, rzucając swe promienie na złote ramy obrazów i prześliczne koronkowe firanki, pochłaniało całkowicie jej uwagę. Ciociu, wykrzyknęła wreszcie z zachwytem, jakie wspaniałe mieszkanie! Ciocia musi być bardzo szczęśliwa, że posiada takie bogactwo. Polianno, odpowiedziała odwracając się nagle ciotka. Zdziwiona jestem, że mi to mówisz. Jestem wdzięczna najwyższemu za wszelkie jego łaski dla mnie, nie zaś wyłącznie za bogactwo. Szły teraz schodami na górę. Panna Poli cieszyła się w duchu, że dziewczynka będzie mieszkała na poddaszu. Od początku postanowiła ulokować ją jak najdalej od siebie, obecnie zaś, widząc jej próżność, cieszyła się tym bardziej, że pokoik przeznaczony dla Polianny nie posiadał żadnych zbytkownych mebli i był raczej podobny do celi samotnej mniszki. Polianna zaś skwapliwie rozglądała się dookoła, jakby starając się zobaczyć każdy szczegół tego wspaniałego domu i odgadnąć, za którymi drzwiami kryje się jej pokoik, ten kochany, cudny pokoik z obrazami i dywanami, w którym ulokuje ją ciotka. Minęły jeszcze jedne drzwi i znów szły schodami. Lecz tu ściany były puste i było prawie ciemno. Potem trzeba było iść ostrożnie, gdyż po obu stronach wąskiego przejścia stały jakieś kufry, pudła i walizy. Powietrze było tu ciężkie, duszne. Wreszcie panna Poli otworzyła małe, niskie drzwi. Oto, Poli,anno, twój pokój. Kufer już stoi na miejscu. Czy masz klucz od niego? Polianna kiwnęła główką, niezdolna wymówić ani słowa, tak była zaskoczona różnicą w wyglądzie między tym pokojem, w którym się znalazła, a tym, jaki stworzyła w swej wyobraźni. Ciotka zmarszczyła brwi. – Polianno, gdy o coś pytam, proszę mi odpowiadać jak należy, a nie kiwnięciem głowy. – Rozumiem, ciociu. Znajdziesz tu wszystko, czego ci potrzeba. Zaraz przyślę Nancy, aby pomogła ci rozpakować rzeczy. Obiad jemy stale o godzinie szóstej dodała, opuszczając pokój. Polianna przez chwilę stała nieruchomo, potem przebiegła wzrokiem po gołej podłodze, gołych ścianach, oknach pozbawionych firanek i podeszła do swojego kuferka, tego samego, który tak niedawno jeszcze stał w jej małym pokoiku, tam, daleko na zachodzie, uklękła przy nim i ukryła twarzyczkę w swych drobnych dłoniach. Tak ją zastała Nancy, gdy przyszła na górę. W dobrej dziewczynie serce zadrżało współczuciem. Biedactwo, szepnęła i zbliżywszy się do polianny, uklękła przy niej, pieszczotliwie głaszcząc jej główkę. W końcu zapytała o klucz. Zajmiemy się rozpakowaniem kufra, rzekła, chcąc przerwać ponure myśli dziewczynki. Nic tam prawie nie ma, szepnęła ze smutkiem polianna. Tym lepiej prędzej go rozpakujemy, wesoło zawołała Nancy. Rzeczywiście. – ucieszyła się Polianna. – A więc mogę i z tego być zadowolona? – No, niby tak – odpowiedziała Nancy, nieco zdziwiona tym pytaniem. Wprawne ręce Nancy w okamgnieniu wydobyły z kufra całą jego zawartość, zaś Polianna równie szybko porozkładała książki na stole, a skąpą ilość bielizny i parę sukienek umieściła w szafie. – Zdaje mi się, że jednak ten pokoik będzie ładny – Rzekła nagle Polianna, jakby chciała pocieszyć samą siebie. Jak myślisz, Nancy? Odpowiedzi nie było. Nancy czegoś tak gorliwie szukała w kufrze, że aż głowę do niego schowała. Polianna tymczasem wodziła wzrokiem po gołych ścianach. Nawet lusterka nie ma, mówiła smutnie. Ale może to lepiej, bo nie będę oglądała moich piegów. Nancy wydała jakiś niezrozumiały dźwięk, lecz gdy Polianna odwróciła się, schowała znów głowę do kufra. Polianna zbliżyła się do okna i nagle wydała okrzyk radości: „Ach, Nancy, ja tego przedtem nie widziałam. Spójrz na te drzewa, na te małe domki, starą dzwonnicę i tę srebrną wstęgę rzeki. Naprawdę Nancy, gdy się ma przed sobą taki widok, niepotrzebne są żadne obrazy. Ach jak się cieszę, że mam ten pokoik. Lecz ku wielkiemu zdziwieniu Polianny, Nancy wybuchła nagle głośnym płaczem. Co się stało, Nancy? Zapytała polianna, a potem nieco zmieszana dodała: A może, może ja zajęłam twój pokój? Ach, Boże, odparła łkając Nancy, ty jesteś naprawdę aniołkiem, co zszedł do nas wprost z nieba. Lecz nie zdążyła dokończyć, bo usłyszała dzwonek i pośpiesznie opuściła pokoik, szybko zbiegając po schodach. Polianna wróciła do okna, aby się nacieszyć widokiem i otworzyła je szeroko, gdyż nie mogła wprost oddychać dusznym powietrzem pokoju. Następnie podbiegła do drugiego okna. Kilka much, które zdążyły już zawitać do pokoju, przeleciało koło jej twarzyczki, lecz Polianna nie zwróciła na nie żadnej uwagi, a otwierając drugie okno zrobiła nowe odkrycie. Tuż za oknem, duże drzewo wyciągało ku niej sferozłożyste gałęzie, jakby witając małą przybyszkę. Polianna, niedługo namyślając się, wskoczyła na okno, chwyciła za gałąź, z grabnym skokiem przeniosła się na drzewo i zaczęła schodzić na dół. Wreszcie zatrzymała się na ostatniej gałęzi. Zeskoczyć na ziemię było trochę trudno nawet dla Polianny, która przyzwyczajona była wspinać się po drzewach. Jednak Trochę ze strachem, wstrzymując oddech, dziewczynka zawisła przez chwilę na rękach na gałęzi, potem puściła gałąź i wylądowała na ziemi. Znalazła się w dużym ogrodzie. O kilkanaście kroków od niej pracował zgarbiony staruszek, widocznie ogrodnik. Dalej, za ogrodem, wąska ścieżka prowadziła przez pola do dużego wzgórza, z samotną sosną, stojącą na szczycie, jakby na straży to wzgórze i sosna pociągały ku sobie polianne, które niedługo namyślając się, udała się w drogę. Przedzierając się przez krzaki i zarośla, wyszła na ścieżkę, przeszła pole i zaczęła wdrapywać się na wzgórze. Teraz przekonała się, że nie znajdowało się ono tak blisko i nie tak łatwo było się tam dostać, jak się wydawało patrząc z okna. W kwadrans potem wielki zegar w przedpokoju wybił szóstą i Nancy zadzwoniła na kolację. Minęło kilka minut. Panna Poli zmarszczyła brwi, następnie wyszła do przedpokoju i niecierpliwie spojrzała na schody wiodące do pokoiku Poli Anny. Nasłuchiwała przez chwilę, lecz panowała tam głęboka cisza. Wtedy panna Poli wróciła do jadalnego pokoju. Nancy, rzekła, moja siostrzenica spóźniła się. Nie, nie trzeba jej wołać dodała widząc ruch Nancy w stronę drzwi Wie o której godzinie siadamy do stołu i powinna się zjawić punktualnie skoro się spóźnia nie siądzie do stołu otrzyma tylko mleko i chleb i to w kuchni Natychmiast po obiedzie Nancy udała się na górę mleko i chleb właśnie a biedne dziecko pewnie tak płakało że aż usnęło mruczała otwierając powoli drzwi lecz w tejże chwili wydała okrzyk przerażenia – Gdzie jesteś, Polianno? Odezwij się, gdzie się schowałaś? – wołała zaglądając do szafy, pod łóżko i nawet do kufra. Następnie szybko zbiegła ze schodów i udała się do ogrodu. – Tomaszu, Tomaszu! – wołała już z daleka. – Nasz aniołek pewnie wrócił tam, skąd przyszedł, do nieba. – Do nieba? To może nie? – odparł, uśmiechając się stary ogrodnik. – Ale w każdym razie jest bliżej nieba niż my. I wskazał Nancy sylwetkę ledwie widoczną na tle zachodzącego słońca. Nancy uszczęśliwiona, że znalazła Polianę, zapomniała o kuchni i naczyniach i pędem podążyła przez pole. Rozdział czwarty. Gra w zadowolenie. Jak można mnie tak nastraszyć? Mówiła z lekkim wyrzutem Nensi do Polianny, która ku wielkiemu swemu żalowi musiała w końcu rozstać się ze wzgórzem i sosną i schodziła teraz na dół. Straszyć? zdziwiła się Polianna. Nigdy nie trzeba się bać o mnie. Ojciec, a potem panie z koła opieki, zawsze niepokoiły się o mnie, dopóki się nie przekonały, że mi się nigdy nic złego nie stanie. Ależ ja nie wiedziałam, dokąd poszłaś. – mówiła Nancy, biorąc Poliannę za rękę. – Nikt cię nie widział wychodzącej, chyba wyszłaś przez komin. Polianna roześmiała się szczerze. – Ach nie! – zawołała nie przez komin, lecz przez okno i spuściłam się po drzewie na ziemię. – Boże miłosierny! – krzyknęła Nancy. – Co by na to powiedziała panna Poli? – Jesteś tego ciekawa? – Dobrze, opowiem jej o tym i dowiesz się, co powie. – obiecała dziewczynka wesoło. – Nie, nie, nie trzeba – zaprotestowała Nancy, która za wszelką cenę chciała odwrócić od Polianny nową falę gniewu ciotki. Ale teraz śpieszmy się, bo muszę jeszcze pozmywać naczynia. Chętnie ci pomogę, ofiarowała się Polianna. Szły przez chwilę w milczeniu. Tymczasem ściemniło się zupełnie i Polianna tuliła się coraz bardziej do Nancy. Wiesz, jestem nawet zadowolona, że cię swą nieobecnością nastraszyłam, gdyż tylko temu zawdzięczam, że przyszłaś po mnie. Powiedziała po chwili milczenia dziewczynka. A Nancy tymczasem rozmyślała, jakby uprzedzić Poliannę o karze, jaka ją czekała, i jak to zrobić najdelikatniej. Wiesz, rzekła trochę zmieszana, jest już po obiedzie, więc więc dostaniesz tylko mleko i chleb. Ach, jak to dobrze! Bardzo lubię mleko i chleb. Wesoło zawołała Polianna. Ale będziesz musiała zjeść w kuchni ze mną dodała niespokojnie Nancy. W kuchni z tobą? O bardzo się z tego cieszę. Zdaje się, że ty jesteś ze wszystkiego zadowolona, nawet z rzeczy nieprzyjemnych, zauważyła Nancy, która przypomniała sobie w tej chwili, jak Polianna starała się odnaleźć przyjemne rzeczy w małym pokoiku na poddaszu. To z przyczyny gry, uśmiechnęła się Polianna. Gry? Jakiej? Gry w zadowolenie. Gry w zadowolenie? Cóż to jest takiego? pytała coraz bardziej zaciekawiona Nancy Jest to bardzo piękna gra której nauczył mnie mój ojciec Graliśmy w nią już wtedy gdy byłam zupełnie maleńka Nauczyłam jej potem panie z dobroczynności przynajmniej niektóre z nich Więc cóż to za gra Polianna uśmiechnęła się ale i westchnęła równocześnie Zaczęliśmy się bawić w tę grę od chwili gdy przyszła do nas paczka misjonarska a w niej znaleźliśmy kulę kulę tak. Ja wtedy bardzo chciałam mieć lalkę. Tatuś mój spodziewał się, że ją otrzymam i nawet prosił o to, ale pani, która napełniała paczkę darami dla kolonii misjonarskiej, odpisała, że lalki nie ma i że zamiast lalki przysyła małe kule, które może przydadzą się dla jakiegoś kalekiego dziecka. Od tego czasu powstała nasza gra. Nie widzę tu nic zabawnego, odparła szorsko Nancy, myśląc, że Polianna żartuje z niej. Nie ma nic zabawnego, ale jest gra. A polega na tym, aby w każdych, nawet najcięższych okolicznościach, znaleźć coś, z czego można by było się cieszyć. Nie rozumiem, z czego można się cieszyć, gdy się otrzymuje zamiast upragnionej lalki kule, niecierpliwie odezwała się Nancy. Polianna klasnęła w dłonie. Można. Ja sama też początkowo nie mogłam się domyśleć. Dopiero ojciec mi wytłumaczył. Więc mi to powiedz. Już nieco łagodniej, rzekła Nancy. Owszem powiem, otóż mogłam się cieszyć, że kule te nie były mi potrzebne, odparła wesoło Polianna. Widzisz, jakie to jest proste, jeżeli się to zrozumie? Dziwna jakaś gra, zauważyła Nancy, patrząc na Poliannę niespokojnym wzrokiem. A dziewczynka opowiadała jej, jak to było dobrze, gdy żył ojciec. W każdej smutnej chwili, a takich było wiele w jej życiu, znajdowała zawsze wespół z ojcem coś, z czego się można było cieszyć. A gdy się wyszukiwało coś przyjemnego, zapominało się wówczas o nieprzyjemnym. Powoli weszła ta gra w przyzwyczajenie i Polianna w każdej przykrej sytuacji, prawie nie szukając, odnajdywała dodatnie strony. Obecnie jednak Polianna straciła na zawsze wiernego towarzysza gry. Czy będzie mogła bez niego skutecznie grać w zadowolenie? Chyba spróbuję nauczyć ciocie Poli, mówiła Polianna. Może ona zgodzi się bawić ze mną. Ona? Przenigdy, żywo zawołała Nancy. Ale gdybyś chciała, dodała niepewnym głosem, mogłabym spróbować bawić się z tobą. Polianna gorąco uścisnęła Nancy, a w parę chwil potem obie weszły do kuchni. Polianna z apetytem wypiła mleko i zjadła chleb, a następnie za radą Nancy udała się do salonu, gdzie zastała swą ciotkę czytającą książkę. – Jesteś już po obiedzie? – zapytała panna Poli suchym tonem. – Tak, ciociu. Jestem bardzo niezadowolona, że zmuszona byłam prawie na wstępie posłać cię do kuchni na obiad. – Ależ, ciociu, to nic. Ciocia sprawiła mi wielką przyjemność. Ja ogromnie lubię mleko z chlebem i kocham Nancy. Panna Poli wyprostowała się w fotelu. Polianno, już czas spać. Dziś jesteś zmęczona, ale jutro zajmiemy się przeglądem twego ubrania i sporządzimy plan zajęć. Otrzymasz od Nancy świecę, lecz obchodź się z nią ostrożnie. Śniadanie jest o pół do ósmej. Proszę, bądź punktualna. Dobrej nocy. Polianna zbliżyła się do ciotki i ucałowała ją serdecznie. Jestem bardzo szczęśliwa, mówiła wesoło i jestem przekonana, że będzie mi tu bardzo dobrze. Zresztą spodziewałam się tego. Dobrej nocy, ciociu, dodała, wychodząc z pokoju. Co za dziwne dziecko, pomyślała panna Poli i swoim zwyczajem zmarszczyła brwi. Cieszy się z tego, że ją ukarałam i jest zadowolona, że mieszka u mnie. Doprawdy, nie rozumiem, dodała, biorąc znów książkę do ręki. W kwadrans potem, w pokoiku na poddaszu, mała, samotna dziewczynka przelewała gorzkie łzy, tuląc twarzyczkę w poduszkę. – Ojcze drogi, który jesteś z aniołkami – szeptały jej usteczka. – Wiem dobrze, że w tej chwili nie gram w zadowolenie, ale myślę, że i ty nie znalazłbyś nic radosnego, gdy się tak leży samotnie i po ciemku. Gdyby była przy mnie Nancy albo ciocia Poli, albo nawet któraś z pań z dobroczynności, zawsze byłoby lepiej. A w kuchni, zmywając naczynia, Nancy myślała głośno. Jeśli tylko ta głupia gra, w znajdowanie zadowolenia w tym, że otrzymało się kulę, zamiast oczekiwanej lalki, może być dla niej wybawieniem, postaram się i będę potrafiła, oho, na pewno będę potrafiła, bawić się z nią w tę grę. Rozdział piąty Obowiązki. Gdy Polianna obudziła się następnego ranka, była już prawie siódma godzina, ponieważ okna wychodziły na zachód, słońca nie było widać, lecz jasny błękit nieba zapowiadał pogodny dzień. Ubrawszy się, Polianna podeszła do okna, aby przywitać radośnie śpiewające ptaszki i zobaczyła w ogrodzie swą ciotkę, opatrującą ze starym ogrodnikiem krzaki róż. Natychmiast wybiegła z pokoju, zostawiając za sobą wszystkie drzwi otwarte i w mgnieniu oka była w ogrodzie, radośnie wołając – ach, ciociu, co za śliczny dzień, jak mi tu dobrze. – Polianno – przerwała szorstko panna Poli – czy to jest twój zwykły sposób witania się? – Nie, ciociu – w ten sposób witam tylko te osoby, które kocham. Zobaczyłam Ciocię przez okno i przypomniałam sobie natychmiast, że Ciocia nie jest panią z dobroczynności, lecz moją prawdziwą kochaną Ciocią, taką bardzo, bardzo dobrą, i nie mogłam się powstrzymać, aby nie przybiec i nie przywitać się. Stary ogrodnik odwrócił się w stronę dziewczynki, przyglądając jej się bacznie, panna Poli zaś usiłowała zmarszczyć brwi, lecz jakoś jej się to nie udawało. Tomaszu, na dziś dosyć. Mam nadzieję, że zrozumiałeś wszystko, co mówiłam o tych krzakach. Rzekła trochę zmieszana i oddaliła się pośpiesznie. Czy już dawno pracujecie w tym ogrodzie, panie człowieku? zapytała Polianna z zaciekawieniem. Starzec odwrócił się. Jego usta drżały, a w oczach błyszczały łzy. O tak, panienko, jestem stary Tomasz. Ogrodnik odpowiedział i swą ciężką, drżącą ręką pogłaskał jasne włosy dziewczynki. Jesteś bardzo podobna do twej matki, panienko. Znałem ją, gdy była małą dziewczynką, może mniejszą jeszcze od ciebie. Już wtedy pracowałem w tym ogrodzie. Polianna westchnęła głęboko. Naprawdę. Więc znał pan moją matkę? Ach, proszę mi coś o niej opowiedzieć. Lecz w tej chwili rozległ się dzwonek, a zaraz potem ukazała się Nancy. Polianno, zawołała, chwytając dziewczynkę za rękę i ciągnąc w stronę domu. To był dzwonek na śniadanie, pamiętaj, zawsze, gdy ten dzwonek usłyszysz, musisz wszystko rzucić i biec do domu. To mówiąc, wepchnęła Poliannę do przedpokoju, jak kurczę do klatki. Pierwsze pięć minut śniadania przeszło w milczeniu, gdy nagle panna Poli zwróciła uwagę na dwie muchy latające nad stołem. Nancy, skąd się tu wzięły muchy? Nie wiem, proszę pani, w kuchni nie ma ich wcale, odparła Nancy, która widocznie nie zauważyła otwartych okien w pokoju Polianny. To są prawdopodobnie moje muchy, Ciociu, zauważyła Polianna. Dużo ich latało dziś na schodach. Twoje muchy? zdziwiła się panna Poli. Co to ma znaczyć, które wleciały do domu? Przypuszczam, że przez okna mojego pokoju, ciociu, odpowiedziała spokojnie Polianna. Jak to? Otworzyłaś okna, które nie mają siatek? Tak, ciociu. W tej chwili do pokoju weszła Nancy. Nancy, proszę natychmiast pozamykać okna w pokoju Polianny i powypędzać wszystkie muchy. – rzekła surowo panna Poli, następnie zwracając się do siostrzenicy, dodała – Polianno, siatki do okien są już obstalowane, czyli że zrobiłam to, co było moim obowiązkiem, ale tyś zapomniała o swoim. – O moim obowiązku? – oczy Polianny zdradzały szczere zdziwienie – Oczywiście, rozumiem, że w pokoju mogło być trochę ciepło, ale twoim obowiązkiem było nie otwierać okien, dopóki nie będą wstawione siatki. Zapamiętaj sobie, Polianno, że muchy są nie tylko dokuczliwe, lecz także niebezpieczne dla zdrowia. Po śniadaniu dam ci do przeczytania ciekawą książeczkę o tym. O, dziękuję ciociu, ja tak lubię czytać. Anna Poli głęboko westchnęła, następnie ściągnęła wargi, a Polianna, widząc surową twarz ciotki, dodała pośpiesznie: – Naturalnie, ciociu, jest mi bardzo przykro i już więcej nie otworzę okien. Panna Poli nic nie odpowiedziała i śniadanie do końca przeszło w milczeniu. Po śniadaniu panna Poli podała Poliannie małą książeczkę ze słowami – Udasz się teraz za karę do swego pokoju, by to przeczytać, a ja przyjdę za pół godziny zrobić przegląd Twego ubrania. Polianna wzięła książeczkę, podziękowała uprzejmie i pobiegła na górę. Gdy po upływie pół godziny panna Poli, jak zawsze sztywna i zimna, weszła do pokoju polianny, została przywitana wybuchem entuzjazmu. Ciociu! zawołała polianna z zachwytem. Nigdy nie czytałam nic ciekawszego! Nie przypuszczałam nigdy, że muchy mogą być tak niebezpieczne, i że. Dosyć! przerwała panna Poli. Proszę teraz wydostać z szafy ubranie i bieliznę. Muszę je obejrzeć. Polianna posłusznie wydostała z szafy przywiezione sukienki i bieliznę. Panna Poli oglądała je uważnie, lecz z wyrazu jej twarzy nie można było wywnioskować, co myślała o garderobie swojej siostrzenicy. Ukończywszy przegląd, panna Poli wypytała dokładnie, czy Polianna chodziła do szkoły, czy się uczyła muzyki, szycia, gotowania i tym podobne. Dziewczynka na wszystkie pytania dawała dokładne odpowiedzi, lecz widać z nich było, że wszystkiego uczyła się po trochu, dorywczo, bez systemu. Do szkoły nie chodziła. Uczono ją w domu czytać i pisać, ale nie lubiła czytać na głos. Znała początki muzyki, lecz wolała słuchać niż grać. Umiała szyć, ale tylko sukienki dla lalek. Co do gotowania to umiała robić tylko krem czekoladowy. Po wysłuchaniu tego wszystkiego panna Poli myślała długą chwilę. Potem rzekła poważnym i jak zwykle surowym głosem. – Polianno, codziennie o godzinie dziewiątej rano będziesz czytała ze mną na głos przez pół godziny. Przedtem naturalnie sprzątniesz swój pokój. W środy i soboty po ukończeniu czytania będziesz w kuchni uczyć się gotowania. W dni pozostałe będziesz szyła. Wszystkie popołudnia będziesz mogła swobodnie zająć się muzyką. Prócz tego… Postaram się niezwłocznie o nauczyciela, który rozpocznie z tobą systematyczną naukę, dodała, wstając z krzesła. Lecz Polianna zatrzymała ciotkę, mówiąc ze szczerym przerażeniem. Ależ, ciociu, ciocia nie zostawiła mi ani jednej chwili do życia. Do życia? Ależ, dziecko, co chcesz przez to powiedzieć? Czyż ty przy tych wszystkich zajęciach nie żyjesz? O, oczywiście, ciociu, oddychać będę robiąc to wszystko, co ciocia wymieniła przed chwilą. Ciocia też oddycha, gdy śpi, ale to nie jest życie. Robić to, co jest przyjemne, biegać po polach, czytać oczywiście nie na głos. Wdrapywać się na wzgórza, rozmawiać w ogrodzie z Tomaszem i Nensi, oglądać domy i ludzi na tych dużych ulicach, które widziałam wczoraj, oto, co ja nazywam żyć. Oczy panny Poli zabłysły gniewnie. Jesteś najdziwniejszym dzieckiem, jakie kiedykolwiek w życiu widziałam. Samo przez się rozumie się, że będziesz miała dość czasu na zabawy i rozrywki. Lecz jeśli ja chcę spełnić mój obowiązek, czuwając nad tym, abyś otrzymała odpowiednie wykształcenie, tyś powinna spełnić swój obowiązek, czyniąc bez protestu to, co ci wyznaczyłam. Nie chciałabym, by moje starania spotkały się z niewdzięcznością z twojej strony. Polianna była bardzo zawstydzona, zażenowana. O ciociu, czyż mogłabym być niewdzięczna wobec ciebie? Ja cię tak bardzo kocham. Ciecia nie jest przecież panią z koła opieki, lecz moją prawdziwą ciocią. Dobrze więc pamiętaj, abyś nie była niewdzięczna i nie zapominała o swoich obowiązkach, rzekła panna Poli, kierując się ku wyjściu. Dziś po południu Dodała już w drzwiach pojedziemy do miasta po sprawunki. Rzeczy, które ze sobą przywiozłaś, nie nadają się dla mojej siostrzenicy i nie spełniłabym mego obowiązku, gdybym nie ubrała cię odpowiednio. Polianna westchnęła, odczuwała coraz żywszą niechęć do wyrazu tak często używanego przez swą ciotkę, a cała przyszłość stawała przed jej oczyma jako jeden długi szereg obowiązków bez końca. Rozdział szósty. Polianna zostaje ukarana. W południe panna Poli z siostrzenicą pojechała do miasta leżącego w odległości pół kilometra od jej willi, aby zaopatrzyć Poliannę w komplet nowych sukienek i bielizny. Nie było to rzeczą zbyt łatwą, to też z ostatniego sklepu panna Napoli wychodziła z uczuciem ulgi, jak człowiek, który szedł gdzieś śliską, wąską ścieżką nad przepaścią i wreszcie stanął na równym miejscu, nie zagrażającym żadnym niebezpieczeństwem. Polianna zaś odwrotnie była zachwycona wyprawą, ponieważ jak powiedziała jednemu z subiektów sklepowych znacznie przyjemniej jest kupować sukienki w dużym, pięknym sklepie, niż otrzymywać nie wiadomo, co z przesyłek misjonarskich lub od pań z dobroczynności. Wyprawa do miasta zajęła całe popołudnie. Po powrocie do domu, gdy panna Poli pojechała odwiedzić jedną z sąsiadek, Polianna pobiegła do Tomasza i Nensi. Stary ogrodnik dużo opowiadał Poliannie o jej matce, co dziewczynka bardzo lubiła, a Nancy mówiła o swym rodzinnym domku, gdzie mieszkała jej ukochana matka i równie kochane siostry i bracia. Obiecywała, że o ile panna Napoli pozwoli, zaprowadzi Poliannę do swej rodziny. – Moje siostrzyczki noszą takie piękne imiona – odpowiadała Nancy – znacznie ładniejsze od mojego. – Dlaczego? – zapytała Polianna – bo byłam pierwszą córką i mamusia moja jeszcze wtedy nie czytała ciekawych powieści w których znajdują się ładne imiona wprost nienawidzę mojego imienia a mnie się to imię bardzo podoba tym bardziej jeszcze że ty je nosisz zaśmiała się Polianna zresztą powinnaś być zadowolona że nie nazywasz się na przykład Pafnuca o tym nigdy nie myślałam odrzekła Nancy i przyznam się otwarcie, iż widzę w tej chwili, że moje imię nie jest takie znów najbrzydsze. Ale powiedz, moja droga, dodała po chwili, czy nie była to gra w zadowolenie, gdy tłumaczyłaś mi przed chwilą, że powinnam się cieszyć, iż nie nazywam się pafnuca? Polianna zamyśliła się przez chwilę, potem roześmiała się szczerze. Masz słuszność, Nancy, była to gra w zadowolenie, chociaż zastosowałam ją bezwiednie. Zdarza się to często, gdyż jestem przyzwyczajona do wyszukiwania zawsze czegoś pocieszającego i dlatego udaje mi się to znacznie łatwiej niż komu innemu. Możliwe, odparła Nancy, ale w jej głosie słychać było pewne niedowierzanie. Koło godziny ósmej Polianna udała się na spoczynek. Ponieważ siatki nie były jeszcze wstawione, pokoik na poddaszu przypominał raczej piec do wypalania. Polianna smutnym wzrokiem popatrzyła na zamknięte okna, lecz ich nie otworzyła. Rozebrała się, starannie poukładała sukienki, odmówiła pacierz, zgasiła świecę i wślizgnęła się pod kołdrę. Jak długo przewracała się na łóżku z powodu dręczącej ją bezsenności, tego nie wiedziała. Czuła tylko, że upłynęło już dużo czasu do chwili, gdy zdecydowała się wreszcie wstać i otworzyć drzwi. Na strychu było zupełnie ciemno, i tylko promienie księżyca przenikające przez małe okienko w dachu znaczyły srebrzystą ścieżkę na podłodze. Polianna bezwiednie skierowała swe kroki na tę ścieżkę, która doprowadziła ją do okienka. Lecz, wbrew oczekiwaniu, było ono również zamknięte, gdyż nie posiadało siatki. Ale za małą szybką, rozpościerał się czarujący widok na tonącą w srebrzystych promieniach dolinę, i było za nią powietrze, to czyste, świeże powietrze, którego tak bardzo pragnęły rozpalone policzki i gorące ręce dziewczynki. Z tęsknotą spoglądała w dół i równocześnie zauważyła, że tuż prawie pod okienkiem rozpoczynał się płaski dach letniej werandy. Boże, jakby to było dobrze wydostać się na ten dach. Spojrzała za siebie. Tam czekał na nią pokój pełen rozżarzonego powietrza z gorącym łóżkiem, a za oknem na dachu świecił księżyc i było dużo, dużo czystego, świeżego powietrza. Gdyby można było wynieść na dach łóżko, tylu przecież ludzi na świecie sypia pod gołym niebem. Rozmyślając nad tym, Polianna przypominała sobie, że kiedyś w dzień zauważyła w pobliżu okienka szereg dużych worków, zawieszonych na gwoździach. Nancy mówiła, że w workach tych były przechowywane zimowe ubrania i futra. Polianna namacała jeden z nich był gruby i miękki, zawierał w sobie fokowe futro panny Poli, a więc nadawał się znakomicie na posłanie drugi, mniejszy, na poduszkę i wreszcie trzeci, cienki i szeroki, doskonały do przykrycia się. Otworzyła okienko, zepchnęła wszystkie trzy worki na dach, a następnie wyszła sama, nie zapomniawszy jednak przymknąć okienka, gdyż pamiętała wciąż o szkaradnych muchach, które tyle zarazków noszą na swych łapkach. Co za cudne powietrze. Polianna zaczęła skakać z radości, a cienki dach werandy potrzaskiwał pod nóżkami, co wprawiało ją w jeszcze większy zachwyt. Przeszła się kilka razy po dachu, tam i z powrotem, i nie mogła się nacieszyć, że wreszcie nie jest już u siebie w dusznym pokoiku. W końcu rozłożyła jeden worek zamiast materaca, podłożyła drugi pod głowę i przykryła się trzecim. Jak to dobrze, mówiła do siebie, przypatrując się gwiazdkom. Że siatki nie zostały jeszcze wstawione w moim pokoiku, inaczej nie byłabym tu. Na dole zaś, w sypialnym pokoju przylegającym do werandy, panna Poli, blada i wystraszona, ubierała się pośpiesznie. Przed chwilą drżącym głosem telefonowała do stan "Natychmiast przychodź z ojcem, przynieście latarnię. Jakiś człowiek chodzi po dachu werandy. Prawdopodobnie przelazł przez sztachety w ogrodzie, a teraz może dostać się do mieszkania przez okienko w dachu. Drzwi wiodące na strych zamknęłam na klucz. Tylko prędzej, prędzej! Nieco później, gdy polianna zasnęła, obudził ją blask latarni i potrójny okrzyk zdumienia. Gdy otworzyła oczy, ujrzała stan Greta Mateusza stojącego na przystawionej do dachu drabinie." A stary Tomasz przełaził przez okienko w dachu. Za plecami Tomasza stała panna Poli, która ujrzawszy dziewczynkę śpiącą na dachu, zawołała: Polianno, co to znaczy? Polianna całkowicie już otworzyła zaspana oczęta i usiadła: Tomaszu, ciociu Poli, czegoście się tak przestraszyli? Przecież nic się nie stało. Tylko było mi w pokoiku tak strasznie duszno, więc przyszłam spać tutaj, ale okienko zamknęłam i żadna mucha nie dostanie się do mieszkania. Mateusz, słysząc te wyjaśnienia, pośpiesznie zszedł z drabiny, a stary Tomasz, oddawszy latarnie pannie Poli, udał się za synem. Panna Poli czekała z zagryzionymi wargami, aż służba odejdzie, po czym odezwała się do Polianny: Proszę natychmiast zabrać worki i iść za mną. Doprawdy chyba na całym świecie istnieje jedno tylko takie dziecko jak ty, mówiła wracając z siostrzenicą przez strych. Polianna, która poczuła znów duszne powietrze strychu, westchnęła głęboko. Po zejściu ze schodów panna Poli odezwała się sucho. Za karę resztę nocy będziesz spała ze mną w moim pokoju. Jutro siatki będą już gotowe. Tymczasem uważam za swój obowiązek umieścić cię tak, żebym w każdej chwili wiedziała, co robisz. Poliannie aż tchu zabrakło w piersiach. Będę spała z ciocią w jednym pokoju, zawołała wreszcie. O, jaka ciocia dobra! Ja zawsze tak marzyłam, ażeby spać z kimś bliskim mi, nie z jakąś obcą panią z dobroczynności. Jak się cieszę, że nie ma jeszcze tych siatek! Panna Poli poruszyła wargami, jakby chciała powiedzieć, że to przecież miała być kara, lecz powstrzymała się i milcząc szła naprzód z głową podniesioną do góry. Czuła się bezsilna. Już po raz trzeci od przyjazdu Polianny karała ją i zmuszona była przekonać się, że po raz trzeci kara ta została przyjęta z radością. Nic więc dziwnego, że panna Poli czuła się kompletnie rozbrojona. Rozdział siódmy. Znajomości Polianny. Wkrótce potem porządek w domu panny Harrington ustalił się na dobre. Chociaż może nie był w zupełności taki, jak się tego spodziewała panna Poli. Polianna szczebiotała bez przerwy, grała na fortepianie, czytała na głos, uczyła się gotować. To prawda, ale na wszystko to poświęcała znacznie mniej czasu niż miała wyznaczone. Miała też dość czasu na życie, jak mówiła, gdyż od godziny drugiej do szóstej po południu mogła robić, co jej się podobało, z wyjątkiem oczywiście pewnych rzeczy zabronionych przez pannę Poli. Nie wiadomo tylko, czy te wolne chwile dane były dla wypoczynku polianny czy też panny Poli. W tych pierwszych dniach pobytu siostrzenicy panna Poli miała dość okazji, by wydawać okrzyk Boże, co za dziwne dziecko. A po lekcjach czytania i szycia była prawie zawsze trochę zmieszana i trochę zmęczona. W kuchni z Nancy szło znacznie lepiej. Ta nie była ani zmieszana, ani zmęczona i z upragnieniem czekała środy i soboty, kiedy Polianna przychodziła na lekcje gotowania. W bezpośrednim sąsiedztwie willi Harrington nie było nikogo, z kim Polianna mogłaby się bawić. Dom oddalony był od miasta i chociaż w pobliżu stało kilka will, nie było tam ani dziewczynki, ani chłopca w wieku Polianny. Nie martwiło jej to jednak wcale. To nic nie znaczy mówiła pewnego razu do Nancy wystarcza mi najzupełniej gdy mogę pójść na spacer i przyglądać się ulicom domom i przechodniom zazwyczaj w godzinach popołudniowych gdy była ładna pogoda polianna prosiła aby dano jej coś do załatwienia chodziło jej bowiem o to aby się przejść po mieście podczas tych wędrówek często spotykała pana dla niej był on zawsze panem nawet gdy tego samego dnia spotykała wielu innych panów Pan nosił często czarne ubranie i jedwabny cylinder, czego zwyczajni ludzie prawie nigdy nie noszą. Twarz miał bladą, zawsze starannie wygoloną, a spod cylindra wyglądały siwiejące już włosy. Trzymał się prosto, chodził krokiem przyspieszonym i był zawsze sam, co wzbudzało w Poliannie jakiś niewyraźny smutek. Może dlatego pewnego dnia przemówiła do niego Jak się pan miewa? Jak pięknie dziś na dworze. Uprzejmie rzekła, zbliżając się do niego. Pan spojrzał dokoła, następnie zatrzymał się. Do mnie mówiłaś? Zapytał sucho. Tak jest, do pana, odpowiedziała Polianna, rozpromieniona. Mówiłam, że śliczna dziś pogoda, nieprawdaż? Co? A, a, a. Hm. mruknął i odszedł pospiesznie. Polianna roześmiała się. Co za dziwny człowiek, pomyślała. Na drugi dzień znów go spotkała. Dziś już nie tak ładnie jak wczoraj, lecz pomimo to jest bardzo przyjemnie, powiedziała wesoło. Co? A, a mm, mruknął znów pan i odszedł. Polianna znów się roześmiała. Gdy jednak zaczepiła go po raz trzeci, pan nagle zatrzymał się. Kim jesteś, dziewczynko? I dlaczego zaczepiasz mnie codziennie? Jestem Polianna Whittier. Widzę, że pan zawsze taki samotny. Cieszy mnie, że pan się zatrzymał. Teraz już się znamy. Tylko jeszcze chciałabym poznać pańskie imię. Ze wszystkich. Pan nie dokończył zdania i oddalił się, pośpieszniej niż zwykle. Polianna z rozczarowaniem patrzyła za odchodzącym. Może nie zrozumiał mnie, myślała idąc przed siebie. Zresztą nie było to całkowite zaznajomienie się, bo przedstawiłam się, ale przecież nie wiem jeszcze, jak on się nazywa. Dziś Polianna miała zanieść galaretę z nóżek cielęcych dla pani Snow. Polly Harrington stale co tydzień posyłała coś pani Snow, mówiła, że było to jej obowiązkiem, ponieważ pani Snow była biedna i chora i należała do tej samej parafii, a starym zwyczajem członkowie jednej i tej samej parafii wspierali jedni drugich w biedzie i w nieszczęściu swój obowiązek względem pani Snow, panna Poli spełniała zazwyczaj co czwartek po południu, nie sama oczywiście, lecz za pośrednictwem Nancy. Dziś Polianna prosiła o pozwolenie odwiedzenia pani Snow, a Nancy chętnie przystała na to, naturalnie, za uprzednią zgodą panny Poli. Jestem zadowolona, że mogę tam nie iść, mówiła Nancy do Poliany, chociaż co prawda, to wstyda, byś ty nosiła ten koszyk, a ja się bardzo cieszę. Odparła Polianna: Po pierwszej wizycie przestaniesz się cieszyć, przepowiadała Nancy. Dlaczego? Dlatego, że nikt pani Snow nie lubi, gdyby nie litość, dla niej żadna żywa dusza nie odwiedzałaby jej. Tak jest niemiła. Żal mi tylko jej córki, która musi stale być przy niej. Ależ dlaczego, Nancy? Nancy wzruszyła ramionami. – Przede wszystkim dlatego, że pani Snow nie jest nigdy z niczego zadowolona. Nawet dni w tygodniu nie mogą jej dogodzić. Gdy jest poniedziałek, ona wolałaby, żeby była niedziela. Gdy się jej zaniesie galaretkę, mówi, że wolałaby kurcze, a gdy otrzyma kurcze, wzdycha do rosołu. – Co za dziwna osoba – zaśmiała się Polianna. – Cieszę się tym bardziej, że ją zobaczę, gdyż lubię mieć do czynienia z osobliwymi ludźmi. Hm. – a więc pani Snow jest może najosobliwszą ze wszystkich ludzi na świecie? rzekła Nancy uśmiechając się ironicznie. Polianna z lekko bijącym serduszkiem przestępowała próg małego domku, a oczęta jej błyszczały z ciekawości, by zobaczyć tę osobliwą panią Snow. Otworzyła jej dziewczynka o twarzyczce bladej i zmęczonej. Jak się masz? zaczęła grzecznie polianna. Przychodzę od panny Harrington i, jeśli to możliwe, miałabym wielką chęć zobaczyć panią Snow. Owszem, odpowiedziała dziewczynka i dodała półgłosem, jesteś pierwszą osobą, która ma chęć ją zobaczyć. Lecz Polianna tych ostatnich słów nie słyszała, idąc za dziewczynką długim, wąskim i ciemnym korytarzem. Wreszcie dziewczynka otworzyła drzwi do pokoju chorej, a gdy Polianna weszła, zamknęła je z powrotem. Polianna przystanęła tuż przy progu, gdyż wzrok jej nie był jeszcze przyzwyczajony do ciemności panujących w pokoju. Wreszcie zobaczyła kobietę na pół leżącą na łóżku wystawionym na środek pokoju. Zbliżyła się do chorej. – Jak się pani miewa, ciocia Poli spodziewa się, że jest pani znacznie lepiej i przysyła galaretkę z nóżek cielęcych. – O Boże, galaretka! – usłyszała Polianna niecierpliwione westchnienie – Oczywiście jestem jej bardzo wdzięczna, ale spodziewałam się, że mi przyśle dziś rosołu. Polianna zmarszczyła brwi. A ja myślałam, że gdy pani dostaje galaretkę to prosi o kurczę. Co takiego? Coś ty powiedziała? Zawołała chora, odwracając się do Polianny. Nic takiego, proszę pani. Pośpieszyła z odpowiedzią Polianna, to tylko Nancy opowiadała mi, że pani pragnie kurczęcia, gdy otrzymuje galaretkę, a znów rosołów wtedy gdy otrzymuje kurczę, ale być może, że Nancy się pomyliła, dodała jakby usprawiedliwiając się. Na te słowa chora kobieta wyprostowała się na łóżku, czego nigdy nie robiła. A ty kim jesteś, panno grubianno? zapytała zjadliwie. O, proszę pani, to wcale nie jest moje imię. Zresztą cieszę się bardzo, że go nie noszę. Nazywam się Polianna Whittier, jestem siostrzenicą panny Harrington i mieszkam u niej. Dlatego też dziś ja przynoszę pani galaretkę. Z początku chora słuchała, zdradzając pewne zainteresowanie lecz na wspomnienie galaretki, opadła na poduszkę i przestała słuchać. Bardzo dobrze, dziękuję, przemówiła wreszcie. Moja ciotka jest bardzo uprzejma, lecz dziś właśnie mam ochotę na rosół. Tej nocy ani na chwilę nie zmrużyła moka, skarżyła się dalej. Ach, jakbym ja tak chciała, westchnęła Polianna, stawiając galaretkę na nocnym stoliku i siadając na krześle przy łóżku. Tyle się traci czasu śpiąc. Traci się czas śpiąc? Zawołała chora ze zdumieniem. A tak? Wtedy, kiedy można by żyć, rozumie pani jaka szkoda, że my nie możemy żyć w nocy. Chora znów się podniosła. Jesteś zadziwiająca, moje dziecko, zawołała. Podejdź do okna i podnieś zasłonę, żebym mogła zobaczyć, jak wyglądasz. Polianna podniosła się z krzesła niechętnie. Czy dlatego mam podnieść zasłonę, żeby pani zobaczyła moje piegi? Ja się tak cieszyłam, że tu jest ciemno. Jednak gdy podniosła zasłonę i odwróciła się do chorej, wydała okrzyk zadowolenia. ach jaka pani jest ładna. Nikt mi o tym nie mówił. Ładna? Powtórzyła chora z szyderczym uśmiechem. Naturalnie. Pani tego nie wie? Szczerze zdziwiła się Polianna. Nie, nie wiem, odparła sucho pani Snow. I rzeczywiście pani Snow nie wiedziała o tym, ponieważ z czterdziestu przeżytych lat piętnaście była zajęta tym, aby chcieć zawsze czegoś innego niż to co miała i być wiecznie niezadowolona z tego co jest. Pani ma duże ciemne oczy i ładne kręcone włosy, mówiła łagodnie Polianna. Ja tak lubię kręcone włosy, będę je miała chyba dopiero w niebie. Tak, pani jest ładna, myślałam, że pani widziała to wszystko przeglądając się w lustrze. W lustrze powtórzyła już mniej stanowczym głosem chora, opadając znów na poduszkę. Tak dawno już nie miałam w rękach lustra i ręczę, że to samo byłoby z tobą, gdybyś była, tak jak ja, przykuta do łóżka. Być może, odparła ze współczuciem Polianna, ale chwileczkę, proszę pani, zobaczyła właśnie na komodzie niewielkie lusterko, chwyciła je i podeszła do łóżka, by je podać pani Snow, lecz w ostatniej chwili zatrzymała się, czy mogłabym przedtem, zanim dam pani lusterko, trochę poprawić pani włosy? Spytała nieśmiało. Owszem, mieści ci się podoba, tylko że nie będą się trzymały, odpowiedziała chora niechętnie. Dziękuję pani. Tak lubię czesać włosy, zawołała radośnie Polianna, kładąc lusterko i szukając grzebienia. Dziś pewnie nie zdążę zrobić nic osobliwego. Chcę tylko, by pani zobaczyła, jaka pani jest ładna. Następnym razem jednak zrobię śliczne uczesanie. Dodała, biorąc delikatnie włosy chorej w swe drobne, zgrabne rączki. W ciągu pięciu minut Polianna jako tako ułożyła włosy chorej, poprawiła koronkowy kołnierzyk nocnej koszuli, poprawiła poduszkę tak, żeby mogła wygodniej spoczywać. Wreszcie wyjęła z wazonika goździk i przypięła go pani Snow do włosów. Już, skończone, zawołała, podając lusterko. Teraz może pani spojrzeć na siebie. <laughs> mruknęła chora. Wolę goździki czerwone od różowych, ale ponieważ i tak do wieczora zwiędną, więc to wszystko jedno. Ależ to dobrze, że zwiędną, zawołała Polianna. Inaczej nie miałaby pani jutro świeżych. Następnie Polianna w dalszym ciągu zachwycała się czarnymi włosami pani Snow gdyż, jak mówiła, mieć czarne włosy było jej nieziszczalnym marzeniem. – Boże, jaka ja byłabym szczęśliwa, gdybym miała czarne włosy – dodała z westchnieniem. – O, gdybyś była na moim miejscu – odparła podrażnionym głosem pani Snow – nie mówiłabyś tego, gdybyś zmuszona była leżeć cały czas tak jak ja, nie uszczęśliwiłyby cię czarne włosy. – Tak – dodała po namyśle Polianna – w tych warunkach trudno być zadowoloną – z czego? Zapytała pani Snow. Ze wszystkiego? Ze wszystkiego? Gdy się jest chorą i przykutą do łóżka? O, moja droga. Zapewniam cię, że to niemożliwe. Lecz ku wielkiemu zdumieniu pani Snow, Polianna podskoczyła z krzesła i klasnęła w dłonie. To bardzo trudne, zawołała. Teraz muszę już iść, lecz będę myślała o tym przez całą drogę, a gdy przyjdę następnym razem. Pewnie będę mogła coś pani o tym powiedzieć. Do widzenia. Było mi bardzo przyjemnie spędzić u pani tych parę chwil. Do widzenia, dodała jeszcze raz, już stojąc na progu. Coś nie do uwierzenia. Co ona chciała powiedzieć? Ze zdumieniem mówiła do siebie pani Snow, patrząc za odchodzącą dziewczynką. Wzięła następnie lusterko i długo się w nim przeglądała, a gdy weszła do pokoju mili jej córka, Chora nieznacznie schowała lusterko pod kołdrę. Mamusiu, zasłona podniesiona? Zapytała dziewczynka, przenosząc zdziwiony wzrok z odsłoniętego okna na goździk we włosach matki. A tak? Odparła ostro chora. To, że jestem chora, nie oznacza, że mam całe życie siedzieć po ciemku. Pewnie, że nie, mamusiu, zgodziła się mili, szukając lekarstwa. Tylko przecież nieraz chciałam wpuścić do pokoju trochę światła, a mamusia nigdy mi nie pozwalała. Pani Snow nic nie odpowiedziała. Zajęta była poprawianiem koronek na nocnej koszuli. Naprawdę mógłby ktoś domyślić się i ofiarować mi nową koszulę nocną zamiast rosołu lub galaretki, powiedziała po chwili zgryźliwie. Po co, mamusiu? Nic dziwnego, że Mili była mocno zdumiona, gdyż w jednej z szuflad komody leżały dwie nowe koszule nocne, a Mili nie mogła namówić matki, by je włożyła. Rozdział ósmy Nieco o panu. W parę dni potem Polianna znów spotkała pana. Pogoda była pochmurna i padał drobny deszcz. Dziś już nie jest tak ładnie, powiedziała uprzejmie, pomimo to cieszę się jednak, że deszcz pada. Tym razem pan nie zatrzymał się i nawet nie spojrzał. Polianna oczywiście wytłumaczyła sobie, że jej nie słyszał, to też następnego dnia przemówiła doń głośniej. Pan szedł dużymi krokami, ręce miał założone w tył i oczy spuszczone. Polianna uważała podobne zachowanie się za uwłaczające względem słońca i czystego powietrza poranku. Dziś otrzymała polecenie, by załatwić coś na mieście i dlatego spotkała go o niezwykłej porze, z rana. Jak się pan miewa? Zaszczebiotała. Jak to dobrze, że dzisiejszy dzień nie jest podobny do wczorajszego, nieprawdaż? Pan zatrzymał się raptownie, zdawał się być zagniewany. Podejdź, mała dziewczynko. Musimy raz z tym skończyć, powiedział ponuro. Mam zbyt wiele pracy, żeby zajmować się obserwowaniem pogody. Możesz być pewna, że nawet nie zwracam uwagi na to, czy słońce jest, czy go nie ma. Właśnie to zauważyłam i dlatego też mówię do pana o tym, zawołała Polianna rozpromieniona. Co? Jak mówisz? zapytał pan, jakby zaczynając rozumieć, co do niego mówiono. Powtarzam, że mówię panu o tym, dlatego, że pan sam nie widzi. Przypuszczam, że panu przyjemnie by było pomyśleć trochę o słońcu, ale pan wygląda tak, jakby nigdy tego nie robił. Jesteś bardzo dziwna. Nie dokończył i odszedł, ale po kilku krokach zawrócił i znów zbliżył się do Polianny. Czemu nie znajdziesz sobie dziecka w twoim wieku, by z nim rozmawiać? Chciałabym bardzo, lecz w sąsiedztwie nie ma nikogo. Zresztą nie martwię się tym. Nawet wolę czasem dorosłe osoby, bo się przyzwyczaiłam do pań z dobroczynności. Hm, pań z dobroczynności. Czy czasem nie bierzesz mnie za jedną z nich? Pan skrzywił usta, jakby się chciał zaśmiać, lecz zaraz się powstrzymał. Za to polianna wybuchnęła szczerym śmiechem. O, nie, pan nie jest podobny do żadnej z tych pań! I nie dlatego, aby pan był mniej dobry niż ona, jestem przekonana, że pan jest znacznie lepszy niż się wydaje. Po tych słowach pan zdawał się być mocno zmieszany i odszedł, nic nie odpowiedziawszy. Gdy w parę dni potem znów go spotkała, spojrzał na nią z uśmiechem ironicznym. Dzień dobry, zwrócił się do niej, czy będziesz zadowolona, gdy ci powiem, iż wiem, że słońce dziś świeci? Ho, nie potrzebuje mi pan tego mówić, odpowiedziała rozpromieniona Polianna. Zauważyłam to w chwili, gdy pana zobaczyłam. Jak to? A tak proszę pana. Widziałam to w pana spojrzeniu, w pana uśmiechu. Hm, mruknął znów pan i odszedł. Od tego dnia jednak pan zawsze pierwszy zaczynał rozmowę, chociaż czasem ograniczał się tylko do jednego dzień dobry ale i tych parę słów wystarczało, aby wywołać wybuch zdziwienia Nancy, gdy ta towarzyszyła pewnego razu Poliannie w chwili, gdy pan ją przywitał. – O Boże! – zawołała Polianno. – Ten człowiek mówi do ciebie? – Owszem, teraz zawsze się ze mną wita – odpowiedziała uśmiechając się Polianna. – Nadzwyczajne! – A wiesz ty, kto to jest? – pytała dalej Nancy – Polianna poruszyła przecząco główką. Przyznaję się, że nie znam jego nazwiska. Nancy była wyraźnie wzburzona. Ależ dziecko? Ten człowiek od dawna do nikogo nie mówi. Chyba że ma do niego jakiś interes. Jest to John Pendleton. Mieszka samotnie w dużym domu. Nie trzyma żadnej służby. Stołuje się w restauracji. Znam kobietę, która sprząta mu mieszkanie. Opowiadała kiedyś, że ledwie otwiera usta, aby jej dać jakieś rozporządzenia. Zresztą chodzi mu głównie o to, aby wydać jak najmniej pieniędzy. Polianna w tej chwili stanęła w obronie swego pana. Gdy ktoś jest biedny, mówiła, powinien się starać, aby urządzać się jak najtaniej. Pamiętam jak czasem, gdy nam brakło pieniędzy, jedliśmy z ojcem samą tylko fasolkę, a jednak cieszyliśmy się, że nam smakowała, chociaż obok nas ktoś zajadał indyka. Ciekawa jestem, czy pan Pendleton lubi fasolkę. Lubi czy nie lubi, to wszystko jedno, odparła Nancy. Przede wszystkim powinnaś wiedzieć, że jest bardzo bogaty. Odziedziczył po ojcu ogromny spadek i jest bodajże najbogatszy w mieście. Mógłby śmiało żywić się samymi banknotami i wcale nie odczułby tego. Niby to można zjadać banknoty, nie zauważywszy tego przyłykaniu? roześmiała się Polianna która zrozumiała dosłownie przytoczone przez Nancy porównanie. Mówię, że jest tak bogaty, iż mógłby zjadać pieniądze, odparła nieco zniecierpliwiona Nancy, a oszczędza, bo jest skąpcem, sknerą. Ach, nie, nie. Na pewno oszczędza dla kogoś, już wiem, pewnie daje dużo na tych nawróconych pogan, zawołała Polianna. Jak to ładnie z jego strony, wyrzeka się wszystkiego dla innych. Ja to wiem. Ojciec często mi o takich ludziach mówił. Nancy już otworzyła usta, aby powiedzieć Poliannie, że się myli, lecz, spojrzawszy na rozpromienioną twarzyczkę dziewczynki, zatrzymała się. Po co jej robić przykrość? Hm, jednak to dziwna, że on z tobą rozmawia. W ogóle nie mówi z nikim bez wyraźnej potrzeby. Niektórzy nazywają go wariatem, inni człowiekiem złym, jeszcze inni zaś mówią, że stał się dziwakiem po jakimś ciężkim przejściu, które miał kiedyś w życiu. Jest on w ogóle bardzo tajemniczy. Czasami wyjeżdża i przez kilka lat podróżuje po Azji, Egipcie i Saharze. A więc jest na pewno misjonarzem, wykrzyknęła radośnie Polianna. Nancy roześmiała się. Tego nie powiedziałam. To tylko pewne, że gdy powraca, pisze książki, w których opisuje swoje podróże i odkrycia w dzikich krajach, ale gdy jest tu, w kraju, wydaje zaledwie tyle, ile potrzeba na życie bo on na pewno oszczędza dla tych dzikich pogan, upierała się Polianna. W każdym razie to dziwny człowiek i jestem bardzo zadowolona, że mówi ze mną. Rozdział dziewiąty. Niespodzianka pani Snow. Gdy Polianna po upływie kilku dni odwiedziła powtórnie panią Snow, zastała ją leżącą, jak poprzednio, w ciemnym pokoju. To ta mała dziewczynka od panny Harrington, mamusiu. – oznajmiła cichym głosem jej córka Mili. Polianna zbliżyła się do chorej. – Ach, to ty! – odezwał się z zniecierpliwiony głos z łóżka. – Pamiętam cię, zresztą mam wrażenie, że kto cię raz zobaczy, nie zapomni cię. Pragnęłam bardzo, byś przyszła wczoraj, byłaś mi potrzebna. – Naprawdę? Cieszę się, że pani czekała na mnie tylko od wczoraj do dziś – odpowiedziała wesoło Polianna, stawiając na krzesło koszyczek. – Boże, jak tu ciemno! – Dodała, idąc do okna, aby podnieść zasłonę. Chciałabym zobaczyć, czy pani się czesze tak, jak pani pokazałam. O, widzę, że nie, ale to nic nie szkodzi. Przynajmniej będę mogła znów panią uczesać, ale to potem. A teraz pokażę, co pani dziś przyniosłam. Chora poruszyła się niespokojnie na łóżku. Jakby to, co mi pokażesz, mogło wpłynąć na zmianę mego gustu, powiedziała niechętnie. Ale niech pani zgadnie, na co ma pani dziś chęć. Szczebiotała rozpromieniona Polianna, biorąc do ręki koszyk. Chora zmarszczyła brwi i milczała przez chwilę. Nie wiedziała, co odpowiedzieć, ponieważ była przyzwyczajona chcieć zawsze tego, czego nie miała, a nie wiedziała, co jest w koszyczku. Była trochę zakłopotana. Jest tam pewnie rosół, powiedziała wymijająco. Właśnie go przyniosłam, odpowiedziała Polianna, ale to nie jest to, na co dziś miałam ochotę. – westchnęła teraz chora. – Dziś zjadłabym chętnie kawałek kurczęcia. – Przyniosła mi kurczę! – zawołała wesoło Polianna. Pani Snow podniosła się na łóżku bardzo zdziwiona. – Jak to, przyniosłaś i rosół, i kurczę? – zapytała. – Nawet i galaretkę z nóżek cielęcych! – odpowiedziała Polianna z dumą, zadowolona ze swej pomysłowości. Chciałam, żeby pani wreszcie miała to, co zechce. Oczywiście wszystkiego jest po trochu, ale jest. Chciała pani kurcze? Jest. Naturalnie, idąc do pani, bałam się okropnie, że pani właśnie dziś będzie miała chęć na pasztet lub potrawkę, a tego nie miałam ze sobą, ale chwała Bogu, wszystko poszło dobrze. Mówiąc to, Polianna wyjęła z koszyka trzy małe salaterki. Chora zaś tak była zaskoczona tym wszystkim, że słowa nie mogła wymówić, Zostawiam to wszystko, powiedziała Polianna, stawiając salaterki na stół. A teraz chciałabym się dowiedzieć, jak się pani miewa, dodała grzecznie. D — Dziękuję nie bardzo dobrze, odparła pani Snow, która zdążyła przez ten czas odzyskać swój zwykły nastrój niezadowolenia ze wszystkiego. Nie mogłam zasnąć, gdyż Nellie Higgins, która mieszka za ścianą, zaczęła grać na fortepianie ćwiczenia i to wytrąciło mnie zupełnie ze snu. Jestem od tej muzyki na pół przytomna i nie wiem, co zrobię, jeśli to będzie trwało dłużej. Polianna kiwnęła ze współczuciem główką. O, ja to rozumiem, proszę pani, to straszne. Pani White, jedna z pań z dobroczynności przechodziła to samo. Z powodu silnego reumatyzmu zmuszona była dłuższy czas leżeć w łóżku, a ćwiczenia muzyczne sąsiadki za ścianą doprowadzały ją do rozpaczy, dopóki nie przyjechała do niej jej siostra. Cóż ta siostra pomogła? zapytała z zaciekawieniem pani Snow pomogła bo była zupełnie głucha nie rozumiem przerwała pani Snow tonem nieco podrażnionym zaraz powiem otóż potem pani White cieszyła się słysząc muzykę że nie jest głucha jak jej siostra bo widzi pani ja ją nauczyłam mojej gry jakiej gry polianna klasnęła w rączki ach prawda zapomniałam zupełnie przecież szukałam czegoś z czego pani też mogłaby się cieszyć co chcesz przez to powiedzieć? Mówiła zniecierpliwiona i już wyraźnie podrażniona chora. Przecież obiecałam pani, czyż pani nie pamięta, jak będąc u pani zeszłym razem, obiecałam wyszukać coś, z czego mogłaby pani być zadowolona, nawet leżąc przez cały dzień w łóżku. No tak, przypominam sobie, ale nie myślałam, żeś mówiła to poważnie. Jak najpoważniej, proszę pani, odparła Polianna. I znalazłam. Co prawda było to niełatwe i muszę się przyznać, że przez długi czas nie przychodziło mi nic do głowy, lecz w końcu znalazłam. Ciekawa jestem, co to jest, rzekła pani Snow tonem niedowierzającym i trochę drwiącym. Polianna chwileczkę milczała, a potem zaczęła uroczyście. Otóż myślę, że pani powinna cieszyć się z tego, że nie wszyscy zmuszeni są tak jak pani, pozostawać w łóżku, bo, dodała pośpiesznie, widząc rozgniewany wzrok pani Snow, wtedy i ja bym leżała i nie mogłabym przyjść do pani i przynieść jej smacznych rzeczy. A teraz nauczę panią tej gry. I Polianna opowiedziała pani Snow o paczce misjonarskiej, o kulach i o lalce, której nie otrzymała. Zaledwie skończyła opowiadanie, gdy we drzwiach stanęła Mili, oznajmiając, że panna Poli telefonowała, prosząc, żeby Polianna wracała, gdyż czeka na nią lekcja muzyki. Ha, trudno, rzekła na to Polianna. Skoro ciocia mnie wzywa, muszę iść, lecz jestem zadowolona, że choć tyle czasu mogłam być z panią. Nieprawdaż, proszę pani? Odpowiedzi nie było, lecz Mili, która w tej chwili podeszła do matki, zauważyła dwie duże łzy, ściekające po policzkach chorej. Do widzenia, wołała Polianna, już zbliżając się do drzwi. Przykro mi bardzo, że dziś nie uczesałam pani, ale cieszę się, że będę mogła to zrobić następnym razem. Do widzenia. Tak spędzała czas Polianna, radosna zawsze i wesoła, nie szczędząc ciotce swych zachwytów nad wszystkim, zapewniając często, że się ogromnie cieszy, iż mieszka u niej. Wszystko to bardzo pięknie, Polianno, odpowiadała zazwyczaj na te wyznania panna Poli tonem oschłym i znudzonym. Cieszy mnie wielce, że ci tak przyjemnie u mnie, lecz chciałabym, żeby ten czas był dla ciebie również pożyteczny. Bo gdyby tak nie było, nie spełniłabym swego obowiązku wobec Ciebie. Polianna zwykle odpowiadała na to serdecznie, co zawsze zupełnie rozbrajało pannę Poli. Pewnego razu jednak. Podczas jednej z lekcji szycia, których panna Poli udzielała siostrzeniczce osobiście, Polianna wszczęła na ten temat rozmowę. Więc ciocia powiada, że nie wystarcza, jeśli spędzone dni są tylko radosne, zapytała, naturalnie, że nie muszą być i pożyteczne, odparła panna Poli. Jak mam to rozumieć? pytała dalej Polianna. To znaczy, że każdy spędzony dzień musi być z pewną dla ciebie korzyścią. Co za dziwne z ciebie, dziecko, dodała ciotka. A więc to, co przyjemne, nie zawsze jest korzystne? Pewnie, że nie. Ach, jaka szkoda! zawołała Polianna ze szczerym zmartwieniem w głosie. Wobec tego Ciocia nie mogłaby bawić się w tę grę. W jaką grę? Tę, co ojciec. Lecz w tej chwili przykryła paluszkami usteczka i bojaźliwie spojrzała na ciotkę. Panna Poli zmarszczyła brwi. Na dziś wystarczy, odpowiedziała szorstko. Lekcja szycia skończona. Tego dnia po południu, wychodząc ze swego pokoiku, Polianna spotkała ciotkę idącą na strych. Ach, ciociu, jaka ciocia dobra! Ciocia przychodzi pewnie mnie odwiedzić. Boże, jak ja się cieszę! Ja tak lubię, gdy ktoś do mnie przychodzi mówiła otwierając szeroko drzwi swego pokoiku co prawda panna poli wcale nie miała zamiaru odwiedzać polianny szła na strych aby wydostać z szafy biały wełniany szal lecz zamiast tego znalazła się w pokoiku siostrzenicy nie był to od przyjazdu polianny pierwszy wypadek że panna poli nieoczekiwanie robiła coś wręcz przeciwnego swym zamiarom to takie miłe gdy ktoś nas odwiedza Mówiła polianna, podsuwając ciotce krzesło gestem takim, jak gdyby ofiarowywała gościnę przynajmniej w jakimś pałacu. Zwłaszcza, gdy się posiada swój własny pokój. Co prawda, przedtem też miałam oddzielny pokoik, ale był wynajęty. A to nie jest tak przyjemne jak posiadać własny. Wszak to jest mój pokoik, Ciociu. No tak, twój, polianno, zgodziła się panna Poli. Dziwiąc się w duszy samej sobie, że jeszcze tu siedzi i nie poszła po szal. Bardzo lubię ten pokoik, chociaż nie ma w nim ani dywanów, ani firanek, ani obrazów. Polianna chciała jeszcze coś mówić, gdy wtem panna Poli przerwała szorstko. Polianno, co chcesz przez to powiedzieć? Nic, ciociu, odpowiedziała rumieniąc się Polianna. Naprawdę nic. Skoro jednak zaczęłaś, proszę dokończyć nakazującym tonem, rzekła ciotka. Chciałam tylko powiedzieć, mówiła mocno zażenowana Polianna, że kiedyś marzyłam o dywanach, o koronkowych firankach, ale naturalnie. Marzyłaś o dywanach i o firankach? Przerwała panna Poli. Polianna zaczerwieniła się jeszcze bardziej. Ja wiem, nie powinnam była tego robić, mówiła, jakby usprawiedliwiając się. Zaraz cioci wytłumaczę. To może dlatego, że tak pragnęłam to mieć, a nigdy nie miałam. Pewnego razu przyszły w paczce misjonarskiej dwa małe dywaniki przed łóżko, ale jeden był zaplamiony atramentem, a drugi cały dziurawy. Następnie dwa obrazy. Jeden sprzedano, bo był dobry, drugi zaś był poszarpany i miał ramy strzaskane. A potem, gdy przyjechałam tu i zobaczyłam te śliczne pokoje, to... to... Ale naprawdę, ciociu, to trwało niedługo. Bo przecież ten prześliczny widok z okna wart jest więcej niż wszystkie obrazy. A ciocia była przecież tak dobra dla mnie. Panna Poli nagle zerwała się z krzesła. Na twarz jej wystąpiły mocne rumieńce. – Wystarczy, Polianno – rzekła z duszonym głosem. – Powiedziałaś dosyć. W parę godzin po tej rozmowie panna Poli mówiła do Nancy. – Dziś jeszcze? – Przeniesiesz wszystkie rzeczy, Polianny, do pokoju na pierwszym piętrze, który się mieści pod jej obecnym. Postanowiłam chwilowo umieścić moją siostrzenicę bliżej siebie. Słucham pani, odpowiedziała służbiście Nancy. Co za cud, dodała w duszy, a za chwilę radośnie oznajmiła Poliannie. Czy wiesz, maleńka, że dziś będziesz spała w pokoju, który się mieści na pierwszym piętrze, pod tym, który zajmujesz obecnie? Polianna pobladła ze wzruszenia. Co ty mówisz, Nancy? To niemożliwe, to nie może być prawda. Właśnie że prawda, odpowiedziała Nancy triumfalnie. Kazano mi przenieść wszystkie twoje rzeczy o piętro niżej i robię to na wszelki wypadek jak najprędzej, aby czasem nie zaszła jakaś zmiana w postanowieniu. Polianna już nie słuchała. Przeskakując po dwa stopnie naraz, zbiegła schodami na dół, a dwoje z hukiem zatrzaśniętych drzwi i przewrócone krzesło świadczyły wymownie o pośpiechu, z jakim szukała swej ciotki. – Ciociu, kochana ciociu, czy to możliwe, że ciocia daje mi ten pokój, w którym jest wszystko? Dywany, firanki i trzy obrazy? Nie licząc cudnego widoku z okna, gdyż wychodzi ono na tę samą stronę, co i okna pokoiku na poddaszu. O, ciociu. Polianno, przerwała panna Poli, cieszy mnie, że jesteś zadowolona z tej zmiany, a ponieważ lubisz ładne rzeczy, przypuszczam, że potrafisz odpowiednio się z nimi obchodzić. Oto wszystko. A teraz podnieś i postaw na miejsce krzesło. Poza tym w ciągu pół minuty dwa razy trzasnęłaś się drzwiami. Panna Poli mówiła tonem surowym, bardziej może surowym niż zwykle, gdyż coś ściskało ją za gardło. I bała się, że się rozpłacze. A to się u niej nie zdarzyło już dawno. Polianna podniosła krzesło. Ja wiem, ciociu, że dwa razy trzasnęłam drzwiami, ale ciocia rozumie przecież, że ja dopiero przed chwilą dowiedziałam się, że otrzymuję ten pokoik i jestem pewna, że ciocia, będąc na moim miejscu, zrobiłaby to samo. Polianna przez chwilę przyglądała się ciotce z zaciekawieniem. A czy cioci nigdy się nie zdarzy trzasnąć drzwiami? Zapytała. Naturalnie że nie, odpowiedziała panna Poli tonem nieco urażonym. To bardzo źle. Źle? ze zdumieniem powtórzyła panna Poli. Pewnie że źle i to właśnie mnie martwi, bo gdyby ciocia miała okazję trzasnąć drzwiami zrobiłaby to na pewno, ponieważ robi się to mimo woli. Jeśli zaś okazji tej nie było, to znaczy że cioci nic w życiu nie spotkało takiego co mogłoby ją uszczęśliwić lub chwilowo sprawić dużą radość. Polianno! zawołała ciotka. Lecz Polianny już nie było, a zatrzaśnięte z hukiem drzwi wiodące na strych mówiły same za nią. Polianna pobiegła na górę pomagać Nancy znosić rzeczy. Panna Poli, pozostawszy sama w salonie była zmieszana, ale Jednocześnie czuła dziwne ciepło w okolicy serca i musiała przyznać, że jest bardzo zadowolona, chociaż dokładnie nie wiedziała z czego. Rozdział 10. Jimmy. Nadszedł sierpień i przyniósł ze sobą kilka niespodzianek i zmian, które wcale jednak nie dziwiły Nancy, bowiem od chwili przybycia Polianny przyzwyczaiła się już do różnych niespodzianek. Przede wszystkim zjawił się w mieszkaniu kotek. Polianna znalazła go miałczącego żałośnie na ulicy koło domu. Sprawdziwszy i upewniwszy się dokładnie, że nie należał do nikogo z sąsiadów, przyniosła go do domu. Cieszę się bardzo, że kotek ten do nikogo nie należy, zwierzyła się pannie Poli, bo miałam wielką chęć zabrać go ze sobą. Bardzo lubię koty i jestem przekonana, że ciocia pozwoli zostawić go u nas. Anna Poli niemal z obrzydzeniem spojrzała na małe, szare, zaniedbane stworzonko, które drżało całym ciałkiem na rączkach polianny. Zaznaczyć trzeba, że panna Poli nie lubiła kotów, nawet ładnych i czystych. Fe, Polianno, takie brudne stworzenie. Pewnie jest chory, może mieć świeżb i pchły. Zapewne ciociu, to przecież takie biedactwo. Odparła polianna, z tkliwością patrząc na wystraszonego kociaka. Patrz, jak drży ze strachu. Ale ciocia rozumie, że on przecież jeszcze nie wie, że go zatrzymamy u siebie. Ani on tego nie wie, ani nikt inny. Przerwała panna Poli tonem zdecydowanym. Ależ nie, ciociu, sąsiedzi już wiedzą. Powiedziałam wszystkim, że weźmiemy go do siebie, o ile nie znajdzie się właściciel. Przecież wiedziałam, że ciocia się z niego ucieszy. Biedne, zaniedbane kociątko! Panna Poli otworzyła usta, chcąc coś powiedzieć, lecz daremnie. Dziwne uczucie niemocy, którego doznawała już nieraz od chwili przyjazdu Polianny, ogarnęło ją i teraz. Przecież, mówiła tymczasem w dalszym ciągu Polianna, ciocia nie zechce pozostawić tego biednego stworzonka bez opieki. Przecież ciocia i mnie wzięła do siebie. Powiedziałam to właśnie sąsiadce, pani Ford, kiedy wyraziła wątpliwość, czy ciocia pozwoli zatrzymać kotka. Ja przecież miałam panie z dobroczynności, a biedny kotek nie ma nikogo. I wybiegając z pokoju, dodała wesoło, Wiedziałam, że ciocia będzie tak samo myślała. Polianno! Polianno! wołała za nią panna Poli. Ja nie chcę! Lecz polianna już była w kuchni. Nancy, zobacz to małe kociątko, które ciocia Poli będzie wychowywać razem ze mną. A panna Poli, która nienawidziła kotów, zostawszy sama, upadła na fotel, rozgniewana, lecz zarazem niezdolna do protestu. Następnego dnia zjawił się pies Bardziej może brudny i opuszczony niż Kotek, a panna Poli, ku swemu wielkiemu przerażeniu, znalazła się znów w roli protektorki. Roli, którą Polianna przeznaczyła jej bez namysłu, tak jakby to było całkiem naturalne, i nienawidząc psów jeszcze bardziej niż Kotów, była znów zbyt bezsilna, aby zaprotestować. Gdy jednak po tygodniu Polianna przyprowadziła do domu małego, obdartego chłopca i zażądała od ciotki takiej samej dla niego opieki, panna Poli tym razem stanowczo zaprotestowała. A było to tak. Pewnego ślicznego poranka Polianna niosła galaretkę z nóżek cielęcych dla pani Snow. Polianna i pani Snow były teraz najserdeczniejszymi przyjaciółkami, a przyjaźń ta zawiązała się od chwili, gdy Polianna powiedziała pani Snow o grze w zadowolenie. Chora bawiła się teraz stale z Polianną w tę grę, chociaż z początku nie szło jej dobrze. Zresztą nic w tym dziwnego, ponieważ zawsze była niezadowolona, teraz trudno jej było ze wszystkiego się cieszyć. Ale pod świetnym kierownictwem Polianny pani Snow robiła coraz większe postępy. Dziś, na przykład, ku wielkiej radości Polianny oświadczyła, że cieszy się bardzo z przyniesionej galaretki, gdyż właśnie na nią miała ochotę. Rozmyślając o tym wszystkim, Polianna wracała do domu, gdy wtem ujrzała małego chłopca siedzącego na trawie przy drodze i strugającego gałązkę. Dzień dobry, zawołała grzecznie Polianna. Chłopiec spojrzał na nią, lecz zaraz się odwrócił. Czego chcesz? Mruknął ponuro. Polianna roześmiała się. O, ty wyglądasz na takiego, który by się nie ucieszył nawet z galaretki z nóżek rzekła, zatrzymując się przy nim. Chłopiec spojrzał na nią ze zdziwieniem, lecz nic nie odpowiedział i znów strugał gałązkę starym, powyszczerbianym scyzorykiem. Polianna namyślała się chwilkę, a potem usiadła obok chłopca na trawie. Pomimo stanowczych zapewnień Polianny, że dzięki paniom z dobroczynności jest przyzwyczajona do ciągłego obcowania z dorosłymi, czuła bezwiedny pociąg do towarzystwa rówieśników. Stąd właśnie ta chęć skorzystania z okazji, którą nasunął jej, przypadek. – Nazywam się Polianna Whittier – zaczęła grzecznie. – A ty? – Chłopiec podniósł się ze zdziwienia, a potem znów usiadł. – Jimmy Bean – odpowiedział ponuro. – Dobrze, teraz już się znamy. Bardzo ładnie z twojej strony, żeś mi powiedział swoje imię. Nie wszyscy to robią – dodała, mając na myśli pana Pendletona. – Mieszkam u panny Polly Harrington. – A ty? Gdzie mieszkasz? – Nigdzie. – Nigdzie? To niemożliwe – Zawsze się przecież gdzieś mieszka, zapewniła polianna. Właśnie szukam nowego przytułku. A gdzież on będzie? Chłopiec spojrzał na nią z lekceważeniem. Głupia jesteś. Czyżbym szukał, gdybym wiedział, gdzie będzie? Polianna poruszyła główką. Chłopiec był niegrzeczny, a ona nie lubiła, gdy ją nazywano głupią. Zresztą to przecież nie jest dorosły człowiek, pomyślała. Gdzie mieszkałeś przedtem? Zapytała znów. Może byś tak przestała ciągle pytać i pytać, powiedział niecierpliwie chłopiec. Muszę, odparła spokojnie Polianna, gdyż inaczej nic bym nie mogła się o tobie dowiedzieć. Powiedz więcej, wtedy nie będę pytała. Chłopiec uśmiechnął się i zaczął mówić już znacznie mniej ponuro. A więc jestem Jimmy Bean. Mam dziesięć lat, wkrótce kończę jedenaście. W zeszłym roku byłem przyjęty do przytułku dla sierot, ale tam jest tak pełno, że nie mają dla mnie miejsca. Zresztą, nie jestem im potrzebny. Dlatego też opuściłem przytułek. Obecnie muszę gdzieś zamieszkać, ale nie wiem gdzie. Chciałbym znaleźć przytułek, ale wiesz, taki zwyczajny, gdzieby była matka, ale nie przełożona. Ty pewnie masz rodziców, masz domowe ognisko, a ja go nie mam od czasu jak umarł mój ojciec. Szukam więc teraz. Byłem już w czterech domach. Ale tam mnie nie chciano, chociaż mówiłem, że będę pracował. Czy to wszystko, co chciałaś wiedzieć? Przy końcu mówił głosem nieco wzruszonym. Jak to brzydko, że nie chcieli cię przyjąć, powiedziała ze współczuciem Polianna. Więc nikt cię nie chce. O, rozumiem dobrze, co to znaczy. Ja też po śmierci ojca nie miałam, prócz pań, z dobroczynności nikogo, kto by się mną zaopiekował, dopóki ciocia Poli nie zgodziła się przyjąć mnie do siebie. Poliana przerwała. Jakaś myśl przyszła jej raptem do głowy. O. Mam dla ciebie miejsce, zawołała. Ciocia Poli przyjmie cię, jestem przekonana. Czyż nie przyjęła mnie? Czyż nie przyjęła Flaffy i Buffy, którzy też nie mieli przytułku, a to przecież tylko kotek i piesek? Chodź ze mną, zobaczysz, że ciocia Poli cię przyjmie. Nie masz pojęcia, jaka ona jest dobra. Mała, chuda twarzyczka chłopca rozjaśniła się. Co za szczęśliwe traf, ale czy ona naprawdę mnie przyjmie? Ja mogę pracować, wiesz, jestem silny, mówił zakasując rękaw i pokazując małą, chudą rączynę. Ależ naturalnie, że zechce. Moja ciocia jest najlepszym człowiekiem na świecie. Od chwili, gdy mamusia została wzięta do nieba, aby zostać aniołem. Jest tam dużo pokoi, dodała, zrywając się i ciągnąc Jimiego za rękaw. Jest duży dom. Możliwe, że dostaniesz mały pokoik na poddaszu. Ja go miałam z początku, ale teraz są tam siatki i będziesz mógł otwierać okna, gdy ci będzie bardzo duszno. I muchy nie nalecą. A to są takie szkodliwe stworzenia. Ciocia pewnie da ci do przeczytania książeczkę o nich, jeśli będziesz grzeczny. Nie, raczej za karę, jeśli będziesz niegrzeczny. Ty też masz piegi. Bądź więc zadowolony, bo tam nie ma lustra. A widok, który będziesz miał z okna, jest piękniejszy nad wszystkie obrazy, które można by porozwieszać na ścianach. Jestem przekonana, że będziesz z tego pokoju zadowolony. Polianna zatrzymała się, gdyż brakło jej tchu. Co za szczęście, zawołał Jimmy, bardziej odczuwając może niż rozumiejąc to, co mu mówiła Polianna. Następnie dodał Nigdy nie myślałem, że można tak długo mówić jednym tchem. Polianna roześmiała się. Bądź więc zadowolony, bo gdy w ten sposób mówię, ty możesz nie mówić. Gdy przyszli do domu, Polianna, przyprowadziwszy z lekka do porządku zewnętrzny wygląd Jimiego, wprowadziła go do pokoju ciotki, mocno zdziwionej widokiem obcego chłopca. Ciociu Poli, powiedziała dumnie. Tym razem znalazłam i przyprowadziłam kogoś, kto jest znacznie więcej wart niż Fluffy i Buffy. Jest to prawdziwy, żywy chłopiec. Z początku będzie mógł spać w pokoiku na poddaszu, nic mu to nie zaszkodzi. Powiada, że będzie pracował, ale ja bym go przez większą część dnia potrzebowała do zabaw. Panna Poli, z początku zbladła, potem zaczerwieniła się tak, jakby cała krew spłynęła jej do twarzy. Nie zrozumiała wszystkiego, lecz to, co zrozumiała, wystarczyło. Polianno, co to znaczy? Kim jest ten brudny mały chłopiec? Gdzieś go znalazła? Pytała ostro. Brudny, mały chłopiec zrobił kilka kroków w kierunku drzwi. Polianna śmiała się radośnie. Ach, Ciociu, zapomniałam powiedzieć ci jego imię. Jestem taka sama jak pan. Jest brudny? Nieprawdaż? Jak Fluffy i Buffy, kiedy ich Cioci przyprowadziłam, ale będzie znacznie ładniejszy, gdy się ubeje i wyczyści. Tak samo jak i oni. I, ach, znów zapomniałam! dodała wciąż się śmiejąc. To jest Jimmy Bean. Ciociu. Lecz co on tu robi? Polianna spojrzała na ciotkę ze zdumieniem. Zaraz powiem, ciociu, rzekła. Przyprowadziłam go, aby tu mieszkał, gdyż szuka przytułku i opieki. Opowiedziałam mu, jaka ciocia była dobra dla mnie, dla Flaffy i Buffy i powiedziałam, iż wiem, że ciocia będzie taka sama i dla niego lepsza nawet niż dla kota i psa. Panna Poli wgłębiła się w fotel i drżącą ręką dotknęła gardła. Czuła, że znów opanowuje ją znana jej niemoc. Postanowiła jednak walczyć, wyprostowała się. Wystarczy Polianno. Większego głupstwa nie mogłaś chyba popełnić. Tak jakby świeżbowatych kotów i opuszczonych psów nie wystarczało, przyprowadzasz mi jeszcze z ulicy małego żebraka, który. Na te słowa chłopiec drgnął. Oczy mu zabłysły, blada twarzyczka zbladła jeszcze bardziej. Zrobił kilka kroków naprzód i stanął odważnie tuż przed panną Poli. Nie jestem żebrakiem i nic od pani nie chcę. Naturalnie pracowałbym na moje utrzymanie. Nie przyszedłbym tu nigdy, gdyby ta dziewczynka nie powiedziała mi, że pani jest dobra i że mnie pani przyjmie na pewno. Zawrócił się na obcasach z godnością, która byłaby śmieszna, gdyby nie była taka smutna. „O ciociu!“ zawołała zdławionym głosem polianna. Ja myślałam, że ciocia będzie zadowolona. Tak, to prawda, byłam przekonana, że. Anna Poli podniosła rękę nakazując milczenie. W końcu było tego za wiele. Rzucone przez chłopca słowa, że pani jest dobra, dźwięczały jeszcze w jej uszach i straszne uczucie mocy powtórnie nadchodziło. Trzymała się całą siłą woli. "Polianno", powiedziała stanowczo. "Proszę wreszcie przestać używać tego słowa zadowolona. Słyszę to od rana do nocy i to mnie doprowadzi w końcu do utraty zmysłów." Ależ ciociu, zawołała Polianna, myślałam, że ciocia będzie zadowolona, widząc mnie zadowolona. Zatrzymała się nagle i zakryła dłonią usta. Następnie wybiegła z pokoju. Dopędziła Jimiego na podwórku, nim zdążył wyjść na ulicę. Chłopcze, chłopcze, Jimmy. Gdybyś wiedział, jak mi jest strasznie przykro, mówiła, chwytając go za ubranie. Zupełnie niesłusznie. – odparł chłopiec. – Nie robię ci żadnych wyrzutów, lecz żebrakiem nie jestem – dodał dumnie. – Wiem, że nie jesteś, ale nie trzeba też brać tego za złe cioci – błagała Polianna. – To widocznie dlatego, że nie umiałam jej dobrze wytłumaczyć, kim jesteś. Ona naprawdę jest dobra i taka zawsze była. Tak, źle jej wytłumaczyłam. Tak bym chciała znaleźć dla ciebie przytułek. Chłopiec wzruszył ramionami i skierował się ku wyjściu. Nie myśl o tym więcej, znajdę go sobie sam, tylko pamiętaj, że brakiem nie jestem. Polianna zamyśliła się, lecz nagle twarzyczka jej się rozpromieniła. Posłuchaj, chcę coś dla ciebie zrobić. Panie z dobroczynności zbierają się dziś po południu. Otóż przedstawię im twoje położenie. Ojciec zawsze tak robił, gdy chodziło o nawracanie pogan albo o zakupienie nowego dywanu. Chłopiec wyprostował się i spojrzał dumnie. Nie jestem ani poganinem, ani nowym dywanem. Zresztą, co to są panie z dobroczynności? Polianna spojrzała na chłopca z wyrzutem. Jimmy, gdzieś ty się wychowywał, jeśli nie wiesz, co to są panie z dobroczynności? Zamiast pytać, mogłabyś mi powiedzieć. A więc to. to jest takie stowarzyszenie pań, które zbierają się, aby szyć, dawać obiady, zbierać pieniądze i rozmawiać. One przeważnie są dobre, przynajmniej te, które znałam tam. Tutejszych jeszcze nie znam, ale one też powinny być dobre, i dziś po południu będę im o tobie mówiła. Chłopiec znów się wyprostował. Nie chcę. Czy może myślisz, że pójdę tam, aby usłyszeć, jak kilkanaście pań znowu nazwie mnie żebrakiem? Wystarczy jedna. Ależ ciebie tam nie będzie, zawołała Polianna. Ja pójdę sama. Naprawdę? Zapytał już łagodniej Jimmy. Naturalnie odparła Polianna. Postaram się tym razem przedstawić sprawę lepiej i jestem przekonana, że na pewno któraś z nich ofiaruje ci przytułek. Nie zapomnij tylko powiedzieć, że będę pracował. Nie, nie zapomnę, odpowiedziała Polianna, prawie pewna wygranej. A jutro dowiesz się o wyniku. Gdzie? Na drodze, w tym samym miejscu, gdzie cię dziś spotkałam. Dobrze, będę. A po chwili dodał. Może by dziś jeszcze wrócić do przytułku dla sierot, bo właściwie nie wiem, dokąd pójść. Gdy wychodziłem dziś z rana, nic im nie powiedziałem, że nie wrócę, bo by mnie nie wypuścili. Chociaż, gdybym nie wrócił, to by też się za bardzo nie gniewali. Rozumiesz przecie, to nie są rodzice, oni się nie niepokoją. O, ja wiem, zgodziła się polianna, ale gdy cię zobaczę jutro, jestem przekonana, że będę miała dla ciebie przytułek i rodziców. Do widzenia, dodała, wracając radośnie do domu. Panna Poli tymczasem patrzyła na dzieci przez okno i śledziła chłopca, dopóki nie zniknął na zakręcie ulicy. Wtedy odwróciła się i ciężko westchnęła, czego zazwyczaj nie robiła. W uszach wciąż brzmiały jej słowa chłopca, powiedziała mi, że pani jest dobra. A w serce zakradło się dziwne uczucie smutku, tak jakby coś zgubiła. Rozdział jedenasty. Polianna na zebraniu pań z dobroczynności. Dnia tego drugie śniadanie upłynęło prawie w milczeniu. Wprawdzie Polianna zaczynała mówić, ale jakoś bez powodzenia, przeważnie dlatego, że cztery razy zmuszona była zatrzymać się w środku zdania z powodu słowa zadowolona, które, aczkolwiek zakazane przez pannę Poli, nasuwało się na usta jej bez przerwy i za każdym razem sprowadzało rumieniec na twarzyczkę Polianny. Za piątym razem jednak panna Poli powiedziała: Mów już, mów dziecko, jeśli nie możesz się powstrzymać od tego. Wolę już słyszeć to słowo niż widzieć, że robię ci tym zakazem tyle kłopotu. Polianna z wdzięcznością spojrzała na ciotkę. Dziękuję ciociu, było tak trudno nie używać tego słowa. Ciocia rozumie przecież, ja tak długo bawiłam się w tę grę. W jaką grę? Zapytała znów panna Poli w tę, którą ojciec. Lecz znów się zatrzymała, widząc, że wkracza ponownie na zakazany temat. Panna Poli zmarszczyła brwi i już do końca śniadania nie przemówiła ani słowa. Gdy po śniadaniu Polianna usłyszała, że ciotka jej telefonuje do przewodniczącej koła opieki, zawiadamiając ją, że nie będzie mogła przyjść na dzisiejsze zebranie z powodu bólu głowy, nie zmartwiła się wcale. A gdy po tej rozmowie panna Poli udała się do swego pokoju i zamknęła za sobą drzwi, polianna nawet się ucieszyła. Ciocia nie będzie więc obecna na zebraniu, na którym ona przedstawi paniom z dobroczynności sprawę Jimiego Bina. Nie mogła zapomnieć, że ciotka nazwała Jimiego żebrakiem, a mogła przecież powtórzyć to samo tym paniom. Polianna wiedziała, że zebranie odbędzie się o godzinie drugiej po południu w mieszkaniu pastora, Odległym mniej więcej o pół kilometra od willi panny Harrington. Postanowiła zjawić się tam przed trzecią. Chciała bowiem zastać już wszystkie panie na miejscu. Przecież mogłoby być tak, że nóż by się spóźniła ta właśnie, która by chciała przyjąć Jimiego do siebie, kombinowała w swej małej główce. Spokojna i pełna powagi Polianna otworzyła drzwi mieszkania pastora i weszła do przedpokoju. Z salonu dochodziły już głosy, przerywane od czasu do czasu wybuchami śmiechu. Polianna zatrzymała się na chwilę, następnie weszła. Teraz w pokoju zapanowała cisza i wszystkie panie z zaciekawieniem przyglądały się przybyszce. Polianna poczuła się nieco zażenowana i może po raz pierwszy opuściła ją zwykła śmiałość. Zdawało jej się, że wszystkie te panie, których połowę znała, nie były jednak podobne do tamtych pań z dobroczynności. Dzień dobry, jak się panie miewają? Przemówiła wreszcie grzecznie. Jestem Polianna Whittier. Przypuszczam, że niektóre z pań znają mnie, ja zaś, chociaż nie znam wszystkich, wiem, kim panie są. W pokoju wciąż panowała cisza. Wprawdzie kilka z obecnych pań znało niesamowitą siostrzenicę panny Harrington, a prawie wszystkie słyszały o niej, żadna z nich jednak nie wiedziała w tej chwili, co powiedzieć. Przyszłam tu, by przedstawić paniom pewną sprawę, mówiła dalej Polianna, bezwiednie naśladując ojca, którego pamiętała, jak przemawiał na podobnych zebraniach, które odbywały się u nich w domu. Powstał lekki szmer. Czy to ciotka przysyłacie? Spytała pani Ford, żona pastora. Polianna zarumieniła się. Nie, proszę pani, przychodzę sama. Przyzwyczajona przecież jestem do pań z dobroczynności, gdyż to one wraz z ojcem wychowały mnie. Jedna z obecnych pań starała się stłumić śmiech, lecz przewodnicząca zebrania zmarszczyła brwi. Dobrze, moja kochana, ale czego sobie od nas życzysz? Chodzi mi o Jimiego Bina, westchnęła Polianna. Jedynym jego przytułkiem jest ochronka dla sierot, która jest w dodatku przepełniona, poszukuje więc domu, który by mu zastąpił rodzicielski. Jimmy ma dziesięć lat, wkrótce nawet kończy jedenaście. Myślę, że któraś z pań zechce go wziąć do siebie. Naprawdę tak myślisz? Jedna z pań przerwała ciszę, która zapanowała w pokoju po słowach Polianny dziewczynka wylęknionym wzrokiem przebiegła po twarzach siedzących wokoło pań. Tak, proszę pani, zapomniałam jeszcze powiedzieć, że on przecież będzie pracował. Znów chwila ciszy. Następnie dwie czy trzy panie zaczęły ją wypytywać, a dowiedziawszy się szczegółów, rozmawiały między sobą z widocznym ożywieniem. Z drżeniem serca przysłuchiwała się Polian na rozmowie i chociaż nie mogła pochwycić wszystkiego, zrozumiała jednak, że żadna z tych pań nie miała u siebie miejsca dla chłopca, i każda myślała, że zrobi to inna. Słyszała, jak żona pastora zaproponowała, aby koło opieki pokrywało ze swych funduszów koszty wychowania chłopca. Można by było w tym roku posłać trochę mniej dla dzieci w Indiach. Propozycja ta wywołała ożywioną rozmowę, ale tym razem głosy były mniej przychylne. Polianna zrozumiała, że koło opieki słynęło ze swych hojnych ofiar dla misji w Indiach i że byłoby ujmą posłać w tym roku mniej pieniędzy niż zwykle. Z dalszej rozmowy wynikało, że żadna z pań nie interesowała się wcale, w jaki sposób używano tych pieniędzy. Chodziło tylko o to, aby nazwiska ich figurowały na liście ofiarodawców, odsyłanej prawdopodobnie wraz z datkami pieniężnymi do Indii. Wszystko to było tak męczące, że Polianna swobodnie i głęboko odetchnęła dopiero wtedy, gdy się znalazła na świeżym powietrzu. Zmartwiona jednak była bardzo. Gdyż nie należało do przyjemności oznajmić jutro Jimiemu, że panie z dobroczynności, o których mówiła mu z takim entuzjazmem, zdecydowały, iż wolą posyłać wszystkie pieniądze na wychowanie małych Hindusów zamiast użyć część na wychowanie małego chłopca we własnym kraju. Gorzej jeszcze. Przyczyną tego było, że nazwisko ich nie byłoby umieszczone na liście, jak to powiedziała jedna z pań w dużych okularach. Nie to jest złe, że wysyłają pieniądze do Indii, ale że zajmują się cudzoziemcami tak, jak gdyby we własnym kraju nie było dzieci, które potrzebują pomocy i opieki. Jestem przekonana, że lepsza i pożyteczniejsza byłaby pomoc dla Jimiego niż chęć figurowania na liście ofiarodawców. Tak rozmyślała polianna, wychodząc z domu pastora. Rozdział dwunasty w Lasku pana. Opuściwszy dom pastora Polianna poszła nie do domu, lecz udała się w stronę niewielkiego lasku przylegającego do Willi Pana Pendletona i stanowiącego jego własność. Czuła, że musi się trochę uspokoić, a ponieważ był to dzień odpoczynku, tak nazywała Polianna wszystkie dni, w których nie było lekcji szycia ani pracy w kuchni. Pomyślała sobie, że nic jej tak dobrze nie zrobi, jak spacer w lasku. Lasów znajdował się na dość wysokim wzgórzu, więc Polianna zaczęła wspinać się pod górę, mimo że słońce silnie przypiekało jej szyjkę i plecy. Muszę być w domu dopiero przed piątą, mówiła sobie, a podczas tego nieznośnego upału tak przyjemnie będzie przejść się po lesie. Lasek pana Pendletona był bardzo piękny, ale dziś wydawał się Poliannie jeszcze piękniejszy niż zwykle, jakby na przekór niepowodzeniu, o którym miała jutro powiedzieć Jimiemu. Chciałabym, żeby wszystkie te panie, które przed chwilą tak zawzięcie dyskutowały, były teraz tu. Westchnęła Polianna, podnosząc oczy do góry i szukając nieba wśród oświetlonych słońcem wierzchołków drzew. Bo gdyby tu były w tej chwili, na pewno przyjęłyby bez wahania małego Jimiego. Zdecydowała stanowczo, Jakkolwiek nie umiałaby wytłumaczyć, dlaczego piękno lasku miało tak podziałać na panie z dobroczynności. Nagle przystanęła i zaczęła nasłuchiwać. Gdzieś niedaleko rozległo się szczekanie, a po chwili z krzaków wybiegł duży pies i podbiegł do polianny. Halo, piesku! Piesku! zawołała polianna, poznawszy psa, który często chodził z panem. Spodziewała się też, że zaraz zobaczy pana Pendletona, lecz ten jakoś nie nadchodził. Za to uwagę dziewczynki zwróciło dziwne zachowanie się psa, który szczekał ciągle niespokojnie, nerwowo, jakby na alarm i wracał bezustannie na ścieżkę, którą przybiegł, to znów podbiegał do Polianny i znów wracał. Dziewczynka zdziwiona poszła za nim i wkrótce wydostała się na drogę. Pies pobiegł szybko naprzód, ale za chwilę znów wrócił, szczekając, jakby chciał poprowadzić Poliannę i wskazać jej dokąd ma iść. Ale to nie jest droga do domu, pomyślała Polianna, idąc za psem. Ten zaś był coraz bardziej zaniepokojony i nie przestawał biegać i naszczekiwać. Wzrok jego skierowany na Poliannę był tak wymowny, że Polianna zrozumiała, iż musiało coś się stać i pies błaga ją o pomoc. Przyspieszyła więc kroku i niemal biegła za psem wąską ścieżką, którą ją teraz prowadził. Nagle pies zaszczekał jeszcze żałośniej i zatrzymał się, a Polianna zobaczyła leżącego nieruchomo u stóp skały w odległości kilku metrów od ścieżki jakiegoś człowieka. Na trzask złamanej nóżką Polianny gałęzi, człowiek ów zlekka się podniósł i odwrócił głowę. Z okrzykiem zdziwienia Polianna rzuciła się ku niemu. Panie Pendleton, co się stało? Pan jest ranny? Ranny? Ależ nie. Wygrzewam się tylko na słońcu, odpowiedział głosem podrażnionym. Chodź no tu i powiedz mi, co umiesz robić, do czego jesteś zdolna i czy jesteś rozsądna. Dużo proszę pana nie umiem, ale panie z dobroczynności mówiły, że jestem zdolną i rozsądną dziewczynką, a mówiły tak nie wiedząc, że to słyszałam. Pan uśmiechnął się ponuro. No, no, przepraszam cię dziecko, wszystko przez tę głupią nogę. A teraz posłuchaj. Zatrzymał się na chwilę, przezwyciężając widocznie ból, wsunął rękę do kieszeni, wydobył pęk kluczy i oddzieliwszy jeden, podał go Poliannie. O pięć minut drogi, idąc tą oto ścieżką, jest mój dom. Tym kluczem otworzysz drzwi wejściowe i wejdziesz do przedpokoju. Na wprost będą drugie drzwi, a gdy je otworzysz, zobaczysz na małym stoliku telefon. Czy potrafisz posługiwać się telefonem? Owszem, proszę pana. Pewnego razu gdy ciocia Poli teraz nie chodzi o ciocię Poli. Przerwał pan Pendleton, usiłując poruszyć się. Przy telefonie leży książka, spis abonentów. Poszukasz w niej numeru telefonu doktora Chiltona. Przypuszczam, że potrafisz to zrobić. O, proszę pana, często przeglądałam u cioci spis abonentów. Jest tam tyle takich śmiesznych nazwisk i Powiesz więc doktorowi Chiltonowi, że John Pendleton leży u stóp skały małego orła ze złamaną nogą i że prosi pana doktora o natychmiastowe przybycie z ludźmi i noszami. Resztę będzie wiedział on sam. Powiedz mu tylko, aby szedł ścieżką prowadzącą od domu, gdyż tędy będzie bliżej. Boże, złamana noga? Jakie to okropne! zawołała drżącym głosem polianna. Jak dobrze, że tu przyszłam. Czy mogłabym czymś panu dopomóc? Owszem mogłabyś ale widocznie nie chcesz. Proszę natychmiast iść i zrobić to co powiedziałem, rzekł ostro pan Pendleton. Polianna wydała lekki okrzyk i zniknęła biegnąc szybko we wskazanym kierunku. Tym razem nie szukała wśród wierzchołków drzew błękitnego nieba, lecz uważała bacznie, aby się nie potknąć o jakąś gałąź lub kamień. Ani się spostrzegła, jak stanęła przed domem, widziała go już przedtem, ale nigdy nie była tak blisko niego. Odstraszał ją swym ogromem, dużymi kolumnami po obu stronach drzwi wejściowych i swoim ponurym wyglądem. Przezwyciężając strach, podbiegła do drzwi i wsadziła klucz do zamka. Z początku nie mogła go przekręcić, lecz po kilku wysiłkach drżących paluszków zamek ustąpił i drzwi się otworzyły. Polianna nabrała tchu, starając się dodać sobie odwagi. Miała przed sobą duży, ciemny przedpokój tajemniczego domu, do którego nikt prawie nie wchodził prócz właściciela. A teraz ona miała sama jedna wejść tu, do tych dużych, ponurych pokoi i stamtąd telefonować do doktora, że gospodarz domu leży bezwładny w lesie. Nie oglądając się, przebiegła przedpokój i otworzyła drzwi, za którymi, według wskazówek, powinien był znajdować się telefon. Pokój ten był również ciemny, gdyż widocznie z powodu upału okiennice były przymknięte i tylko wąski promień słońca, przedzierając się przez szparę, padał na posadzkę i rozsiewał trochę światła. Spostrzegłszy telefon na wskazanym miejscu, podbiegła doń i odszukawszy w spisie abonentów nazwisko doktora Chiltona. Zadzwoniła. Doktor osobiście odebrał telefon, a gdy rezolutnie odpowiedziała mu na szereg pytań, powiesiła słuchawkę i odetchnęła z uczuciem ulgi. Teraz dopiero rozejrzała się dookoła. Ciężkie, czerwone portiery, olbrzymie drzwi prowadzące do innych tajemniczych pokoi, nieporządek na biurku i stołach, książki porozrzucane i pokryte grubą warstwą kurzu, wszystko to wywarło na Poliannie takie wrażenie, że czym prędzej opuściła ponury dom, wybiegając przez drzwi wejściowe, które zostawiła otwarte. Po chwili, która nawet dla rannego zdawała się bardzo krótka, Polianna zjawiła się przy nim. Co się stało, pewnie nie mogłeś wejść do mieszkania? spytał zaniepokojony. Owszem, proszę pana, weszłam, przecież inaczej bym tu nie wróciła. Doktor przybędzie zaraz z ludźmi i ze wszystkim, co potrzeba. Mówił mi, że doskonale zna to miejsce, dlatego też nie czekałam na niego i pośpieszyłam z powrotem do pana. Podziwiam twój gust, rzekł ranny ironicznie. Przypuszczam, że mogłabyś znaleźć sobie przyjemniejsze towarzystwo. Tak pan sądzi? Czy dlatego, że pan jest taki ponury i mrukliwy? Dziękuję ci za szczerość. Więc chociażby dlatego. Polianna uśmiechnęła się. Pan tylko wydaje się ponury, a w rzeczywistości nie jest pan taki, odpowiedziała. Z czego to wnioskujesz? Zapytał pan, starając się zmienić pozycję głowy, nie ruszając jednak reszty ciała. Z wielu drobnych rzeczy, proszę pana. Chociażby na przykład, z tego, jak pan obchodzi się z psem, rzekła, wskazując na rękę pana, spoczywającą na głowie zwierzęcia. A trzeba przyznać, że czasem zwierzęta daleko lepiej wyczuwają ludzi niż sami ludzie, nieprawdaż? Ale, niech pan pozwoli, podtrzymam panu głowę. Pan Pendleton, aczkolwiek kilka razy jęknął podczas tej zmiany pozycji, poczuł wkrótce, że kolana polianny z powodzeniem zastąpiły odłamek skały, na którym dotychczas spoczywała jego głowa. Tak mi lepiej, wyszeptał słabym głosem. I na chwilę zamilkł. Poliannie już zdawało się, że się zdrzemnął, gdy spostrzegła, że zaciska wargi, starając się tłumić jęk. Łzy stanęły jej w oczach na widok tego dużego człowieka, który leżał teraz taki bezsilny i niedołężny. Jedna ręka jego, skurczowo zaciśniętymi palcami, leżała na ziemi, druga zaś spoczywała na głowie psa, który leżał równie nieruchomo, nie spuszczając mądrych oczu, z twarzy swego pana. Czas upływał powoli. Słońce skłaniało się coraz bardziej ku zachodowi, zwiększając cień. Polianna bała się poruszyć i chwilami wstrzymywała oddech, by nie przeszkadzać rannemu. Jakiś ptaszek fruwał niedaleko jej ręki, a mała wiewióreczka, siedząc na gałęzi tuż nad jej głową, wpatrywała się wylęknionymi, błyszczącymi oczkami w nieruchomego psa. Po dość długim czasie pies podniósł uszy, i zlekka zawarczał, a w chwilę potem Polianna usłyszała głosy i zobaczyła trzech ludzi, z których dwóch niosło nosze, trzeci zaś niewielką, skórzaną torbę. Ten ostatni o wygolonej, sympatycznej twarzy, znany Poliannie z widzenia, był właśnie doktorem Chiltonem. A więc, mała kobietko, bawisz się w pielęgniarkę? przemówił wesoło, zbliżając się szybko. O nie, proszę pana. Podtrzymywałam tylko z lekka głowę, ale lekarstw żadnych nie dawałam. W każdym razie cieszę się, że tu jestem. Ja również. Odparł doktor i natychmiast zajął się chorym. Rozdział trzynasty. Pomysł Polianny. Oczywiście tego dnia Polianna spóźniła się na obiad, lecz uszło jej to bezkarnie z następującej przyczyny. Przy bramie oczekiwała ją Nancy – Boże, jak się cieszę, że cię widzę, westchnęła z ulgą. Przecież jest już po szóstej. Wiem o tym, odpowiedziała trochę wylękniona Polianna, ale wierz mi, że nie zasłużyłam na karę. Jestem prawie pewna, że nawet ciocia Poli nie będzie robić mi wymówek. To więcej niż pewne, że ci nic nie powie, bo jej nie ma. Wyjechała, odpowiedziała na to Nancy. Wyjechała? Ale to nie przeze mnie, nieprawdaż? No powiedz, powiedz mi prędzej, że nie przeze mnie wołała przerażona Polianna, gdyż w tej chwili opanowały ją wspomnienia wszystkiego, co zaszło w ostatnich czasach i zaczęła robić sobie wyrzuty za kotka, za pieska, za Jimiego, za słowo zadowolona, które tak drażniło ciotkę, wreszcie za zakazany wyraz ojciec, który pomimo najszczerszych chęci tak często wyrywał się z jej małych usteczek. Ależ nie, nie, uspokój się, kochanie, pocieszała ją Nancy, po prostu podczas twej nieobecności nadeszła depesza z zawiadomieniem o nagłej śmierci jej stryjecznego brata, który mieszkał w Bostonie i panna Poli wyjechała najbliższym pociągiem. Wcześniej niż za trzy dni nie wróci, a my możemy się cieszyć, żeśmy zostały same. Pokażemy, jak dobrze umiemy gospodarować. Lecz Polianna nie podzielała jej radości. Cieszyć się, Nancy, gdy chodzi o czyjąś śmierć? Ja przecież cieszę się nie z powodu śmierci, a tylko dlatego, że. Nancy zamyśliła się na sekundę, a potem z uśmiechem dodała. Przecież to ty nauczyłaś mnie grać w zadowolenie. Owszem, Nancy, ale są wypadki, w których moja gra nie ma zastosowania i jednym z takich wypadków jest śmierć. Tu nie można się cieszyć. Nancy roześmiała się. Przede wszystkim rzekła, możemy cieszyć się, że śmierć ta nie dotknęła nas i że Lecz Polianna nie chciała dalej słuchać i przerywając Nancy, zaczęła opowiadać o wypadku pana Pendletona. Następnego dnia Polianna spotkała się w umówionym miejscu z Jimim. Jak się spodziewała, Jimmy był bardzo przygnębiony wiadomością, że panie z dobroczynności wolały małych Hindusów niż jego. Zresztą dodał na pocieszenie – to zupełnie zrozumiałe, że to, co jest dalej, zdaje się być bardziej interesujące niż to, co mamy przed sobą. Ale wobec tego może by tak zaopiekował się mną ktoś, kto mieszka w Indiach. Na te słowa Polianna klasnęła w dłonie. Wiesz, Jimmy? Masz rację. Napiszę do tych pań z dobroczynności, które opiekowały się mną, nim tu przyjechałam. One mieszkają, co prawda, nie w Indiach, ale również bardzo daleko, a więc to będzie doskonale. Warzyczka Jimiego rozjaśniła się nieco. Przypuszczasz, że zechcą mnie przyjąć? Naturalnie, odparła Polianna. Jeśli się opiekują małymi Hindusami, to przecież mogą cię z powodzeniem uważać za jednego z nich. Tym bardziej, że mieszkasz również daleko. O, napiszę do nich, zaraz napiszę. Nie zapomnij tylko wspomnieć, że żebrakiem nie jestem i będę pracował na swoje utrzymanie. A zanim otrzymasz odpowiedź, pozostanę na dawnym miejscu. Tak będzie może najlepiej. – Pewnie – zgodziła się Polianna. – Przynajmniej będę wiedziała, gdzie cię szukać. Mniej więcej po tygodniu od dnia, w którym pan Pendleton złamał nogę, Polianna pewnego poranku zwróciła się do ciotki. – Droga ciociu, czy mogłabym dziś zanieść galaretkę z nóżek cielęcych zamiast do pani Snow do kogoś innego? Tylko ten jeden raz. Coś ty znowu wymyśliła, Polianno, jesteś naprawdę najoryginalniejszym dzieckiem, jakie kiedykolwiek w życiu widziałam. Odparła zdumiona panna Poli. Polianna miała twarzyczkę mocno zakłopotaną. Ciociu, ja bym nie chciała nigdy robić cioci przykrości. Ale ponieważ ciocia pozwala mi nosić galaretkę dla niej, myślałam, że mi pozwoli zanieść tym razem dla niego. Przecież ze złamaną nogą nie choruje się tak długo, jak pani snął a potem ona znów będzie mogła otrzymywać swoją porcję w dalszym ciągu. On? Złamana noga o kim? I o czym ty mówisz, Polianno? Na to pytanie Polianna na sam przód się zdziwiła, lecz zaraz potem wesoło się roześmiała. Ach, zapomniałam zupełnie, że ciocia nic o tym nie wie. To się zdarzyło podczas cioci nieobecności. Znalazłam go w lasku w dniu wyjazdu Cioci, a potem musiałam otworzyć drzwi do mieszkania, telefonować po doktora, podtrzymywać głowę. Następnie wróciłam do domu i już go więcej nie widziałam. Lecz dziś, gdy Nancy przygotowywała galaretkę dla pani Snow, pomyślałam sobie, jakby to było uprzejmie i miło, gdybym mogła ją zanieść dla niego zamiast dla niej, tylko ten jeden raz. Ciocia pozwoli, nieprawdaż? No dobrze, dobrze, naturalnie. Zgodziła się panna Poli, już trochę znudzona. Lecz powiedz mi o kogo chodzi. O, o pana, to znaczy o pana Pendletona. Panna Poli podskoczyła na krześle. Co? Mówisz o Johnie Pendletonie? Tak, właściwie to Nancy powiedziała mi jak się nazywa. Czy ciocia go zna? A ty? Znasz go? Usłyszała zamiast odpowiedzi. Owszem, rozmawiamy ze sobą i teraz nawet czasem się uśmiecha. Ale on tylko zewnętrzny wygląd ma taki ponury. Więc idę po galaretkę, bo Nancy już pewnie wszystko przygotowała. Szczebiotała Polianna, kierując się do drzwi. Zaczekaj. Głos panny Poli przyjął odcień zimny i stanowczy. Zmieniłam postanowienie. Pani Snow otrzyma dziś swoją galaretkę, jak zwykle. Oto wszystko. Poza tym możesz iść. Twarzyczka Polianny posmutniała. Ciociu. Przecież pani Snow będzie długo chorowała i będzie zawsze otrzymywała galaretkę. On zaś prędko wyzdrowieje, bo ma tylko nogę złamaną i tak już tydzień upłynął. Owszem, przypominam sobie, że słyszałam o wypadku pana Pendletona. Odparła sucho panna Poli. Lecz wcale nie mam zamiaru posyłać mu galaretki. Rozumiem, że ciocia go nie lubi, pewnie za to, że jest taki ponury. Ale naprawdę on tylko tak wygląda. Zresztą, to przecież ja zaniosłabym galaretkę. Ja go tak lubię. Niech ciocia pozwoli błagała Polianna. Panna Poli zaprzeczyła ruchem ręki, lecz nagle zapytała już nieco spokojniej: Czy on wie, kim jesteś, Polianno? Dziewczynka westchnęła. Zdaje mi się, że nie. Raz jeden powiedziałam mu moje imię, lecz go prawdopodobnie nie zapamiętał. A czy wie, gdzie mieszkasz? Nie, tego mu nigdy nie mówiłam. A więc nie wie, że jesteś moją siostrzenicą? Przypuszczam, że nie. Nastąpiła chwila milczenia. Panna Poli patrzyła na siostrzenicę wzrokiem, który zdawało się nic nie widział, a dziewczynka przestępując z nóżki na nóżkę z drżeniem w sercu, czekała, czy ciotka pozwoli jej zrobić ten dobry, jak jej się zdawało, uczynek, czy też nie. Wreszcie panna Poli zrobiła ruch, jakby odpędzała od siebie jakąś wizję. Dobrze, Polianno? powiedziała stłumionym jakby nie swoim głosem. Pozwalam ci zanieść galaretkę panu Pendletonowi jako prezent od ciebie, lecz zapamiętaj sobie, że to nie ja ją posyłam i uważaj, żeby on też tego nie pomyślał. Owszem ciociu, nie ciociu. Dziękuję, dobrze ciociu. – wołała podskakując z radości Polianna i jak fryga wybiegła z pokoju. Rozdział czternasty. Odwiedziny u pana. Gdy Polianna stanęła po raz drugi przed domem pana Pendletona, nie wydał się jej już taki ponury jak poprzednio. Okna były pootwierane, jakaś starsza kobieta wieszała na podwórku bieliznę, a przed bramą stał powóz doktora. Polianna śmiało zadzwoniła, a pies poznał ją od razu i zaczął się radośnie witać i machać ogonem. Chwilę czekała, po czym otworzyła jej ta sama kobieta, która rozwieszała bieliznę. – Przyniosłam dla pana Pendletona trochę galaretki z nóżek cielęcych – rzekła Polianna, uśmiechając się mile. – Dziękuję – odpowiedziała kobieta, biorąc z rąk Polianny salaterkę – jak mam powiedzieć, od kogo? W tej chwili doktor, który przechodząc usłyszał słowa służącej i zobaczył zmartwioną minkę Polianny, zbliżył się do dziewczynki. Co, galaretka z nóżek? Doskonale, zawołał wesoło. A może byś chciała zobaczyć naszego chorego? Ach, owszem, proszę pana. I kobieta na znak doktora, aczkolwiek mocno zdziwiona, poprowadziła Poliannę w głąb mieszkania. Przy drzwiach wiodących do pokoju chorego, sanitariusz pielęgnujący pana Pendletona wydał krzyk zdziwienia. Ależ, panie doktorze, pan Pendleton rozkazał, aby nikogo do niego nie wpuszczać. Być może, odpowiedział doktor, lecz ja wydaję inny rozkaz i biorę za niego odpowiedzialność. Potem zaś dodał z uśmiechem. Pan zapewne nie wie, że ta dziewczynka jest doskonałym lekarstwem. Jeżeli coś lub ktoś może dziś rozerwać nieco pana Pendletona, to tylko ona. Dlatego też ją posyłam. A któż to jest? Doktor namyślał się przez chwilę, potem powiedział jest to siostrzenica jednej z najbardziej szanowanych osób naszego miasta. Nazywa się Polianna Whittier. Wielu z moich pacjentów znają i wszyscy wyrażają się o niej jak najlepiej. Sanitariusz uśmiechnął się. A jakież są cechy tego cudownego lekarstwa? Doktor poruszył głową przeczącą. Nie wiem. Słyszałem tylko, że jest ona uosobieniem stałego i niewygasłego zadowolenia w stosunku do wszystkiego, co się dzieje i co się ma dziać. Powtarzano mi szereg prowadzonych z nią rozmów i, o ile z nich mogę wnioskować, hasłem jej we wszystkich okolicznościach życia jest być zawsze zadowoloną. Gdyby takich jak ona, dodał uśmiechając się, było dużo na świecie, to ani pan jako sanitariusz, ani ja jako lekarz nie mielibyśmy z czego żyć. Tymczasem Polianna na rozkaz doktora została wprowadzona do pana Pendletona. Przechodząc przez pokój, z którego tydzień temu telefonowała, Polianna zauważyła, że i tu zaszły pewne zmiany. Czerwone portiery, co prawda, wisiały jak przedtem, lecz książki były pozbierane i poukładane na miejscu, a kurz starannie pościerany. Jedne z kilku tajemniczych drzwi były otwarte, i tam właśnie skierowała poliannę służąca. Za chwilę dziewczynka znalazła się w zbytkownie umeblowanym sypialnym pokoju, a służąca nieco wylęknionym głosem zameldowała. Proszę pana, ta mała dziewczynka przyniosła panu galaretkę, a doktor kazał mi ją wprowadzić. I wyszła natychmiast. Polianna została sam na sam z chorym, ponurym człowiekiem leżącym nieruchomo na łożu. Kazałem przecież, odezwał się rozgniewanym głosem, żeby nikogo. A. To ty, dodał łagodniej, gdy Polianna zbliżyła się do łóżka. Tak, to ja, odpowiedziała uśmiechając się Polianna. Cieszę się bardzo, że mi pozwolono wejść do pana. Niech pan sobie wyobrazi, że służąca początkowo chciała wziąć galaretkę i już się bałam, że pana nie zobaczę. Ale potem nadszedł doktor i pozwolił mi wejść do pana. To było bardzo uprzejme z jego strony. Hm, mruknął pan i z lekka się uśmiechnął. Przyniosłam panu trochę galaretki z nóżek cielęcych. Lubi pan galaretkę? Nigdy tego nie jadłem. Odparł i uśmiech znów opuścił jego ponure oblicze. A Polianna, stawiając salaterkę na szafce przy łóżku, mówiła dalej: Naprawdę? Skoro więc pan nigdy nie jadł, nie może pan wiedzieć, czy ją lubi, czy nie? Bardzo się cieszę. Ach, żeby pan wiedział. Tylko to jedno wiem doskonale, że jestem w tej chwili niedołężny i że mogę tak przeleżeć aż do dnia sądu ostatecznego. Polianna była tym stwierdzeniem nieprzyjemnie zaskoczona. O nie, nie potrwa to do dnia sądu ostatecznego. Chyba, żeby dzień ten nastąpił wcześniej niż się spodziewamy. Co prawda, Pismo Święte powiada, że nastąpi on nieoczekiwanie. Nie wierzę jednak, to znaczy, wierzę temu, co mówi Pismo Święte, ale nie wierzę, żeby to było tak prędko. Pan Pendleton roześmiał się szczerze. Sanitariusz, który w tej chwili otworzył drzwi i usłyszał ten śmiech, cofnął się natychmiast, jakby bojąc się spłoszyć nastrój panujący w pokoju. Trochę ci się wszystko poplątało rzekł pan Pendleton. Teraz roześmiała się Polianna. Może, proszę pana. Chciałam tylko powiedzieć, że złamanie nogi nie jest chorobą chroniczną, tak jak na przykład choroba pani Snow, a więc nie potrwa do dnia sądu ostatecznego. Pan się powinien z tego cieszyć. O tak, bardzo się cieszę, odpowiedział ponuro chory. Poza tym, mówiła dalej Polianna, ma pan złamaną tylko jedną nogę, a przecież mógłby pan złamać obie. Hoho. Ho. Naturalnie odparł chory, podnosząc do góry brwi. Przyjmując twój punkt widzenia, powinienem w ogóle cieszyć się, że nie jestem stonogą i że nie mam pięćdziesięciu nóg wszystkich złamanych. Polianna znów się roześmiała. To naprawdę zabawne. Znam stonogi. One mają taką moc nóżek i. A może? przerwał pan swym zwykłym, ponurym głosem. Powinienem cieszyć się i z tego, że mam przy sobie sanitariusza, doktora i tę kobietę w kuchni. Ależ naturalnie, proszę pana, niech pan tylko pomyśli, jakby tu było smutno, gdyby ich nie było. Tak myślisz? Naturalnie, przecież pan leży w łóżku, więc co by pan robił bez ludzi? Właśnie, cała rzecz w tym, że leżę w łóżku. Ale nie mogę przecież być zadowolony z tej kobiety, która mi wszystko wywraca do góry nogami, mówiąc, że robi porządki. Albo z tego sanitariusza, który jej pomaga, mówi, że mnie pielęgnuje. Lub też z doktora, który tylko ich popiera, wszyscy troje każą sobie za to dobrze płacić. Teraz rozumiem, odparła Polianna ze współczuciem w głosie. Naturalnie, że trudno jest tak od razu rozstać się z tym, co się oszczędza przez lata. Co chcesz przez to powiedzieć, dziecko? Mówię o pieniądzach, które pan, odmawiając poniekąd sobie, oszczędza i odkłada dla dzikich pogan widzi pan. Że ja wiem o tym. I dlatego też doszłam do wniosku, że pan tylko zewnętrzny wygląd ma taki surowy i ponury. A w rzeczywistości jest pan bardzo dobry. Nancy mi to powiedziała. Nancy powiedziała ci, że ja oszczędzam pieniądze dla dzikich? Któż to jest Nancy? Nasza Nancy, która pracuje u Cioci Poli. U Cioci Poli. A któż to jest Ciocia Poli? Panna Poli Harrington. Mieszkam u niej. Panna Poli Harrington i ty u niej mieszkasz? Jestem jej siostrzenicą, córką jej siostry, która już dawno nie żyje, odpowiedziała polianna wzruszonym głosem. A gdy niedawno straciłam i ojca i nie miałam już nikogo prócz pań z dobroczynności, ciocia Poli wzięła mnie do siebie. Pan nic nie odpowiedział, lecz twarz jego zbladła tak raptownie, że polianna aż się przestraszyła. Chciałabym już odejść, powiedziała. Przypuszczam, że galaretka będzie panu smakowała. Na te słowa pan Pendleton otworzył oczy i spojrzał na nią wzrokiem takim jakimś dziwnym, że Polianna stanęła zmieszana. A więc to ty jesteś siostrzenicą panny Harrington? spytał łagodnie po chwili. Tak jest, proszę pana. Wzrok chorego był wciąż tak badawczo skierowany na twarzyczkę dziewczynki, aż ta wreszcie spytała Pan pewnie ją zna. Na ustach chorego zjawił się dziwny uśmiech. Owszem, znam. A, ale, dodał wciąż z tym samym uśmiechem, nie zechcesz przecież twierdzić, że to ona przysłała mi galaretkę. Polianna była coraz bardziej zmieszana. Nie, proszę pana, nawet powinnam tak się zachowywać, żeby pan nie mógł choćby przypuścić, że to ona. Domyślałam się tego, powiedział pan Pendleton. I odwrócił głowę, a Polianna, nie wiedząc, co ze sobą zrobić, po cichu wysunęła się z pokoju. W bramie zastała doktora, siedzącego w powozie i rozmawiającego z sanitariuszem, który stał przy nim. – Słuchaj, Polianno, czy pozwolisz, że cię odwiozę do domu? – zapytał, uśmiechając się. – Chciałem już odjechać, lecz przyszło mi do głowy, że mogę na ciebie zaczekać. – Dziękuję, panu, bardzo się z tego cieszę, gdyż lubię jeździć powozem – odpowiedziała Polianna, Podczas gdy doktor podawał jej rękę, by pomóc wsiąść. Naprawdę? zapytał doktor kiwnięciem głowy żegnając Sanitariusza. Ale pewnie lubisz jeszcze wiele innych rzeczy. Polianna roześmiała się. Nie wiem, może, rzekła. Nie lubię tylko takich rzeczy jak szycie, gotowanie, czytanie na głos, ale te rzeczy do czegoś wszakże służą, mówił doktor. Ciocia Poli powiada, że one uczą żyć. Odpowiedziała Polianna ze smutnym uśmiechem. Doprawdy, hm, spodziewałem się, że tak powiada, rzekł na to doktor, ale ja jestem innego zdania, odparła Polianna i nie uważam, żeby potrzeba była koniecznie uczyć się żyć. Dla wielu z nas jest to jednak potrzebne. Westchnął ciężko doktor i zamyślił się głęboko. Polianna, widząc jego zasmuconą twarz, chciała w jakiś sposób rozerwać go i odpędzić smutne myśli. Panie doktorze, powiedziała po chwili milczenia, myślę, że być tak jak pan, doktorem, musi być najprzyjemniejszym w świecie zajęciem. Doktor spojrzał na nią ze zdziwieniem. Jak to najprzyjemniejszym widzieć wszędzie tyle cierpień? Wiem o tym, proszę pana, ale pan powinien być szczęśliwy, mając możność niesienia ulgi wszystkim tym cierpieniom. Wszak pan mnie rozumie? Duże dwie łzy ukazały się w oczach doktora życie jego było niewesołe, nie posiadając ani rodziny, ani własnego konta, mieszkając w dwóch wynajmowanych w pensjonacie pokojach, cały czas poświęcał swemu zawodowi, który po prostu kochał. Teraz, gdy widział świecące zapałem oczy Polianny, zdawało mu się, że jakaś kochająca dłoń dotknęła jego głowy, jakby z błogosławieństwem. I rozumiał, że od tej chwili podczas dni pracy, jak i podczas nocy czuwania, wypowiedziane właśnie słowa Polianny, będą mu gwiazdą przewodnią. Niech cię Bóg błogosławi dziecko, powiedział drżącym głosem. Potem z uśmiechem, tak dobrze znanym i lubianym przez jego pacjentów, dodał: Wiedz kochanie, że czasem i doktor, jak jego pacjenci, potrzebuje lekarstwa. Słowa te mocno zaciekawiły Poliannę ale myślała o nich dopóty tylko, dopóki przeskakująca z drzewa na drzewo wiewiórka nie zaprzątnęła całkowicie jej uwagi. Doktor wysadził Poliannę przy samej bramie, uśmiechnął się do Nancy, która myła schodki i odjechał. Ach, jaka przyjemna była ta przejażdżka powozem, zawołała Polianna, podbiegając do Nancy. A jaki ten doktor miły. I w kilku słowach opowiedziała Nancy swoją rozmowę z doktorem, po czym pobiegła do ciotki. Pannę Poli zastała w salonie. – Polianno, czyj to powóz zatrzymał się przed chwilą przed bramą? – zapytała jak zwykle sucho panna Poli. – Doktora Chiltona, nie zna go ciocia? – Doktor Chilton? Cóż on tu robił? – Odwiózł mnie swoim powozem. Ach, ciociu, zaniosłam galaretkę panu Pendletonowi i… – Polianno, czy on się tylko nie domyśla, że to ja ją posłałam? – przerwała panna Poli, podnosząc głowę. Ależ nie, nawet mu powiedziałam, że to nie ciocia. Twarz panny Poli zaczerwieniła się w jednej chwili. Jak to? Więc powiedziałaś mu, że to nie ja? Przysyłam? Polianna szeroko otworzyła oczy zdziwiona, potępiającym głosem panny Poli. Ależ ciociu, czy mi ciocia tego nie mówiła? Panna Poli westchnęła ciężko. Mówiłam ci, Polianno, że to nie ja posyłam, i prosiłam, abyś tak się zachowywała, by on czasem tego nie pomyślał, a to wielka różnica, zamiast mu powiedzieć, że to nie ja posyłam. I po tych słowach wyszła z pokoju. O Boże, zrobiłam coś złego. A najgorsze, że nie widzę w tym żadnej różnicy. Westchnęła ciężko Polianna. Rozdział 15. Czerwona Róża. Mniej więcej w tydzień po wizycie Polianny u pana Pendletona odbyło się następne zebranie Towarzystwa Dobroczynności. Dzień był wietrzny i dżdżysty, a kiedy Mateusz koło godziny trzeciej po południu odwiózł pannę Poli z posiedzenia do domu, Polianna, zobaczywszy ją, wydała okrzyk zachwytu. Panna Poli była lekko zaróżowiona, a włosy potargane przez wilgotny wiatr potworzyły ładne loki w tych wszystkich miejscach, gdzie się szpilki rozluźniły. Polianna nigdy jeszcze nie widziała swej ciotki takiej. O ciocia też ma, też ma! wołała radośnie skacząc wokoło panny Poli, która wchodziła do salonu. Co mam ty nieznośna dziewczyno? Lecz Polianna wciąż skakała dokoła. Nigdy się nie spodziewałam i nigdy tego nie widziałam. Ach, to naprawdę ładnie wygląda. Polianno, co to znaczy? pytała panna Poli, pośpiesznie zdejmując kapelusz, aby poprawić rozwichszone włosy. Nie, nie, ja proszę, ciociu. Głos Polianny z wesołego stał się błagalny. Nie trzeba. Ja właśnie o nich mówię, o tych ślicznych lokach. Jakie one cudne. Głupstwa mówisz. Niecierpliwie zawołała panna Poli: powiedz mi lepiej, coś ty sobie myślała, idąc na zebranie Towarzystwa Dobroczynności i prosząc w tak niedorzeczny sposób o opiekę dla tego małego żebraka. To nie głupstwo, mówiła Polianna, pozostawiając bez odpowiedzi pytanie ciotki. Ciocia nie ma pojęcia, jaka jest teraz ładna. Ach, Ciociu, proszę mi pozwolić uczesać się, jak to robiłam z panią Sną, i przypiąć do włosów kwiat. Tak bym chciała widzieć, jakby to wyglądało. Polianno! Panna Poli mówiła głosem suchym, bardziej może suchym tym razem, gdyż nie chciała zdradzić pewnej radości, którą jej sprawiły słowa Polianny. Bo kogóż w ogóle interesowały jej włosy? Kto chciał widzieć ją piękną? Polianno! Nie odpowiedziałaś mi na moje pytanie, dlaczego w tak niedorzeczny sposób zwróciłaś się do pań w sprawie tego chłopca. Wiem, ciociu, że to było niedorzeczne, ale nie myślałam tak, dopóki nie przekonałam się, że one wolą widzieć swoje nazwiska wydrukowane na papierze, niż wychowywać tego chłopca. Napisałam więc do moich pań. Może one coś zrobią. Przecież od nich Jimmy jest daleko. A teraz, czy mogę cię uczesać? Panna Poli przesunęła ręką po twarzy. Czuła, że ogarnia ją znane jej od czasu przybycia Polianny uczucie niemocy. Ależ polianno, gdy te panie opowiedziały mi dziś, jak wtedy postąpiłaś, wstyd mi było za ciebie. Spodziewałam się, że. Lecz polianna skacząc znów dokoła ciotki zawołała: Ciocia nie zabroniła mi uczesać się. Kto milczy, ten się zgadza. Tak jak wtedy było z tą galaretką dla pana Pendletona. A teraz proszę zaczekać, zaraz przyniosę grzebień. I wybiegła z pokoju. Ależ polianno! Polianno! protestowała ciotka. Idąc bezwiednie za siostrzenicą do jej pokoju na pierwsze piętro. Ach ciocia nawet przyszła do mnie! wołała dziewczynka witając ciotkę na progu swego pokoju. Tak będzie lepiej, już mam grzebień, proszę siadać. O jak to będzie wspaniale, ależ Polian, no ja Panna Poli nie dokończyła zdania, bo ku wielkiemu swemu zdziwieniu zobaczyła, że siedzi już na małym krzesełku przed lustrem, a na włosach poczuła niecierpliwe, lecz wprawne paluszki Polianny. – Jakie śliczne ciocia ma włosy! jakie gęste! Uczeszę je tak ładnie, że wszyscy będą podziwiali! – Polianno – mówiła tymczasem stłumionym głosem panna Poli – w ogóle nie rozumiem, dlaczego pozwalam ci robić te wszystkie głupstwa – Przecież Cioci będzie przyjemnie, kiedy wszyscy będą na Ciocię patrzyli z zachwytem. Ja sama tak lubię patrzeć na wszystko, co piękne. Ależ często czesałam moje panie z dobroczynności, ale żadna z nich nie miała tak pięknych i obfitych włosów jak Ciocia. Ach, mam pewien pomysł, ale teraz nie powiem, to sekret. Widzi Ciocia, że już prawie skończyłam? A teraz muszę na chwilkę wyjść z pokoju, tylko niech ciocia mi obieca, że się stąd nie poruszy i że nie będzie podglądała, dobrze? I wybiegła z pokoju. Panna Poli nic nie odpowiedziała, ale postanowiła natychmiast zmienić niedorzeczne dzieło siostrzenicy na zwykłe uczesanie. Zamiast tego jednak bezwiednie spojrzała do lustra i to, co zobaczyła, wywołało lekki rumieniec na jej twarzy, a gdy poczuła, że się rumieni, zaczerwieniła się jeszcze bardziej. Zobaczyła w lustrze twarz, aczkolwiek nie bardzo młodą, lecz ożywioną. Zobaczyła różowe policzki, świecące się oczy i piękne, czarne włosy, które, nieco wilgotne jeszcze, tworzyły pod wpływem czarodziejskich paluszków poljanny prześliczne loki. Anna Poli była tak zaskoczona zmianą swego wyglądu, że zapomniała zupełnie o postanowieniu, by zmienić uczesanie jeszcze przed powrotem Polianny, gdy nagle poczuła, że zawiązywano jej oczy. Polianno, Polianno, co ty znów robisz? zawołała. W odpowiedzi usłyszała dźwięczny śmiech dziewczynki. Właśnie to, czego nie chcę, żeby Ciocia teraz widziała. A ponieważ bałam się, że Ciocia jednak zobaczy za wcześnie, więc zawiązałam jej oczy. Chwileczkę, tylko proszę się nie ruszać, a zobaczy Ciocia wszystko. Ależ, dziecko moje, proszę natychmiast rozwiązać i zdjąć mi z oczu chusteczkę. Co ty robisz? Dodała, czując, że coś miękkiego i delikatnego spadło na jej ramiona. Polianna wciąż śmiała się radośnie. Drżącymi rączkami zarzuciła na ramiona ciotki szal, koronkowy, śliczny, chociaż pachnący lawendą i z lekka pożółkły od długich lat spoczynku. Kilka dni temu Polianna przypadkowo odkryła ten szal w jednym z kufrów na strychu, podczas gdy Nancy przekładała rzeczy, a dziś przyszło jej na myśl ubrać w niego ciotkę. Następnie, wziąwszy pannę Poli za rękę, przeprowadziła ją wciąż jeszcze z zawiązanymi oczami na werandę, gdzie widziała rozkwitłą czerwoną różę. Co ty robisz, Polianno? Dokąd mnie prowadzisz? wołała sprzeciwiając się panna Poli. Ja nie chcę. – Tylko na werandę, ciociu. W mgnieniu oka wszystko będzie skończone – odpowiedziała Polijanna, zrywając róże i wkładając ją we włosy ciotki. – Już – zawołała wreszcie, zdejmując chusteczkę z oczu panny Poli. – A teraz niech mi ciocia powie, czy nie ładnie ciocię wystroiłam? Panna Poli przez chwilę patrzyła na siebie, potem spojrzała dookoła, lecz nagle… Wydała okrzyk przerażenia i pośpiesznie cofnęła się do pokoju. Zdziwiona Polianna skierowała wzrok w tę samą stronę i zobaczyła na ulicy konia i powóz. Oczywiście natychmiast poznała człowieka, który trzymał lejce i zawołała uprzejmie: Panie doktorze, panie doktorze Chilton, czy przypadkiem nie mnie pan szuka? Właśnie ciebie, zechcesz może zejść? A tymczasem w sypialnym pokoju panna Poli, czerwona z gniewu, wyciągała szpilki przytrzymujące szal. Jak mogłaś, Polianno, mówiła z wyrzutem w głosie i pomyśl tylko, że mnie w tym przebraniu widziano. Polianna stanęła zmieszana. Przecież ciocia wygląda tak pięknie, tak naprawdę pięknie. Pięknie, powtórzyła z pogardą panna Poli, odrzucając na krzesło szal i zaczęła doprowadzać do porządku uczesanie. O ciociu, proszę, niech ciocia tak zostawi. Zostawić? Tak, jak jest? Odparła panna Poli z oburzeniem Nie moje dziecko prze nigdy I w mgnieniu oka znikło arcydzieło Rąk Polianny Ach jaka szkoda ciocia była taka ładna mówiła prawie ze łzami w oczach Polianna wychodząc z pokoju Doktor czekał na nią w powozie Zapisałem choremu lekarstwo i przyjechałem po nie rzekł uśmiechając się Jedziemy Pan pewnie ma na myśli receptę do apteki. O, ja to umiem. Dawniej często przynosiłam z apteki lekarstwa dla pani z dobroczynności. Doktor znów się uśmiechnął. Tymczasem chodzi o pana Pendletona, który chciałby cię dziś widzieć, a ponieważ deszcz przestał padać, więc przyjechałem po ciebie. Czy zechcesz pojechać? Odwiozę cię z powrotem przed szóstą. Bardzo chętnie, proszę pana, odpowiedziała Polianna. Tylko muszę wpierw otrzymać pozwolenie cioci Poli. Za chwilę wybiegła z kapeluszem w ręce, lecz Minkę miała poważną, prawie smutną. Naturalnie ciocia pozwoliła, zaczął rozmowę doktor, gdy powóz ruszył. Owszem, westchnęła polianna. Boję się, że nawet jest zadowolona z tego, że wyszłam z domu. A to dlaczego? Polianna westchnęła powtórnie. Myślę, że nie chciała widzieć mnie przy sobie. Powiedziała nawet: no idź już sobie, idź! Chciałabym, żebyś już była daleko doktor uśmiechnął się z lekka, lecz nic nie powiedział. Zdawało się, że się nad czymś głęboko zamyślił i dopiero po chwili spytał Czy to twoja ciocia była z tobą na werandzie? Polianna znów ciężko westchnęła. Tak i właśnie od tego się zaczęło. Ubrałam ją w bardzo piękny koronkowy szal, zrobiłam ładne uczesanie, włożyłam róże we włosy. Wyglądała tak pięknie. Czy pan doktor widział, jak pięknie wyglądała? Ale doktor odpowiedział dopiero po pewnej chwili. Tak, Polianno, wyglądała pięknie. Naprawdę? Ach, jak się cieszę, zawołała uszczęśliwiona dziewczynka. Powiem jej to po powrocie. Lecz ku wielkiemu jej zdziwieniu, doktor natychmiast zawołał Boże, uchowaj Polianno, proszę cię, nie rób tego. A dlaczego, panie doktorze? Myślałam, że byłoby panu przyjemnie, ale jej mogłoby być nieprzyjemnie, przerwał doktor. Polianna zamyśliła się. Możliwe, powiedziała po chwili. Teraz domyślam się, że uciekła do pokoju tak prędko, dlatego że zobaczyła pana, a potem była strasznie rozgniewana, że ją widziano w tym przebraniu. Spodziewam się, powiedział doktor. Jednak nie rozumiem dlaczego. Nie mogła się uspokoić, Polianna. Wyglądała przecież tak pięknie. Doktor Chilton nie odpowiedział. I nie mówił już nic aż do końca drogi. Rozdział szesnasty. Zupełnie jak w powieści. Tym razem pan Pendleton przywitał Poliannę z uśmiechem. Mam wrażenie, Polianno, że jesteś osobką, która łatwo przebacza, gdyż w przeciwnym razie nie odwiedziłabyś mnie dziś. Ależ proszę pana, bardzo mi przyjemnie odwiedzać pana i nie widzę przyczyny, dla której miałabym nie przyjść. Po prostu dlatego, że byłem bardzo nieprzyjemny, i ostatnim razem i wtedy, gdyś mnie znalazła ze złamaną nogą w lasku. Następnie, o ile sobie przypominam, nawet nie podziękowałem ci za okazaną pomoc. A teraz widzisz, iż mam słuszność mówiąc, że łatwo przebaczasz, gdyż przychodzisz do mnie pomimo mojej niewdzięczności. Ach, nie, ja się tak ucieszyłam, gdy pana wtedy znalazłam. To znaczy nie z tego, że pan złamał nogę, tylko że mogłam panu pomóc. Pan Pendleton uśmiechnął się. Rozumiem, rozumiem, odpowiedział, ale twój języczek jest zawsze prędszy od ciebie. W każdym razie dziękuję ci bardzo i oświadczam, że jesteś dzielną dziewczynką. Dziękuję również za galaretkę. A czy smakowała panu? Z ciekawością zapytała Polianna. Bardzo. Przypuszczam jednak, że dziś mi jej nie przyniosłaś, nieprawdaż? Zapytał z nieco dziwnym uśmiechem. Polianna była mocno zmieszana. Nie, proszę pana. Zatrzymała się na chwilę, a potem, coraz bardziej się rumieniąc, dodała: Ja zeszłym razem wcale nie chciałam być niegrzeczna, mówiąc, że ciocia Poli nie przysyła panu galaretki. Naprawdę nie. Odpowiedzi nie było. Pan Pendleton już się nie śmiał, lecz patrzył przed siebie wzrokiem, który, jak się zdawało, nie widział otoczenia. Po chwili westchnął głęboko i odwrócił się do Polianny. No, no, dość już tego mówił swym zwykłym niecierpliwym tonem Posłowem po ciebie nie dlatego, żebyś widziała mnie smutnym i ponurym posłuchaj w bibliotece na półce oszklonej szafy stojącej w rogu pokoju znajdziesz niewielką rzeźbioną szkatułkę naturalnie o ile moja służąca robiąc porządki nie postawiła jej gdzie indziej przynieś mi ją będzie trochę ciężka ale sądzę że ją udźwigniesz o jestem bardzo silna zawołała Polianna wybiegając z pokoju a za chwilę wróciła ze szkatułką następne chwile były arcyprzyjemne. Pudełko było pełne różnych osobliwości, które pan Pendleton zebrał podczas swoich podróży, a każdy przedmiot posiadał swoją historię, niezależnie od tego, czy była to misternie rzeźbiona szachownica z Chin, czy też bożek kamienny przywieziony z Indii. Po wysłuchaniu historii, bożka Polianna zamyśliła się. Właściwie to może i większą zasługą jest, Szeptały jej usteczka, wychowywać małego hindusa, jednego z tych, co to myślą, że Bóg jest w tym kamiennym posążku, niż takiego Jimiego, który zna Boga i wie, że Bóg jest w niebie. A jednak żal mi bardzo, że one wolały wychowywać poganina niż Jimiego. Pan Pendleton znów pogrążył się w zadumie i nie słuchał, co mówi Polianna, lecz po chwili opanował się i zaczął dalej opowiadać historię różnych zebranych osobliwości. Ta wizyta była naprawdę przemiła. Rozmawiali nie tylko o cudach, które zawierała rzeźbiona szkatułka, ale i o Poliannie, o jej codziennym trybie życia, o cioci Poli, o Nancy i nawet o życiu Polianny jeszcze tam, w domu, z ojcem. A kiedy Polianna musiała już wracać do domu, pan Pendleton przemówił do niej głosem, którego nie poznała. Tak był odmienny od zwykłego głosu chorego. Polianno, Chciałbym, żebyś mnie odwiedzała częściej. Dobrze, czuję się samotny i potrzeba mi ciebie. Jest jeszcze coś, co mnie skłania do tej prośby. Kiedy się dowiedziałem, kim jesteś, myślałem, że już nigdy więcej nie zechcę cię widzieć, ponieważ przypominasz mi coś, co od szeregu lat starałem się i nadal staram zapomnieć. Za każdym razem, kiedy doktor pytał, czy macie sprowadzić, odpowiadałem nie. Lecz z biegiem czasu Doszedłem do przekonania, że muszę cię widywać, bo to właśnie twoja nieobecność nasuwa mi myśli o tym, co tak bardzo chciałbym zapomnieć. Dlatego też proszę cię, abyś przychodziła. Czy spełnisz moją prośbę? Ależ naturalnie, proszę pana, odpowiedziała Polianna, patrząc oczyma pełnymi sympatii należącego przed nią chorego człowieka o smutnej twarzy. Sprawi mi to wielką przyjemność. Dziękuję odpowiedział pan Pendleton. Tegoż wieczoru Polianna opowiedziała Nancy o swej wizycie u pana Pendletona, o jego zbiorach z podróży, o ciekawych historiach, które jej opowiadał. I pomyśleć tylko, westchnęła Nancy, że on ci to wszystko pokazywał i opowiadał. On zawsze taki ponury i nigdy z nikim nie rozmawiający. Ach, on tak wygląda, lecz taki nie jest. Stanęła znów w obronie pana Polianna. Nie rozumiem naprawdę, dlaczego wszyscy tak źle o nim mówią. Gdyby go znali lepiej, myśleliby inaczej, nawet ciocia Poli, i ona go nie lubi. Nie chciała na przykład posłać mu galaretki i wiesz, tak się bała, żeby czasem nie pomyślał, że to ona mu ją posyła. Zapewne nie wchodzi to w zakres jej obowiązków, wzruszyła ramionami Nancy. Lecz co mnie w tym wszystkim dziwi, to to, że on, który nie należy w ogóle do ludzi lubiących dzieci, Ciebie jednak lubi. Ja też myślę, że on nie lubi dzieci, potwierdziła Polianna. Dziś nawet powiedział mi, że początkowo miał zamiar nigdy mnie więcej nie widzieć, ponieważ przypominałam mu coś, co pragnął zapomnieć. Lecz potem co to mogło znaczyć? Przerwała Nancy. Powiedział ci, że przypomniałaś mu coś, co by chciał zapomnieć. Tak, lecz potem. A co to było? Tego mi nie powiedział. – Tajemnica – zawołała uroczyście Nancy. – To dlatego tak cię lubi. – Ach, Polianno, to zupełnie jak w powieści. Dużo czytałam książek, na przykład Tajemnice Lady Endly albo jeszcze inne. W każdej z nich była jakaś tajemnica. – A teraz taką tajemnicę mamy przed sobą. – Polianno, opowiedz mi dokładnie wszystko. – O, rozumiem, dlaczego do ciebie właśnie czuję sympatię – Przedtem jednak byłam mu obojętna, aż do chwili, kiedy powiedziałam, kim jestem i kiedy musiałam tłumaczyć, że to nie ciocia Poli posyła mu. Nancy zerwała się z krzesła i klasnęła w ręce. O, Polianno, teraz już wiem wszystko. Powiedz mi tylko, czy to wtedy nie chciał cię widzieć, gdy się dowiedział, że jesteś siostrzenicą panny Poli? Zdaje mi się, że tak. A panna Poli nie chciała posłać mu galaretki? Tak i bała się, żeby czasem nie pomyślał, że to ona. Tak, teraz już wszystko jasne. Westchnęła głęboko Nancy. Posłuchaj, otóż pan Pendleton był narzeczonym panny Poli, Dodała z przekonaniem. Ależ Nancy, to niemożliwe, ona go nie lubi. Nancy uśmiechnęła się. Pewnie, że nie lubi, bo oni przecież poróżnili się. Ponieważ jednak Polianna patrzyła wciąż niedowierzająco, Nancy zaczęła opowiadać jej całą historię. Otóż było to tak. Jeszcze przed Twoim przyjazdem opowiadał mi pewnego razu Tomasz, że panna Poli miała narzeczonego. Nie chciałam wierzyć, ale Tomasz zapewnił mnie, że pan ten mieszka w naszym mieście. A teraz wiem już, że jest to właśnie pan Pendleton. Bo czy nie stroni od ludzi i czy nie zamknął się samotnie w swoim domu, nie dopuszczając nikogo do siebie? Czy obojętnie przyjął wiadomość, że jesteś siostrzenicą panny Poli? Czyż nie powiedział ci, że przypominasz mu coś, co pragnąłby zapomnieć? Jasne przecież, że chodzi tu o pannę Poli, a jej niechęć, by posłać mu galaretkę? Wszystko to jest tak oczywiste, jak to, że w tej chwili mówimy ze sobą. Polianna ze zdumieniem szeroko otworzyła oczęta, Ależ Nancy, gdyby byli narzeczonymi, to by się już dawno pogodzili. Ty się na tym nie znasz, odpowiedziała z lekką pogardą w głosie Nancy, Jesteś jeszcze za mała. To tylko wiedz, że jeśli są na świecie ludzie, którzy nie potrafiliby grać w zadowolenie, to na pewno poróżnieni ze sobą narzeczeni. Polianno, krzyknęła nagle Nancy, jakby jej jakaś szczęśliwa myśl przyszła do głowy. Czy nie byłoby nadzwyczajne, gdybyś nauczyła ich twojej gry w zadowolenie tak, żeby się w końcu pogodzili i pobrali? Jakby się wszyscy dziwili, tylko że to ci się nie uda. Polijadna nic nie odpowiedziała, ale gdy wieczorem wracała do swego pokoju, była bardzo zamyślona. Rozdział Siedemnasty Widma Słoneczne. Podczas upalnych dni sierpniowych Polianna dość często odwiedzała pana Pendletona. Wizyty te nie zawsze były jednakowo miłe. Nie dlatego, żeby chory ich nie chciał, bo często po nią posyłał, lecz Poliannie zdawało się, że jej obecność nie za każdym razem wpływała dodatnio na zmianę humoru chorego. Rozmawiał z nią, pokazywał jej różne osobliwości, książki, obrazy, lecz widocznie drażniło go przymusowe niedołęstwo i bezczynność, oraz porządki wprowadzane w jego domu przez zajmujące się nim teraz osoby najwyraźniej nie podzielające jego wizji ładu w najbliższym otoczeniu. Lubił jednak Szczebiot Polianny, a dziewczynka instynktownie to odczuwając Szczebiotała przez cały czas swoich wizyt. Lubiła rozmawiać z nim, ale nigdy nie była pewna, czy spojrzawszy na niego nie zobaczy zmęczonego, smutnego wzroku, który ją tak niepokoił, i bała się, że może to ona właśnie jakimś nieostrożnym słowem wywołała na jego twarzy ten smutek. Jakoś nie miała dotąd okazji mówić mu o grze w zadowolenie. Parę razy co prawda zaczynała, lecz pan Pendleton natychmiast zmieniał temat rozmowy. Polianna już nie wątpiła teraz, że pan Pendleton był kiedyś narzeczonym panny Poli i całą siłą swego szczerego i kochającego serduszka chciała wnieść w samotne życie obojga, choć odrobinę szczęścia. Gdy próbowała mówić z panem Pendletonem o ciotce, słuchał jej, czasem spokojnie, czasem niecierpliwie, zwykle z lekkim, drwiącym uśmiechem na zaciśniętych wargach. Gdy zaś mówiła, a raczej usiłowała mówić o panu Pendletonie z ciotką, panna Poli zazwyczaj słuchała niedługo i zawsze wynajdowała jakiś inny temat do rozmowy. To samo robiła jednak, gdy Polianna zaczynała czasem mówić o innych osobach, jak na przykład o doktorze Chiltonie. Lecz Polianna tłumaczyła to sobie tym, iż pannie Poli wciąż jeszcze było przykro, że doktor Chilton zobaczył ją wówczas ustrojoną w szal i z różą we włosach. Stosunek panny Poli do doktora Chiltona był jednakże wyjątkowo nieprzechylny, co mogła skonstatować Polianna, gdy pewnego razu przeziębienie i silny katar zmusiły ją do pozostania w domu. Jeśli do wieczora nie będzie ci lepiej, wezwę lekarza, oświadczyła panna Poli. Naprawdę? Ach, jak to dobrze. Spodziewam się, że nie będzie mi lepiej. Odpowiedziała zachrypniętym głosem Polianna. Tak bardzo chciałabym, żeby doktor Chilton mnie odwiedził. Zdziwił ją jednak wzrok, jakim panna Poli na nią spojrzała. Doktor Chilton do ciebie nie przyjdzie, Polianno, powiedziała oschle panna Poli. Doktor Chilton nie jest naszym domowym lekarzem. Jeśli nie będzie ci lepiej, wezwę doktora Warena. Jednak stan zdrowia Polianny nie pogorszył się i doktor Warren nie został wezwany. Zresztą bardzo się z tego cieszę. Mówiła tego wieczoru polianna do ciotki. Naturalnie doktor Warren jest też bardzo miły, lecz wolałabym doktora Chiltona. I bałabym się, żeby się nie obraził, gdyby ciocia wezwała kogo innego. Naprawdę nie trzeba ganić go za to, że wtedy zobaczył ciocię tak ładnie ubraną, dodała filuternie. Dosyć, polianno. Wcale nie mam zamiaru rozprawiać z tobą o doktorze Chiltonie, przerwała panna Poli stanowczym głosem. Polianna przez chwilę patrzyła na nią zaciekawionym, lecz smutnym wzrokiem. Potem westchnęła. Bardzo cioci do twarzy, tak jak teraz, z zaróżowionymi policzkami. Tak chciałabym kiedyś znów ciocię uczesać. Lecz panne Poli nie było już w pokoju. Kiedyś w końcu sierpnia, kiedy Polianna była znów u pana Pendletona, zauważyła na poduszce wąski pas światła, złożonego z kolorów niebieskiego, zielonego, żółtego, czerwonego i fioletowego. Stanęła oczarowana. Ach, panie Pendleton, czy pan widział to dziecko tęczy, które przyszło pana odwiedzić? Zawołała z zachwytem. Ach, jakie to cudne, jak to się robi? Pan Pendleton uśmiechnął się od niechcenia. Tego dnia był w wyjątkowo złym humorze i usposobiony nieprzychylnie względem całego otoczenia. Mam wrażenie, że te widma słoneczne powstały z promieni, odbijających się w ukośnie ściętej krawędzi szkła termometru, umocowanego w oknie. Właściwie termometr jest prawie zawsze w cieniu, i tylko z rana parę chwil pada na niego słońce. Ach, jakie to ładne! wołała Polianna, i to robi słońce! Gdybym miała taki termometr, trzymałabym go cały dzień na słońcu. Heh, ładne byś miała pojęcie o właściwej temperaturze, gdyby tak termometr był stale wystawiony na słońce, roześmiał się pan Pendleton. Nie kłopotałabym się wcale o to, odparła Polianna, wciąż jeszcze oczarowana blaskami tęczowymi na poduszce. Czy kogoś, kto by przez cały dzień przebywał w tęczy, mogłaby obchodzić temperaturę? Pan Pendleton znów się uśmiechnął. Obserwował uważnie rozpromienioną twarzyczkę Polianny i nagle przyszła mu jakaś myśl do głowy. Nacisnął guzik dzwonka elektrycznego. "Noro", rzekł do służącej, która ukazała się we drzwiach, "proszę mi przynieść brązowy świecznik stojący w salonie na kominku". "Dobrze, proszę pana", odpowiedziała nieco zdziwiona służąca i po chwili wróciła ze świecznikiem. Wejściu jej towarzyszyło melodyjne brzęczenie trójgraniastych wisiorków kryształowych zdobiących stary świecznik. – Dziękuję, proszę postawić na stoliku. A teraz proszę wziąć sznurek i przeciągnąć w poprzek okna, zaczepiając o haczyki. Więcej nic, dziękuję – dodał, gdy służąca zrobiła wszystko pod łuk wskazówek. A gdy wyszła z pokoju, spojrzał uśmiechnięty na Poliannę. – Podaj mi teraz, dziecinko, świecznik. Polianna, trzymając mocno rączkami ciężki świecznik, podała mu go, a pan Pendleton zaczął jeden po drugim odczepiać wiszące kryształki. Gdy ich odczepił kilkanaście, zwrócił się do Polianny, a teraz moja mała, jeśli naprawdę chcesz przebywać w tęczy, zawieź te kryształki jeden przy drugim na sznurku przeciągniętym w poprzek okna. Już po zawieszeniu pierwszych kilku kryształków, w oknie oświetlonym słońcem Polianna zauważyła to, co miało się stać. Tak była podniecona, że małe paluszki jej drżały po prostu przy zawieszaniu reszty kryształków, a gdy skończyła, wydała okrzyk zachwytu pokój wyglądał jak w zaczarowanej bajce tęczowe kręgi w niezliczonej liczbie pokryły ściany sufit podłogę wszędzie tańczyły promienie czerwone żółte niebieskie zielone fioletowe boże jak cudnie czy panu się nie zdaje że samo słońce w tej chwili gra w zadowolenie zawołała zapominając zupełnie że pan Pendleton nic jeszcze o tej grze nie wiedział Jakbym chciała mieć dużo takich kryształków, dałabym Cioci Poli, pani Snow i wielu innym osobom. Wszyscy byliby zadowoleni, a Ciocia Poli pewnie by się tym razem nie powstrzymała, żeby nie trzasnąć drzwiami z radości, nieprawdaż? Pan Pendleton wciąż się śmiał. Jednak, Polianno, powiedział, wspomnienia, które mam o twej ciotce. Zmuszają mnie przypuszczać, że trzeba by było czegoś więcej niż oświetlone słońcem kryształki, żeby zmusić ją do trzaśnięcia drzwiami z radości. Ale o jakiej to grze wspominałaś przed chwilą? Polianna zrobiła zdziwioną minkę, lecz zaraz zawołała: Ach zapomniałam zupełnie, że pan nie zna jeszcze gry w zadowolenie. Gry w zadowolenie? Powiedz mi, co to jest. Wówczas Polianna opowiedziała mu wszystko, począwszy od lalki, której oczekiwała i zamiast której nadeszły kule. Opowiadając, nie patrzyła jednak wcale na chorego. Jej zachwycony wzrok spoczywał cały czas na przecudnych widmach słonecznych, wywołanych przez rozwieszone w oknie kryształki. Oto wszystko zakończyła. A teraz rozumie pan, że miałam słuszność, mówiąc, że w tej chwili nawet samo słońce usiłuje grać w zadowolenie. Przez chwilę trwało milczenie, następnie dał się słyszeć słaby i wyczerpany głos chorego. Może, lecz ze wszystkich tych kryształków wytwarzających słoneczne widma, najpiękniejszym i najlepszym jesteś ty, Polianno. – Ale ze mnie nie promienieją tęczowe blaski, gdy na mnie padnie światło słoneczne – zaprotestowała żywo dziewczynka, pojmując dosłownie słowa chorego. – Myślisz, że nie? – – zapytał z uśmiechem, a Polianna, spojrzawszy teraz na twarz chorego, zobaczyła ze zdziwieniem, że oczy miał pełne łez. – Na pewno nie, proszę pana – odpowiedziała poważnie, a po chwili dodała smutnie. – Zdaje mi się, że promienie słońca, gdy padają na mnie, wywołują tylko piegi, nic więcej. Tak przynajmniej mówiła mi ciocia Poli. Pan Pendleton znów się roześmiał, lecz Poliannie zdawało się, że w śmiechu tym brzmiało stłumione łkanie. Rozdział osiemnasty. Coś zdumiewającego. We wrześniu Polianna poszła do szkoły. Egzaminy wykazały, że była dostatecznie przygotowana, aby zająć w szkole miejsce obok swych rówieśniczek. Do pewnego stopnia szkoła była niespodzianką dla Polianny, ale i Polianna może jeszcze w większym stopniu była niespodzianką dla szkoły. W końcu jednak dopasowały się wzajemnie i Polianna pewnego razu oświadczyła ciotce, że chodzić do szkoły to znaczy żyć. W co przedtem mocno wątpiła. Aczkolwiek Polianna miała teraz znacznie mniej czasu, nie zapominała jednak o starych przyjaciołach. Naturalnie nie mogła poświęcać im tyle czasu co przedtem, lecz nadal utrzymywała kontakty z nimi. Jednak pan Pendleton był niezadowolony z takiego stanu rzeczy i miał ciągle pretensje, że Polianna go zaniedbuje. Gdy pewnej soboty odwiedziła go po południu, zagadnął niespodzianie. A gdybyś tak Polianno zamieszkała u mnie, w ostatnich czasach prawie wcale cię nie widuję. Polianna roześmiała się. Pan Pendleton bywał taki dziwny czasami. Myślałam, że pan nie lubi ludzi koło siebie, odparła po chwili. To było przedtem, nim mnie nauczyłaś twej cudownej gry. Teraz jestem zadowolony, gdy się mną opiekują. Cieszy mnie i to, że już za kilka dni wstanę i wtedy zobaczymy, jak mi pójdzie z nimi, rzekł, wskazując na oparte o ścianę kule. A jednak pan nie zawsze jest ze wszystkiego zadowolony? zauważyła Polianna. Pan tylko tak mówi. Zresztą wie pan sam, że jeszcze niezupełnie dobrze umie grać w zadowolenie. Tak, pan to wie dobrze. Twarz pana Pendletona spochmurniała. Właśnie dlatego jesteś mi potrzebna, żebyś mnie nauczyła grać jak należy. Zechcesz więc zamieszkać u mnie? Czy pan to mówi serio? Najzupełniej no, jesteś mi potrzebna. A więc zgoda? Ależ ja nie mogę. Pan wie przecież, że należę do cioci Poli. Twarz pana Pendletona przybrała jakiś dziwny wyraz, którego Polianna nie mogła zrozumieć. Podniósł głowę. Mniej należysz do niej niż do. Może ona pozwoli ci jednak, nie dokończył rozpoczętego zdania. Czy zamieszkałabyś u mnie, gdyby się ciotka na to zgodziła? Polianna nie mogła się zdecydować. Ciocia Poli była zawsze tak dobra dla mnie, odpowiedziała wreszcie. Przyjęła mnie do siebie, kiedy nie miałam nikogo, kto by się mną zajął, prócz pań z dobroczynności, a potem. Twarz pana Pendletona przybrała znów ten niezrozumiały wyraz, lecz tym razem przerwał jej głosem cichym i smutnym. Polianno, przed laty kochałem bardzo pewną osobę. Spodziewałem się, że wprowadzę ją tu do tego domu, marzyłem o tym, jak szczęśliwi będziemy przez całe życie. Polianna, pełna sympatii i współczucia, słuchała uważnie. Nie sprowadziłem jej jednak, mówił dalej pan Pendleton. Dlaczego? To wszystko jedno. Nie stało się zadość mym marzeniom. Od tej chwili dom mój jest dla mnie tylko miejscem, gdzie mogę spędzić noc lub schronić się od deszczu i wiatru. Lecz nie jest domem, ogniskiem w pełnym słowa tego znaczeniu. Żeby stworzyć ognisko domowe, potrzebne są ręka i serce kobiety lub obecność dziecka polianno. Ja nie mam ani jednego ani drugiego. A teraz po tym, co ci powiedziałem. Czy zgodzisz się zamieszkać u mnie? Polianna ciągle słuchała w skupieniu, ale gdy skończył, twarzyczka jej rozpromieniła się i dziewczynka podskoczyła radośnie. Więc pan mówi, że przez cały czas brak panu było serca kobiety? Tak, dziecino. Ach, jak się cieszę, jak wszystko dobrze się składa. A więc pan będzie mógł wziąć nas obie. Jak to będzie cudnie! Wziąć nas obie? powtórzył zdumiony pan Pendleton. Polianna zmieszała się nieco. Jeżeli ciocia Poli gniewa się wciąż jeszcze na pana, to na pewno przestanie, gdy jej pan powie wszystko to, co mi powiedział przed chwilą, a wtedy zamieszkamy tu obie. Po tych słowach Polianny w oczach pana Pendletona można było odczytać wyraźne przerażenie. Ciocia Poli ma tu zamieszkać? Zawołał ze zdumieniem. Polianna szeroko otworzyła oczęta może by pan chciał przenieść się do niej. Co prawda do mnie jest taki ładny, ale za to... Polianno, co ty wygadujesz? Przerwał pan Pendleton z wyrzutem w głosie. Pytam tylko, gdzie będziemy mieszkały? Odpowiedziała zdziwiona dziewczynka. Przecież pan powiedział wyraźnie, że przez szereg lat pragnął posiadać rękę i serce cioci Poli, aby stworzyć ognisko domowe i okrzyk przerażenia wydarł się z ust pana Pendletona. Podniósł rękę, zaczął coś mówić, lecz po chwili umilkł, a podniesiona ręka opadła bezwładnie na łóżko. W tej chwili weszła służąca, meldując przybycie doktora Chiltona. Gdy polianna podniosła się z krzesła z zamiarem odejścia, pan Pendleton gorączkowo odwrócił się do niej. Polianno na Boga, nie mów nikomu, o co cię prosiłem! wyszeptał błagalnie. Polianna z promienną twarzyczką odrzekła: Pewnie. Ja się od razu domyśliłam, że pan woli to sam powiedzieć. Pan Pendleton bezwładnie opadł na poduszki. Co się stało? pytał po chwili doktor Chilton, badając przyspieszony puls swego pacjenta. Zagadkowy uśmiech przebiegł po twarzy chorego. Zdaje mi się, że przyjąłem za wielką dozę pańskiego lekarstwa. Zaśmiał się w odpowiedzi, widząc wzrok doktora goniący za odchodzącą polianną. Rozdział dziewiętnasty Coś jeszcze bardziej zdumiewającego. Następnego dnia była niedziela. W ten dzień Polianna zwykle rano chodziła do kościoła, a potem do szkoły niedzielnej. Po południu zaś odbywała z Nancy dłuższe spacery. Na dziś był również projektowany ładny spacer w okolice, lecz wracając ze szkoły Polianna niespodziewanie zobaczyła doktora Chiltona, który dopędzał ją w swym powozie. Gdy ją ujrzał, zatrzymał konie. Pozwól, że cię odwiozę do domu, rzekł. Chciałbym z tobą pomówić. Właśnie szukałem cię. Mówił dalej, gdy Polianna zajęła miejsce w powozie. Ponieważ pan Pendleton polecił mi prosić cię, abyś koniecznie odwiedziła go dziś po południu, mówił mi, że chodzi o coś bardzo ważnego. Polianna zgodziła się radośnie. O tak, wiem, przyjdę na pewno. Doktor spojrzał na nią ze zdziwieniem. Tylko nie jestem pewien, czy mam ci pozwolić iść? Zdawało mi się, że wczoraj podziałałaś na chorego bardziej podrażniająco niż uspokajająco, moja panno. Polianna roześmiała się. Ach, to nie moja wina, a raczej nie tyle moja, ile cioci Poli. Jak to cioci Poli, zawołał zdziwiony doktor. A tak. I wie pan, to takie ciekawe. Zresztą, opowiem panu. Co prawda pan Pendleton prosił, abym nie opowiadała o tym, ale pewnie nie rozgniewa się, jeśli pan się o tym dowie. Przecież szło raczej o to, aby jej tego nie mówić. Komu jej? No, cioci Poli. Pan Pendleton woli pewnie sam z nią pomówić, zamiast tego, żebym ja to zrobiła. Gdy się ludzie kochają, zawsze są tacy, dodała z wielką powagą. Gdy się ludzie kochają? W tejże chwili koń szarpnął powozem tak, jakby ręka trzymająca lejce doznała nagłego wstrząśnienia. A tak? – mówiła Polianna. – Z początku nic o tym nie wiedziałam, dopóki Nancy mi nie opowiedziała, że ciocia Poli miała narzeczonego i że przed wielu laty zerwała z nim. Wprawdzie Nancy nie wiedziała z początku, kto to był, lecz teraz doszłyśmy wspólnie, że to pan Pendleton. Czy pan o tym nie wiedział? Na te słowa doktor wypuścił lejce, a ręka jego bezwładnie opadła na kolana. – Ach, nie, nie wiedziałem, odparł. I wie pan, to wyszło tak nadzwyczajnie! Śpieszyła dokończyć Polianna, ponieważ już zbliżali się do willi panny Harrington. Pan Pendleton prosił, abym u niego zamieszkała, ale naturalnie nie chciałam opuścić Cioci Poli, która przecież była tak dobra dla mnie. Wtedy zaczął mi mówić o tym, że pragnął posiadać rękę i serce kobiety, i zdawało mi się, że i teraz wciąż o tym myśli. Byłam uszczęśliwiona, bo przecież, jeśli się pogodzi z Ciocią, to obie zamieszkamy u niego, albo on u nas. Naturalnie, ciocia Poli jeszcze o niczym nie wie, bośmy jeszcze nie zupełnie wszystko przygotowali. Przypuszczam, że dlatego właśnie pan Pendleton chce mnie widzieć dziś po południu. Doktor wyprostował się. Zagadkowy uśmiech błąkał się po jego twarzy. O, bardzo dobrze rozumiem, czemu pan Pendleton pragnie cię widzieć, powiedział, zatrzymując powóz przed bramą. A oto i ciocia w oknie, zawołała Polianna, lecz zaraz potem dodała Ach nie. Nie ma jej, a zdawało mi się, że ją widziałam. Nie. Teraz już jej nie ma. Odpowiedział doktor Chilton, lecz już się nie uśmiechnął. Pan Pendleton oczekiwał Polianę bardzo podekscytowany. – Polianno, powiedział, gdy tylko weszła. Przez całą noc starałem się rozwiązać zagadkę, jaką mi zadałaś, mówiąc o chęci posiadania przeze mnie ręki i serca twej cioci Poli. Co chciałaś przez to powiedzieć? No to, że pan był narzeczonym cioci Poli, odparła spokojnie Polianna. Ja? Narzeczonym cioci Poli? Zdziwienie, jakie brzmiało w głosie pana Pendletona, wywołało jeszcze większe w oczach Polianny. Ależ proszę pana, Nancy mi to wyraźnie powiedziała. Wówczas pan Pendleton wybuchnął śmiechem. Naprawdę? A więc muszę ci powiedzieć, że Nancy bardzo się omyliła. – rzekł, gdy się nieco uspokoił i przestał śmiać. – Jak to? Więc pan nie był narzeczonym cioci? – Głos Polianny zdradzał rozpaczliwe po prostu rozczarowanie. – Nigdy. – A więc to nie było tak, jak w powieści? Pan Pendleton nic nie odpowiedział. Smutnym, zadumanym wzrokiem patrzył przez okno. – Boże, jaka szkoda! A wszystko szło przecież tak dobrze! – Mówiła prawie ze łzami w oczach, Polianna. Tak chciałam zamieszkać tu z Ciocią Poli. A teraz już nie chcesz? zapytał pan Pendleton, nie odwracając głowy. Pewnie, że nie. Należy przecież do Cioci Poli. Pan Pendleton odwrócił się nagle do niej. Przedtem, zanim należałaś do niej, Polianno, należałaś do twojej matki. I właśnie jej rękę i serce pragnąłem posiadać. Mojej. Matki? Tak, wprawdzie nie miałem zamiaru ci o tym mówić, ale może będzie lepiej, gdy będziesz to wiedziała. Twarz pana Pendletona pobladła. Mówił z wysiłkiem. Polianna patrzyła na niego szeroko otwartymi oczyma. Kochałem twoją matkę, lecz ona mnie nie kochała i po pewnym czasie odjechała z twoim ojcem. Wtedy dopiero uprzytomniłem sobie, jak bardzo ją kocham. Świat stał się dla mnie bezbarwny, smutny, pusty. Ale co tam, podczas długich lat, które nastąpiły potem, zrobiłem się starcem, dziwacznym, ponurem, nieprzyjemnym, chociaż nie jestem jeszcze stary, Polianno. Potem, pewnego dnia, jak to widmo słoneczne, które tak lubisz, ty weszłaś w moje życie i zabarwiłaś je dzięki swej szczerej wesołości, purpurą i złotem. Gdy po pewnym czasie dowiedziałem się, kim jesteś, myślałem, że już nie będę mógł Cię widywać. Nie chciałem, żebyś mi przypominała Twoją matkę, lecz wiesz dobrze, co się stało. Muszę Cię widywać. I chciałbym mieć Cię zawsze przy sobie, Polianno. Zechciej więc zamieszkać u mnie. Ależ, Panie Pendleton, ja jest przecież ciocia Poli. Dziewczynka miała oczęta pełne łez. Pomyśl trochę o mnie. Czy myślisz, że mogę być z czegokolwiek zadowolony bez ciebie? Wszak wiesz, Polianno, że dopiero począwszy od chwili, gdy cię poznałem, jestem zadowolony z życia. A gdybyś została moją małą córeczką, byłbym zadowolony ze wszystkiego i postarałbym się zrobić cię szczęśliwą. Czyniłbym zadość każdej twojej chęci, cały mój majątek do ostatniego grosza, użyłbym na to, aby cię uszczęśliwić. Polianna była jednak jakby urażona ostatnimi słowami. Czy pan myśli, że pozwoliłabym panu wydawać na mnie pieniądze, które pan oszczędzał dla biednych pogan? Pan Pendleton zarumienił się. Chciał coś powiedzieć, lecz Polianna nie dała mu przyjść do słowa. Poza tym człowiek tak bogaty jak pan, nie powinien mnie wcale potrzebować do szczęścia. Pan przecież uszczęśliwia innych i przez to powinien pan być sam szczęśliwy. Dał pan mnie i pani Snow widma słoneczne, Nancy złotą monetę. Ach, nie mówmy o tym. Przerwał pan pendleton. Rumieniec na jego twarzy wzmógł się jeszcze bardziej i nic dziwnego, pan pendleton nigdy nie był człowiekiem zbyt hojnym i dobroczynnym. To wszystko drobnostki, mówił dalej. A i to stało się przez ciebie. Owszem, tak jest, dodał, widząc przeczący ruch Polianny. I wszystko to świadczy właśnie o tym, jak bardzo jesteś mi potrzebna. Jeśli chcesz, Polianno, abym nadal grał w zadowolenie. Powinnaś na stałe do mnie przyjść, aby grać ze mną razem, mówił głosem coraz to cichszym i bardziej błagalnym. Polianna zamyśliła się. Ciocia Poli jest tak dobra dla mnie, zaczęła, lecz pan Pendleton przerwał natychmiast. Twarz jego znów przybrała dawny wyraz podrażnienia. Niecierpliwość, nie znosząca sprzeciwu, za długo trzymała go w swych więzach, aby mógł od razu się jej wyzbyć. Pewnie, że jest dobra dla ciebie, ale ani w połowie nie potrzebuje cię, tak jak ja. Ależ proszę pana, ja wiem, że ona jest zadowolona, że ma... Zadowolona? Przerwał znów pan Pendleton, tracąc ostatecznie cierpliwość. Mogę się założyć, że pan Napoli nie wie nawet, co znaczy być zadowoloną. Ona tylko spełnia swój obowiązek. O tak, jest to osoba nadzwyczaj obowiązkowa. Doświadczyłem tego sam w swoim czasie. Przez te ostatnie piętnaście czy dwadzieścia lat nie byliśmy wielkimi przyjaciółmi. Znam ją dobrze i wszyscy ją znają. Nie należy ona do rodzaju ludzi zadowolonych, Polianno. Niezdolna jest do tego. Zresztą, zapytaj, czy zgodzi się oddać cię, bo ty moja maleńka jesteś mi bardzo, bardzo potrzebna. Polianna westchnęła głęboko i wstała. Dobrze, zapytam, powiedziała. Oczywiście nie znaczy to, żebym nie chciała u pana zamieszkać, lecz ale nie dokończyła zdania i na chwilę cisza zapanowała w pokoju. W każdym bądź razie, dodała po chwili, cieszę się bardzo, że nie powiedziałam jej tego wczoraj, gdyż przypuszczałam, że pan jej również potrzebuje. Pan Pendleton uśmiechnął się. O tak, Polianno, to lepiej, żeś z ciocią wczoraj o tym nie mówiła. Właśnie, powiedziała wesoło Polianna, mówiłam tylko z doktorem, ale to się nie liczy. Z doktorem? Zawołał nagle pan Pendleton, widocznie zaniepokojony. Mam nadzieję, że nie z doktorem Chiltonem, właśnie z nim, kiedy odszukał mnie i powiedział, że pan tak pragnie mnie widzieć. Ależ dziecko. I pan Pendleton znów osłabł z przerażenia. Po chwili przemógł się i zapytał: A cóż doktor powiedział na to? Nie przypominam sobie dokładnie, odpowiedziała po namyśle Polianna. W każdym razie nic nadzwyczajnego. Ach tak, powiedział, że rozumie, dlaczego pan pragnie mnie widzieć. Naprawdę? zawołał pan Pendleton, a Poliannie zdawało się, że zobaczyła łzy w jego oczach. Rozdział dwudziesty. Rozstrzygnięta kwestia. Wychodząc od pana Pendletona, Polianna zauważyła, że niebo ściemniło się, jakby przed nadejściem burzy. Przyspieszyła więc kroku, lecz w połowie drogi zobaczyła Nancy, która szła naprzeciw niej z parasolem. Właśnie w tej chwili chmury zaczęły się nieco rozpraszać. Byłam pewna, że burzy nie będzie, rzekła Nancy, witając się z dziewczynką, ale panna Poli kazała koniecznie wyjść ci naprzeciw z parasolem. Bardzo się niepokoiła. Naprawdę? Machinalnie zapytała Polianna, przyglądając się chmurom. Ale ty, zdaje mi się, myślisz o czymś innym, zauważyła Nancy, nieco zgorszona. Mówię ci jeszcze raz, że panna Poli się niepokoiła o ciebie bardzo. Ach, tak, odparła Polianna, przypominając sobie pytanie, jakie miała zadać ciotce po powrocie. Bardzo mi przykro, że się niepokoiła z mojego powodu. A ja się z tego bardzo cieszę, odparła Nancy. Polianna spojrzała na nią ze zdziwieniem. Cieszysz się, że ciocia niepokoiła się o mnie? Ależ Nancy wcale nie tak się gra w zadowolenie, tu się nie ma z czego cieszyć. Ach. Wcale nie zamierzałam grać w zadowolenie. Ty nawet nie domyślasz się, co to znaczy, że panna Poli niepokoiła się o ciebie, dziecinko. To znaczy, że się męczy, a to jest bardzo przykre uczucie. Cóż to może znaczyć więcej? A więc ci powiem: to znaczy, że panna Poli tym razem zrobiła to nie z obowiązku. Jak to? Nancy? zawołała Polianna zgorszona. Ciocia Poli zawsze przecież spełnia swe obowiązki. Jest to osoba bardzo obowiązkowa, mówiła bezwiednie powtarzając słowa pana Pendletona. Nancy roześmiała się. Owszem, jest taka i taka zawsze była, ale odkąd jesteś u nas, zaszła w niej pewna zmiana. Polianna zamyśliła się. Wiesz, Nancy, chciałam Cię o coś zapytać. Jak ci się zdaje? Czy Ciocia Poli chętnie trzyma mnie u siebie? Czy odczułaby moją nieobecność? Nancy zastanawiała się nad tą sprawą dość często i gdyby pytanie to było zadane dawniej, czuła, że trudno by jej było odpowiedzieć szczerze, nie raniąc serduszka dziewczynki. Lecz dziś, niepokój panny Poli i wysłanie parasola zmieniły jej przekonanie o stosunku panny Poli do siostrzenicy, mogła więc na to pytanie odpowiedzieć inaczej. Czy chętnie cię trzyma? Zawołała, czy odczułaby twą nieobecność? A czyż nie o tym właśnie mówiłam ci przed chwilą? Czy nie posłała mnie w pośpiechu z parasolem, zauważywszy na niebie chmury? Czy nie kazała przenieść cię o piętro niżej, żebyś miała ładniejszy pokoik? A tyle innych drobnych dowodów, czyż nie świadczy o tym, żeś złagodziła jej charakter, a piesek, a kotek, a chociażby jej sposób mówienia do mnie i wiele, wiele innych rzeczy? Nie wyobrażasz sobie nawet, do jakiego stopnia brakłoby jej ciebie, gdybyś stąd odeszła. Twarzyczka Polianny zajaśniała po tych słowach radością. Ach, Nancy, jak to dobrze. Nie masz pojęcia, jak się cieszę, że jestem cioci Poli potrzebna. Teraz naprawdę nie mogłabym jej opuścić, myślała Polianna, idąc do swego pokoju. Wiedziałam, że mi jest dobrze z ciocią, ale nie przypuszczałam nigdy, aby jej było dobrze ze mną. Pozostawało więc zawiadomić o tym postanowieniu pana Pendletona, co było zadaniem niełatwym i Polianna trochę się tego bała. Lubiła bardzo pana Pendletona i szczerze mu współczuła, gdy go widziała smutnym lub gdy jej opowiadał o swym samotnym, nieszczęśliwym życiu. Wyobrażała sobie po wyzdrowieniu pana Pendletona ten duży dom o ponurych, milczących pokojach, zakurzonych stołach, porozkładanych w nieporządku książkach, i serduszko jej ścisnęło się mocno pragnęła znaleźć kogoś, kto by. I nagle podskoczyła, wydając okrzyk radości na myśl, która się urodziła w jej małej główce. Udała się jak mogła najprędzej do pana Pendletona, zastała go w bibliotece, już siedzącego na fotelu, ze swym wiernym psem u nóg. A więc, Polianno, czy będę mógł podczas resztek moich dni spokojnie grać w zadowolenie? Zapytał chory niecierpliwym tonem, zaledwie przestąpiła próg pokoju. Owszem, odpowiedziała Polianna, znalazłam najlepszy sposób, ażeby Panu, ale z Tobą przerwał Pan Pendleton. Nie, ale Polianno. Wszak nie powiesz mi nie, powiedział głosem wzruszonym. Muszę, proszę Pana, naprawdę muszę. Ciocia Poli. Odmówiła ci? Przerwał znów chory. Nie pytałam jej, z trudem wyjąkała dziewczynka. Polianno! odwróciła oczy, nie mogła znieść rozżalonego wzroku swego przyjaciela. Więc nawet jej nie pytałaś? Zapytał po chwili milczenia pan Pendleton. Naprawdę nie mogłam, wyszeptała Polianna. Zanim ją o to zapytałam, dowiedziałam się, że moja obecność jest jej potrzebna, a ja też nie chciałabym jej opuszczać. Pan nie wie nawet, jaka dobra była zawsze dla mnie. I zdaje mi się czasami, że ona zaczyna się z wielu rzeczy cieszyć. A pan wie, że przedtem tak nie było. Zresztą pan sam mi to powiedział. Ach, proszę pana, ja nie mogę opuścić cioci Poli. Nastąpiła długa chwila milczenia, przerywana tylko od czasu do czasu szumem drzew za oknami. Tak, Polianno, nie możesz jej teraz opuścić, powiedział wreszcie pan Pendleton i więcej już cię o to nie poproszę. Ostatnie słowa wymówił prawie szeptem, Lecz pomimo to Polianna usłyszała je Ale jeszcze nie powiedziałam panu wszystkiego I to tego, co jest właśnie najlepsze ze wszystkiego Co by pan mógł zrobić Nie dla mnie, Polianno Owszem, mówił pan, że dla stworzenia ogniska domowego Potrzebne jest serce i ręka kobiety Lub też obecność dziecka Otóż to drugie znalazłam Oczywiście nie będę to ja, lecz ktoś inny Ale ja nie chcę nikogo oprócz ciebie Zawołał z oburzeniem pan Pendleton Zechce pan, gdy się wszystkiego dowie. Pan jest taki dobry i życzliwy. Niech pan tylko pomyśli o widmach słonecznych, o złotej monecie, o swoich oszczędnościach dla pogan, o... Polianno, przerwał podrażniony pan Pendleton. Raz na zawsze skończ te brednie. Już dziesięć razy mówiłem ci, że nie mam żadnych pieniędzy dla pogan. Przez całe moje życie nic im nie dałem. Spodziewał się zobaczyć po tych słowach wyraz rozczarowania w oczach Polianny, Lecz zawiódł się zupełnie, gdyż ku wielkiemu swemu zdumieniu ujrzał twarzyczkę dziewczynki promieniejącą z radości. Ach, jak się cieszę! zawołała klaszcząc w dłonie. To znaczy, poprawiła się rumieniąc, nie z tego, że pan nie zbiera pieniędzy dla pogan, bo o nich i tak troszczy się wiele innych osób, ale dlatego, że pan na pewno zajmie się Jimmym Binem. O, teraz jestem pewna, że go pan weźmie do siebie. Kogo? Jimmy Bina. On da panu obecność dziecka, która przyczyni się do stworzenia ogniska domowego, a i on też będzie bardzo zadowolony. Przed tygodniem zmuszona byłam powiedzieć mu, że panie z dobroczynności, do których pisałam, odmówiły zajęcia się nim i był tym bardzo zmartwiony. A teraz, gdy się dowie, będzie uszczęśliwiony. On tak, ale nie ja – powiedział stanowczo pan Pendleton. Zresztą, Polianno, to, co mówisz, jest niedorzecznością – ale pan nie chce przez to powiedzieć, że go do siebie nie weźmie. Właśnie to chcę powiedzieć. Przecież, gdy on tu będzie, mówiła prawie ze łzami w oczach Polianna, nie będzie pan się czuł tak samotnie. Nie wątpię o tym, odparł pan Pendleton, ale w tym wypadku wolę moją samotność. Wtedy Polianna postanowiła użyć ostatniego oręża. Kiedyś Nancy opowiadając Poliannie o panu Pendletonie i chcąc powiedzieć, że jest taki ponury, dlatego że prawdopodobnie ma jakieś kłopoty i zmartwienia, które go gnębią, użyła pewnego alegorycznego określenia, a mianowicie, że trzyma kościotrupa w szafie. Polianna zrozumiała to dosłownie i od tej chwili, aczkolwiek nigdy o tym nie mówiła, zawsze ciekawa była zobaczyć tę szafę z kościotrupem. O tak, powiedziała więc teraz. Chyba pan uważa, że mały, żywy chłopiec mniej jest wart niż kościotrup, którego pan gdzieś przechowuje. Ja jestem innego zdania. Kościotrup? Tak, mówiła mi Nancy, że pan ma kościotrupa w szafie. No tak, ale... I nie dokończywszy zdania, pan Pendleton roześmiał się serdecznie. Napięte nerwy polianny nie wytrzymały jednak dłużej i dziewczynka rozpłakała się na dobre. Zobaczywszy rzęsiste łzy małej przyjaciółki, pan Pendleton natychmiast przestał się śmiać i zamyślił się na chwilę. — Polianno — rzekł następnie. — Masz rację. Może bardziej niż sądzisz. Wiem, że mały, żywy chłopiec jest więcej wart niż mój kościotrup w szafie. Jednak nie zawsze chętnie robimy zamianę. Czasem kościotrupy w szafie są nam bardzo drogie, Polianno. Ale opowiedz mi cośkolwiek o tym chłopcu. I Polianna opowiedziała mu wszystko, co wiedziała o Jimim. Wybuch śmiechu pana Pendletona nieco złagodził ciężki nastrój, a szczere opowiadanie o Jimim poruszyło rozczulone już serce, także Polianna, wychodząc od pana Pendletona, dostała polecenie, aby w najbliższą sobotę po południu przyprowadzić do dużego domu Jimiego. Ach, jak się cieszę, mówiła żegnając się z panem Pendletonem i jestem pewna, że pan go pokocha. Tak bym chciała, żeby Jimmy znalazł wreszcie przytułek i kogoś, kto by go szczerze kochał. Rozdział 21. Katastrofa Pewnego razu Polianna, na prośbę pani Snow, udała się do mieszkania doktora Chiltona, aby go zapytać o lekarstwo, na które receptę zgubiła. Polianna nigdy przedtem nie była w gabinecie doktorskim. — Nigdy jeszcze u pana nie byłam. Czy to pańskie mieszkanie? — zapytała, rozglądając się z ciekawością dokoła — Doktor uśmiechnął się smutnie. Owszem, odpowiedział, pisząc receptę, ale nie dom. To są tylko pokoje, w których mieszkam. Poljanna kiwnęła potakująco główką. Wiem, proszę pana, aby stworzyć ognisko domowe, potrzebna jest ręka i serce kobiety, albo obecność dziecka, powiedziała poważnie. Co takiego? zapytał doktor, odwracając się do niej. Pan Pendleton mi to powiedział. Dlaczego pan nie poszuka ręki i serca kobiety? A może by pan przyjął do siebie Jimiego Bina, gdyby pan Pendleton tego nie zrobił? Doktor uśmiechnął się. A więc to pan Pendleton powiedział ci, że dla stworzenia ogniska domowego potrzebna jest kobieta lub dziecko? Zapytał. Owszem, dlaczego pan tego nie stworzy? Czego? No, ogniska domowego. Ach, zapomniałam, dodała, rumieniąc się, wie pan, że ta osoba, którą pan Pendleton kochał przez tyle lat, to nie ciocia Poli, a więc nie zamieszkamy u niego. Omyliłam się wtedy, mówiąc o tym panu, ale spodziewam się, że pan tego nikomu nie powtórzył, powiedziała z obawą w głosie. Nie, dziecino, nie powtórzyłam nikomu. To dobrze, odetchnęła z ulgą. Pan był jedyną osobą, której to powiedziałam, a pan Pendleton nie chciał, aby ktokolwiek o tym wiedział, tym bardziej, że to nie była prawda. A więc czemu pan nie poszuka ręki i serca kobiety? Dopytywała natarczywie Polianna bo to nie tak łatwo, jak się zdaje. Polianna zmarszczyła czoło. Czy pan chce powiedzieć, że pan już się o to starał i że odmówiono panu? Tak jak to było z panem Pendletonem? Zapytała. Doktor podniósł się z krzesła. No no, Polianno, nie myśl więcej o tym i nie zaprzątaj swej małej główki cudzymi kłopotami. Udasz się teraz do pani Snow. Tu napisałem receptę i sposób używania lekarstwa. Czy masz jeszcze coś do mnie? Polianna potrząsnęła przecząco główką. Nie, proszę pana, więcej nic. Dziękuję. Skierowała się do drzwi. Było to w ostatnich dniach października. Polianna po wyjściu ze szkoły przechodziła przez ulicę w odległości na pozór dostatecznej od przejeżdżającego szybko samochodu. W jaki sposób zderzenie miało miejsce i kto był winien? Tego nikt nie mógł powiedzieć, dość, że koło godziny piątej po południu wniesiono Poliannę nieprzytomną do jej małego, kochanego pokoiku. Panna Poli blada jak papier i zalana łzami Nancy rozebrały ją delikatnie i położyły do łóżka, podczas gdy zawezwany telefonicznie domowy lekarz panny Poli, doktor Warren, pędził z szybkością, na jaką tylko mógł się zdobyć jego samochód. Nie trzeba było nawet patrzeć na twarz jej ciotki. Opowiadała w ogrodzie staremu Tomaszowi ze łzami w oczach Nensi, żeby widzieć, że w tej chwili nie było to z jej strony tylko spełnianiem obowiązku. Gdy się spełnia swój obowiązek, ręce nie drżą, a oczy nie patrzą tak, jakby błagały anioła stróża o pomoc i opiekę. Czy bardzo ciężko ranna? pytał Tomasz. Nie wiadomo. Gdy położono ją na łóżko, wyglądała tak, jak gdyby już nie żyła, ale panna Poli powiedziała, że żyje, bo czuła słaby oddech i bicie serca. A jakże to się stało? Kto? Kto? I stary ogrodnik zacisnął pięści, a twarz jego przybrała zły wyraz. Ach, ja bym sama chciała to wiedzieć i pomyśleć tylko, że omal nie zmiażdżono zupełnie naszego aniołka. Zawsze nienawidziłam tych ryczących maszyn. Czy ma jakieś rany? rozpytywał wciąż stary Tomasz. Owszem ma małą rankę na głowie, ale panna Poli powiedziała, że to nic, tylko że musiało być jakieś wstrząśnienie wewnętrzne. Nie mogę się doczekać aż doktor wyjdzie, tak strasznie się niepokoję. Wolałabym zamiast tego najgorsze pranie, dodała odchodząc. Ale i po wyjściu doktora Nancy nie mogła powiedzieć Tomaszowi nic nowego. Wewnątrz nie było nic złamanego, a mała rana na głowie była bez znaczenia. Jednakże doktor wychodząc od chorej Miał wyraz twarzy bardzo poważny i powiedział, że dopiero czas pokaże, co to jest. Po jego odjeździe panna Poli zdawało się była jeszcze bardziej blada i bardziej niż przedtem zaniepokojona. Chora nie odzyskała jeszcze przytomności, ale wyglądała tak, jakby spała. Na noc miała przyjść pielęgniarka. To było wszystko, czego się dowiedziała Nancy. Dopiero na drugi dzień po południu Polianna otworzyła oczy i z pełną świadomością obejrzała się dookoła. Ach. Ciociu Poli zawołała, co to? Już tak późno? Dlaczego jeszcze jestem w łóżku? Co to jest, Ciociu? Nie mogę wstać? dodała opadając na poduszki po zrobieniu wysiłku, aby się podnieść. Nic, nic, jeszcze teraz nie próbuj, kochanie, mówiła prawie płacząc panna Poli. Ale co się stało? Dlaczego nie mogę się podnieść? panna Poli skierowała pytający wzrok na pielęgniarkę, która stała przy oknie, niewidzialna dla Polianny. Ta kiwnęła twierdząco głową, a wtedy panna Poli odpowiedziała: Wczoraj wieczorem zranił cię samochód, ale nie myśl o tym, dziecinko. Trzeba, żebyś dobrze wypoczęła. Zranił mnie? A tak, biegłam wtedy. Oczy Polianny wyrażały zaniepokojenie. Podniosła rękę do głowy. Jest zabandażowana i boli mnie trochę. To nic, kochanie. Trzeba być spokojną i tylko dobrze wypocząć. Ale, ciociu, ja się tak jakoś. Dziwnie czuję i tak. Niedobrze, mówiła znów Polianna. Nogi mam jakieś dziwne, jakby nie należały do mnie. Panna Poli nic nie odpowiedziała, lecz rzuciwszy zrozpaczony wzrok w stronę pielęgniarki, odeszła do okna. Pozwól, że teraz ja ci coś powiem, zaczęła pielęgniarka wesołym głosem. Najwyższy czas, żebyśmy się poznały, więc ci się przedstawię. Nazywam się Hunt i jestem tu, by pomagać twojej cioci pielęgnować cię. A pierwsza rzecz, jaką powinnaś zrobić, aby mi sprawić przyjemność, to przełknąć te małe, białe pigułki. Polianna spojrzała na nią z niepokojem. Ależ proszę pani, ja nie potrzebuję, aby mnie pielęgnowano. Ja chcę wstać. Pani wie przecież, że chodzę do szkoły. Czy jutro jeszcze nie będę mogła pójść? z ust panny Poli, która stała przy oknie i słuchała tej rozmowy, wydarł się cichy jęk. Jutro? Odpowiedziała, uśmiechając się pielęgniarka. No, tak prędko pewnie, że ci nie pozwolę wychodzić, Polianno, ale przełknij te pigułki, a wtedy poznamy ich działanie. Dobrze, zgodziła się Polianna, ale pojutrze będę musiała koniecznie pójść do szkoły, bo mam egzaminy, których nie mogę opuścić. Potem mówiła jeszcze trochę o szkole, o samochodzie, o główce, która ją jednak bolała, lecz powoli głos jej zaczął słabnąć. W końcu pigułki nasenne zrobiły swoje i chora zasnęła. Rozdział 22. Pan John Pendleton. Ani na drugi dzień, ani przez kilka następnych polianna nie poszła do szkoły. Nie zauważyła tego jednak, gdyż z powodu gorączki, która nie ustępowała, nie zdawała sobie dokładnie sprawy z tego, co się działo wokoło. Dopiero po tygodniu gorączka spadła, ból ustąpił i wtedy Poliannie trzeba było opowiedzieć na nowo wszystko, co się z nią stało. Więc jestem tylko zraniona, a nie chora, powiedziała, wysłuchawszy opowiadania. To bardzo dobrze. Dlaczego dobrze, Polianno? Zapytała ze zdziwieniem ciotka. No pewnie, ciociu, odparła Polianna, że lepiej mieć złamaną nogę, jak pan Pendleton, niż być chorą przez całe życie, tak jak pani Snow, złamana noga zrośnie się, a kaleka pozostanie zawsze kaleką. Anna Poli gwałtownie wstała, gdyż nie mogła znieść wzroku siostrzenicy i podszedłszy do biurka, zaczęła odruchowo przerzucać książki i bezcelowo przestawiać z miejsca na miejsce różne przedmioty. Nie wyobrażała sobie, czy kiedykolwiek będzie miała odwagę powiedzieć dziewczynce, że to nie było złamanie, lecz zupełnie co innego. Polianna tymczasem przypatrywała się ruchomym promieniom tęczowym, których pełno było w pokoju z powodu porozwieszanych na oknie szkiełek. Cieszę się także, mówiła w dalszym ciągu, że nie jest to żadna zakaźna choroba, ponieważ ciocia nie mogłaby wtedy być przy mnie. Widzę, kochanie, jesteś z wielu rzeczy zadowolona powiedziała panna Poli A tak ciociu i to zawsze wtedy gdy patrzę na te widma słoneczne tak bardzo je lubię i tak bardzo wdzięczna jestem za nie panu Pendletonowi nie wiem dlaczego ale zdaje się że się cieszę nawet z tego wypadku samochodowego Polianno Polianna z łagodnym uśmiechem spojrzała na pannę Poli bo od chwili gdy jestem chora ciocia mówiąc do mnie powiedziała kilka razy kochanie co się dawniej nigdy nie zdarzało a to takie przyjemne Przedtem kilka pań z dobroczynności nazywało mnie tak, było to bardzo uprzejmie z ich strony, ale nie robiło takiej przyjemności jak teraz, gdy wyraz ten słyszę z ust cioci, która jest moją, moją! Panna Poli dotknęła ręką szyi, jakby chcąc odepchnąć coś, co ją dusiło, a nie mogąc powstrzymać łez, pośpiesznie opuściła pokój, korzystając z tego, że w tej chwili właśnie weszła pielęgniarka. Tego samego dnia po południu Nancy, zobaczywszy w ogrodzie starego Tomasza, co tchu pobiegła do niego wołając Tomaszu, Tomaszu, zgadnijcie co się stało. Chociażbyście sto lat zgadywali, nie zgadniecie. A więc nie warto nawet, żebym próbował, odparł flegmatycznie ogrodnik. Tym bardziej, że mocno wątpię, żebym żył jeszcze sto lat. <gryw> Lepiej będzie, jeśli po prostu powiesz mi o co chodzi. A więc dobrze. Czy wiecie, kto jest w tej chwili w salonie u panny Poli? Stary Tomasz poruszył przecząco głową. Nie wiem. Jest pan Pendleton! Żartujesz, Nancy. Ależ nie, sama go wprowadziłam. Przyszedł o kulach, a powóz czeka na ulicy i pomyśleć tylko on u niej. A dlaczego nie? zapytał stary ogrodnik. Jak to? Wiecie przecież, że pan Pendleton nie przychodził tu od wielu lat. A cóż pan Napoli na tę wizytę powiedziała? Nic. Była tak spokojna, iż zdawało mi się, że mnie nie słyszała. Powtórzyłam więc jeszcze raz, a wtedy najspokojniej odpowiedziała: „Proszę powiedzieć panu Pendletonowi, że zaraz przyjdę”. Powiedziałam mu to i natychmiast przybiegłam do was. „No, no” zamruczał stary Tomasz, zabierając się do pracy. Pan Pendleton czekał niedługo, gdyż wkrótce szybkie kroki upewniły go o zbliżaniu się panny Polly Harrington. Usiłował wstać, lecz powstrzymała go ruchem ręki, której mu jednak nie podała, a twarz jej zachowała wyraz sztywny i zimny. Przez chwilę panowało milczenie. Przyszedłem dowiedzieć się o zdrowie Polianny, przemówił wreszcie pan Pendleton. Dziękuję, jest bez zmiany, odpowiedziała panna Poli. To znaczy, że. Czy nie mogłaby mnie pani objaśnić dokładniej, co to jest właściwie? Twarz panny Poli przybrała wyraz rozpaczy. Chciałabym, ale nie mogę. Czy chce pani przez to powiedzieć, że nie wie sama, co jej jest? Tak. A cóż lekarz? Doktor Warren, zdaje mi się, też nie może tego określić. Skomunikował się ze specjalistą z Nowego Jorku, który ma przyjechać na konsylium. Ale czy ma jakieś rany? Miała lekką ranę na głowie, poza tym kilka sińców, ale co najważniejsze, to jest coś w kręgosłupie, co spowodowało paraliż obu nóg. Pan Pendleton westchnął głęboko, chwilę milczał, potem zapytał: Jakże ona to przyjęła? Nie zdaje sobie sprawy z tego, co w rzeczywistości się stało, a ja nie czuję się na siłach powiedzieć jej tego. Czyż nie czuje, że nie może poruszać nogami? Czuje naturalnie, ale myśli, że jest to złamanie i cieszy się z tego, mówiąc, że woli mieć złamane nogi tak jak pan, niż być stale chora jak pani Snow. Cały czas mówi o tym. Boże, jakie to straszne. Pan Pendleton widział znękaną pannę Poli oraz oczy jej pełne łez i bezwiednie myśli jego wróciły do tego dnia, kiedy polianna, opierając się na mowie, aby zamieszkać u niego, powiedziała mu, że nie mogłaby opuścić swej ciotki. Wspomnienia te spowodowały, że zwrócił się do panny Poli i cichym, stłumionym głosem odezwał się: Czy pani wie, panno Harrington, że ja usiłowałem namówić polianna, aby zamieszkała u mnie? U pana? Pan Pendleton zadrżał na dźwięk głosu, jakim te słowa zostały wypowiedziane, lecz mówił dalej. Tak, domyśla się pani zapewne, że chciałem ją adoptować i naturalnie uczynić moją spadkobierczynią. Panna Poli zmiękła. Zrozumiała nagle, jaka świetna przyszłość otwierałaby się przed Polianną dzięki takiej adopcji i zapytała siebie w duchu, czy Polianna ze względu na swój wiek mogłaby być na tyle interesowna, aby ją nęcił majątek pana Pendletona. Kocham bardzo Poliannę, mówił w dalszym ciągu pan Pendleton. Kocham ją dla niej samej i dla jej matki i na nią chciałem przenieść całą, ukrytą we mnie w ciągu lat, miłość. Miłość. Panna Poli raptem uprzytomniła sobie, że to ona pierwsza wzięła do siebie dziewczynkę, tę tak spragnioną czułości i pieszczot dziewczynkę, że nawet słowo kochanie powiedziane do niej przez pannę Poli było w stanie wynagrodzić ból i cierpienia spowodowane wypadkiem. I teraz dziewczynce tej ofiarowano ukrywaną przez szereg lat miłość, a nie była przecież na tyle mała, żeby tego nie odczuć i nie zrozumieć. Panna Poli rozmyślała o tym wszystkim z zbijącym sercem i straszną myślą, jak smutne byłoby jej życie teraz bez Polianny. No i cóż? Zapytała sztywnym głosem. Pan Pendleton wyczuł w jej głosie, że pan Napoli dużym wysiłkiem woli panowała nad sobą i uśmiechnął się smutnie. Nie chciała się zgodzić, odpowiedział. Dlaczego? Nie chciała pani opuścić. Mówiła, że pani była tak dobra dla niej, że chciała z panią pozostać. Powiedziała również, iż zdaje jej się, że i pani chciałaby, żeby ona pozostała dodał, podnosząc się z krzesła. Nie patrząc na pannę, Poli, skierował się do drzwi, lecz usłyszał za sobą śpieszne kroki, jak gdy się odwrócił, ujrzał wyciągniętą do siebie drżącą rękę. Gdy przybędzie z Nowego Jorku doktor i będę wiedziała o zdrowiu Polianny coś określonego, nie omieszkam pana zawiadomić. Powiedziała panna Poli wzruszonym głosem. Do widzenia. Dziękuję za odwiedziny. Polianna bardzo, bardzo się ucieszy, gdy się o tym dowie. Rozdział dwudziesty trzeci Gra pozostaje w zawieszeniu Następnego dnia po wizycie pana Pendletona Panna Poli wzięła na siebie trudne zadanie przygotowania Polianny do przyjęcia lekarza specjalisty Polianno, kochanie, zaczęła Postanowiliśmy, że doktor Warren przyprowadzi ze sobą innego lekarza który może da jakieś wskazówki jak przyspieszyć twój powrót do zdrowia Twarzyczka Polianny zajaśniała radością Ach, to doktor Chilton! Ciociu, ja tak pragnęłam go zobaczyć. Chciałam ciągle prosić Ciocię o to, ale nie śmiałam od czasu, kiedy on zobaczył Ciocię na werandzie. Jak to dobrze, że Ciocia sama o tym pomyślała. Twarz panny Poli to bladła, to czerwieniła się, a gdy zaczęła mówić, z wielkim wysiłkiem zdobyła się na ton lekki i wesoły. O nie, kochanie, nie mówię w tej chwili o doktorze Chiltonie. Będzie to zupełnie kto inny, znany lekarz z Nowego Jorku, który zna się na podobnych chorobach. Twarzyczka Polianny, rozjaśniona przed chwilą, posmutniała od razu. Wątpię, ciociu, żeby się znał choć w połowie tak dobrze, jak doktor Chilton. Ach, kochanie, na pewno zna się lepiej, jestem przekonana. Ale przecież to doktor Chilton wyleczył nogę pana Pendletona. Jeśli by tylko było można, chciałabym bardzo, ciociu, zobaczyć doktora Chiltona. Panna Poli nie od razu odpowiedziała. Wiesz, dziecinko, to by mi było nie na rękę. Zrobiłabym dla ciebie wszystko na świecie, lecz z pewnych powodów, których nie mogę ci teraz wytłumaczyć, nie chciałabym widzieć doktora Chiltona tu w tym domu. Zresztą bądź przekonana, że na pewno nie potrafiłby pielęgnować cię lepiej, niż to zrobi specjalista z Nowego Jorku, który przybędzie jutro. Polianna nie była jednak całkowicie przekonana. Ale jeśli by ciocia lubiła doktora Chiltona, co chcesz przez to powiedzieć, Polianno? zapytała panna Poli, rumieniąc się po uszy. Chcę powiedzieć, że jeśliby ciocia lubiła doktora Chiltona, a nie tego drugiego, westchnęła Polianna, myślę, że mógłby on znacznie więcej mi pomóc. Ja tak lubię doktora Chiltona! W tej chwili weszła do pokoju pielęgniarka i panna Poli podniosła się z krzesła. Pozwól mi, Polianno! powiedziała z trudem hamując rozdrażnienie. Załatwić tę sprawę. Zresztą już to jest zdecydowane. Lekarz z Nowego Jorku przyjedzie jutro. Lecz na zajutrz lekarz nie przybył. W ostatniej chwili nadeszła depesza zawiadamiająca o zwłoce z powodu choroby samego doktora. To dało Poliannie powód do wznowienia próśb, aby specjalistę zastąpiono doktorem Chiltonem. To byłoby przecież takie proste, mówiła. Lecz panna Poli wciąż odmownie kręciła głową. – Nie, kochanie – mówiła stanowczo, równocześnie zapewniając Poliannę, że zrobiłaby dla niej wszystko na świecie. Tylko nie to. I rzeczywiście, zdawało się, że panna Poli naprawdę robiła wszystko, co mogła dla swej siostrzenicy. – Nigdy bym w to nie uwierzyła – mówiła Nancy pewnego poranka Tomaszowi. – Ale nie ma po prostu chwili, żeby panna Poli nie starała się czegoś zrobić dla Polianny. Na przykład wpuszcza do pokoju kota i psa – którym przedtem nie wolno było pokazać się nawet na schodach. Wolno im nawet wskakiwać na łóżko, ponieważ to się podoba Poliannie. Ciągle porusza szkiełka wiszące na oknie, aby spowodować taniec tęczy, jak go nazywa mała. Kilka razy posyłała Mateusza po świeże kwiaty, a wczoraj widziałam, jak siedząc przy łóżku chorej, pozwoliła pielęgniarce czesać się podług wskazówek Polianny i nosi teraz loki, aby sprawić siostrzenicy przyjemność. Spodziewam się, że to uczesanie nie szpeci jej, zauważył stary ogrodnik. Pewnie, że nie. Wygląda w tym nawet ładnie, nieprawdaż. Przerwał Tomasz. A pamiętasz, jak nie wierzyłaś mi, kiedy cię zapewniałem, że była piękną kobietą? Nancy wzruszyła ramionami. Oczywiście nie można powiedzieć, żeby była piękna, lecz w każdym razie nie jest to ta sama panna Poli, odkąd na prośbę Polianny zaczęła nosić koronki i wstążki. – No pewnie, bo przecież wcale nie jest stara – zauważył Tomasz. – Jeśli nie jest, to w każdym razie wyglądała na taką przed przyjazdem Polianny. – Powiedzcie no mi, Tomaszu, kto był jej narzeczonym? Tego dotychczas jeszcze nie wykryłam. – Naprawdę? – zapytał starzec zagadkowo. – A więc jeśli kiedykolwiek dowiesz się o tym, to w każdym razie nie ode mnie. – Proszę powiedzieć, Tomaszu – nastawała Nancy – Wszak wiecie, że jest moc osób, które mogłabym o to zapytać. Możliwe, ale jest jedna, która ci nie odpowie. Ja! Nagle twarz starego rozpromieniła się. No, a jakże czuje się dziś nasza maleńka? zapytał. Ciągle bez zmiany. Właściwie śpi, mówi, usiłuje uśmiechać się i cieszyć, gdy się pokaże słońce lub księżyc. Oto i wszystko. Czasami aż mi się chce płakać, gdy na nią patrzę. A tak, to jej gra. Niech ją Bóg błogosławi, powiedział staruszek wzruszony. Czy i wy też wiecie o tej grze? Zapytała Nancy. O, od dawna. Starzec zamilkł na chwilę, a potem dodał drżącym ze wzruszenia głosem. Pewnego razu narzekałem, że jestem taki zgarbiony i zbolały i. Czy wiesz, co mi na to powiedziała? Nie domyślam się. Bo na to naprawdę nie można wyszukać nic pocieszającego ale ona znalazła powiedziała mi że powinienem się cieszyć gdyż będąc stale zgięty nie potrzebuję nachylać się kopiąc grzędy spodziewałam się że zawsze potrafi coś wynaleźć pocieszającego zauważyła nancy gram z nią w tę grę prawie od jej przyjazdu ponieważ nie miała nikogo kto by z nią grał w zadowolenie bo przecież nie jej ciotka o panna poli Nancy roześmiała się. Widzę, że wasza opinia co do naszej pani nie bardzo się różni od mojej, powiedziała. Na te słowa stary ogrodnik wyprostował się. Chciałem tylko powiedzieć, że byłoby to w jej przypadku coś zdumiewającego, odparł z powagą. Tak, byłoby przedtem, lecz nie jestem pewna, czy tak samo by było teraz. Mam wrażenie, że nasza pani byłaby teraz zdolna do wszystkiego, nawet do gry w zadowolenie. Ale czyżby mała nie mówiła jej o tej grze? pytał Tomasz. Przecież opowiadała o niej wszystkim. Nie, odpowiedziała Nancy. Pannie Poli nie mówiła o tym nigdy. Nadmieniła mi kiedyś, że jej ciotka nie lubi, by wspominać o jej szwagrze, a ponieważ gra w zadowolenie jest ściśle związana z ojcem Polianny, więc nie mówi o tym ciotce. A, tak, pamiętam, pamiętam, rzekł starzec. Panna Poli była zawsze wrogo względem niego usposobiona mówiła że odebrał jej siostrę którą bardzo kochała i nigdy nie mogła mu tego przebaczyć tak tak pamiętam to było bardzo smutne Nancy nic na to nie powiedziała i westchnąwszy głęboko wróciła do kuchni Dni oczekiwania na doktora z Nowego Jorku były dla wszystkich bardzo męczące pielęgniarka usiłowała być wesoła lecz oczy jej zdradzały lęk i bojaźń. Doktor Warren był wyraźnie zniecierpliwiony i zdenerwowany. Panna Poli mówiła mało i ani koronki, ani wstążki na szyi nie zdołały ukryć tego, że chudnie z każdym dniem i staje się coraz bledsza. Polianna zaś pieściła psa, głaskała kota, zachwycała się kwiatami, jadła owoce i ciastka i odpowiadała na liczne wyrazy współczucia nadsyłane zewsząd, ale również chudła i bladła zgnębiona w głębi duszy niemożnością władania nóżkami, które teraz spoczywały nieruchomo pod kołdrą. Gra w zadowolenie zaś pozostawała chwilowo w zawieszeniu. Polianna często mówiła Nancy jakby to było dobrze, gdyby mogła już chodzić do szkoły, odwiedzać panią Snow i pana Pendletona i jeździć na spacer z doktorem Chiltonem, ale były to tylko widoki na przyszłość. W chwili obecnej zaś nie znajdowała dla siebie nic pocieszającego. Nancy rozumiała to dobrze i płakała gorzko, gdy nikt tego nie widział. Rozdział 24. Niedomknięte drzwi. Mniej więcej po upływie tygodnia przybył z Nowego Jorku specjalista, pan Mid. Był to wysoki mężczyzna o szerokich ramionach i dużych, błękitnych, łagodnie uśmiechających się oczach. Polianna od pierwszego spojrzenia poczuła do niego sympatię. Pan jest bardzo podobny do mojego doktora, zauważyła na wstępie. Do twojego doktora, dziecino? I pan Mid? Spojrzał ze zdziwieniem na doktora Warrena, który był niskiego wzrostu i miał małe czarne oczy oraz brodę. Ach, to nie jest mój doktor, uśmiechnęła się Polianna, zgadując jego zdziwienie. Doktor Warren jest lekarzem cioci Poli, moim zaś jest doktor Chilton. Hm, mruknął doktor Mid, patrząc na pannę Poli, która zaczerwieniła się i odwróciła pośpiesznie. Polianna zamilkła na chwilę, a potem z właściwą jej szczerością mówiła dalej: Wie pan, ja tak pragnęłam widzieć doktora Chiltona, ale ciocia Poli sprowadziła pana. Mówiła mi, że pan zna się lepiej od niego na złamanych nóżkach. Zresztą, jeśli tak jest rzeczywiście, będę bardzo zadowolona, gdy mnie pan wyleczy. Twarz doktora przybrała dziwny, niezrozumiały dla Polianny wyraz: Zobaczymy, zobaczymy, dziecinko. Odparł łagodnie, odwracając się do doktora Warrena, który w tej chwili zbliżył się do niego. To, co się stało potem, było, jak zapewniali wszyscy, winą kotki. Drzwi do pokoju Polianny były przymknięte i gdyby Fluffy, rozsuwając je łapką i pyszczkiem, nie powiększyła otworu, Polianna nie usłyszałaby rozpaczliwego okrzyku ciotki. W sąsiednim pokoju obaj doktorzy, panna Poli i pielęgniarka rozmawiali szeptem. Tymczasem koteczka wskoczyła na łóżko Polianny z radosnym miał gdy wtem z przyległego pokoju dał się słyszeć wyraźnie rozpaczliwy głos panny Poli. Ach, nie, doktorze, to niemożliwe. Przecież pan nie chce powiedzieć, że ona nigdy już nie będzie mogła chodzić. Wtedy nastąpiło ogólne zamieszanie. Z pokoju Polianny rozległo się przeraźliwe wołanie. Ciociu Poli, ciociu Poli. Następnie panna Poli, zobaczywszy niedomknięte drzwi i zrozumiawszy, że słowa jej doszły do uszu Polianny, wydała głuchy jęk, i po raz pierwszy w życiu zemdlała. Pielęgniarka, dygocąc z przerażenia ze stłumionym okrzykiem, boże ona słyszała, rzuciła się do pokoju Polianny. Obaj doktorzy zaś pozostali na miejscu, przy czym doktor Mid trzymał omdlałą pannę Poli, a doktor Warren stał bezradnie przy nim. Dopiero powtórny okrzyk Polianny wrócił im przytomność i zmusił do zajęcia się cuceniem panny Poli. Pielęgniarka zastała na łóżku szarą koteczkę, która daremnie starała się zwrócić na siebie uwagę biednej dziewczynki o bladej twarzyczce i prawie błędnym wzroku. – Ach, proszę pani, ja muszę widzieć ciocie, potrzebuję jej natychmiast, błagam panią – mówiła drżącym, przerywanym głosem. – Ciocia nie może przyjść w tej chwili, kochanie, przyjdzie trochę później, ale co się stało, może mogłabym ją zastąpić? Polianna potrząsnęła przecząco główką. Muszę wiedzieć, co ciocia powiedziała przed chwilą. Czy pani słyszała? Ona przecież coś powiedziała. Chciałabym, żeby mi powiedziała, że to nieprawda, nieprawda. Pielęgniarka chciała mówić, lecz ku jeszcze większemu przerażeniu Polianny nie mogła wydobyć głosu. Pani słyszała? To prawda? O nie, to nie może być prawdą! Przecież to niemożliwe, żebym już nigdy nie mogła chodzić! Uspokój się, uspokój się, dziecinko! Doktor mógł się przecież mylić! Ach nie, ciocia mówiła, że on wie, mówiła, że on zna się na tym lepiej od innych lekarzy. Owszem, kochanie, ale lekarze tak często się mylą. Nie myśl o tym teraz, proszę cię. Nie trzeba. Polianna spojrzała na nią z rozpaczą. Ależ ja nie mogę nie myśleć o tym, mówiła szlochając, nie mogę myśleć o czymś innym. Jakże teraz pójdę do szkoły, jak będę odwiedzała pana Pendletona i panią Snow. Szlochała coraz silniej, a po chwili podniosła główkę i z przerażeniem w oczach dodała Jeśli nie będę mogła chodzić, jakże będę mogła być zadowolona ze wszystkiego? Pielęgniarka nie wiedziała nic o grze Wiedziała tylko, że chorą trzeba natychmiast uspokoić Wzięła więc ze stolika proszek i podając go Poliannie powiedziała No, no, już dość, kochanie Przyjmij teraz ten proszek, to cię uspokoi, a potem zobaczymy Wiele rzeczy zdaje się z daleka straszniejsze niż są w rzeczywistości Polianna posłusznie przełknęła proszek. "Wiem to. Ojciec też tak mówił" odpowiedziała nieco już spokojniej, wycierając łezki. "Mówił zawsze, że każda rzecz mogłaby być jeszcze gorsza, ale on mógł chodzić. A nie wiadomo co by powiedział, gdyby był w moim położeniu. Jak się pani zdaje?" Pielęgniarka nic nie odpowiedziała. Nie miała odwagi odezwać się w tej chwili. Rozdział piąty Największe zmartwienie Polianny. Panna Poli pamiętała dobrze obietnicę daną panu Pendletonowi i dlatego właśnie Nancy szła teraz, by mu zanieść smutną nowinę. W innych okolicznościach Nancy cieszyłaby się niezmiernie ze sposobności przestąpienia progu tajemniczego domu pana Pendletona. Dziś jednak szła z ciężkim sercem i nic nie mogło jej rozchmurzyć. Nawet nie rozglądała się po przedpokoju przez tych kilka minut, przez które czekała na pana Pendletona. Jestem Nancy, odezwała się pełnym szacunku tonem w odpowiedzi na pytający wzrok pana Pendletona. Panna Harrington przesyła panu przeze mnie wiadomości o polianie. A więc? Z tonu, jakim powiedziane były te dwa słowa, Nancy zrozumiała, że pan Pendleton przeczuwa coś złego. Nowiny nie są dobre, proszę pana. Nie chcecie przecież powiedzieć. Pan Pendleton nie dokończył, a Nancy opuściła oczy. Niestety, proszę pana. Lekarz specjalista powiedział, że już nigdy nie będzie mogła chodzić. Grobowa cisza zapanowała przez chwilę w pokoju, po czym pan Pendleton stłumionym głosem wyszeptał. Biedne, biedne dziecko. Nancy spojrzała na niego, lecz natychmiast opuściła oczy. Nie spodziewała się nigdy, aby ten człowiek, taki zwykle ponury i zgorzkniały, mógł się zdobyć na tak szczere i głębokie współczucie. Po chwili milczenia odezwał się głosem ciężko zgnębionym. Boże, jakie to okrutne. Nie móc już nigdy tańczyć w słońcu. Mój biedny, mały promek tęczowy. Nancy milczała. Oczywiście Polianna nic jeszcze o tym nie wie, zapytał nagle. Niestety wie, proszę pana, odpowiedziała, nie mogąc powstrzymać łkania Nancy. I to jest właśnie najsmutniejsze. Dowiedziała się o tym przez kotkę. Tak, proszę pana. Kotka otworzyła drzwi i Polianna usłyszała, co mówił lekarz. Biedna, biedna dziecina. Westchnął znów pan Pendleton. O tak, proszę pana. Widziałam ją od tej chwili dwa razy i za każdym razem po prostu serce mi pękało. Mówi ciągle o rzeczach, których nie będzie mogła robić. Rozpacza również i z tego powodu, iż zdaje się jej, że już z niczego nie będzie mogła być zadowolona. A może pan nie wie o grze? dodała jakby się tłumacząc gra w zadowolenie zapytał pan Pendleton o wiem mówiła mi o niej naprawdę zdaje mi się że mówiła o niej prawie wszystkim ale niech pan zrozumie że ona nie może w tych warunkach grać w zadowolenie i to ją najbardziej smuci mówi że nie może znaleźć nic co by ją mogło pogodzić z myślą że nigdy nie będzie mogła chodzić nic dziwnego zgodził się pan Pendleton ja to również rozumiem mówiła dalej Nancy Ach, gdyby można było znaleźć coś, co by jej dodało otuchy, usiłowałam przypomnieć jej. Co przypomnieć? Przerwał pan Pendleton. Przypomnieć, jak sama uczyła tej gry innych panią Snow i innych i to, co mówiła, by ich do gry zachęcić. Ale biedactwo płacze i powiada, że to zupełnie co innego, że znacznie łatwiej radzić innym, jak się mają pocieszać, niż się pocieszać samej. Mówi, że próbowała cieszyć się z tego, że inni nie są w jej położeniu, ale w tejże chwili przypominała sobie, że już nigdy nie będzie mogła chodzić. Przecież to okropne. Nancy zamilkła na chwilę. Pan Pendleton nie odezwał się również siedząc z zakrytymi oczyma. Wtedy mówiła smutnie, przytoczyłam jej własne słowa, że gra jest tym ciekawsza im trudniejsza. Powiedziała mi na to, że w tych warunkach jest to zbyt trudne. Ale dodała pośpiesznie, muszę już iść. We drzwiach jednak zatrzymała się na chwilę. Ach, proszę pana. Co mam powiedzieć, Poliannie? Czy pan widział się powtórnie z Jimim? Nie, widziałem go raz tylko, odpowiedział pan Pendleton, ale o co chodzi? Bo jest to, zdaje mi się, największym jej zmartwieniem, że nie będzie go mogła znów do pana przyprowadzić. Podobno już raz go do pana przyprowadziła, ale nie była pewna, jak został przyjęty. Obawia się, że jego towarzystwo nie przypadnie panu do gustu. Nic jednak z tego wszystkiego nie zrozumiałam. Za to ja rozumiem wszystko, powiedział poważnie pan Pendleton. Biedactwo ciągle powtarza, że tak by chciała jeszcze raz przyprowadzić Jimiego do pana, ale jest to niemożliwe. Ach, mój Boże, co to za nieszczęście. No, ale teraz już naprawdę idę. Przepraszam pana i do widzenia, dodała wychodząc. Wkrótce. Wiedzieli wszyscy, iż znakomity lekarz specjalista z Nowego Jorku orzekł, że Polianna nie będzie mogła chodzić i nigdy jeszcze całe miasto nie było niczym tak wzruszone. Wszyscy znali przynajmniej z widzenia radosną, z lekka piegowatą twarzyczkę, mile i uprzejmie uśmiechającą się do każdego i prawie wszyscy wiedzieli o słynnej grze Polianny. I pomyśleć tylko, że nie spotkają już tej promiennej twarzyczki. Nie zobaczą już radosnego uśmiechu o każdej porze dnia. Wszystko to zdawało się czymś niemożliwym, okrutnym, czymś nie do uwierzenia. Mówiono o niej i w kuchni, i w salonie, i na spacerach, a miejscowe panie płakały przy tym rzewnie. Panowie, gdy się spotkali, czy na ulicy, czy w sklepie, mówili o niej ze szczerym współczuciem. A tymczasem Polianna martwiła się i rozpaczała, że nie będzie mogła nadal grać w zadowolenie. Każdy chciał się czegoś dowiedzieć o chorej i pan Napoli ze zdziwieniem przyjmowała odwiedziny znajomych i nieznajomych panów, pań i dzieci. Dopiero teraz, dowiadując się jak wielką sympatią, cieszyła się jej siostrzenica. Jedni przychodzili, aby zapytywać, czy się czasem nie polepszyło, inni przynosili książki, kwiaty lub jakieś łakocie. Niektórzy płakali szczerze i otwarcie lub tylko ukradkiem ocierali łzy. Jednym z pierwszych był pan Pendleton – który tym razem przyszedł już nie o kulach. Nie potrzebuję mówić pani, jak bardzo jestem zmartwiony, przemówił oschle. Czy nic się nie da zrobić? Panna Poli spojrzała na niego z rozpaczą. Robimy wszystko, co się da. Specjalista przepisał różne lekarstwa, które ewentualnie mogą polepszyć stan chorej, lecz nie zostawił żadnej nadziei. Doktor Warren na razie zastosowuje się ściśle do jego wskazówek. Pan Pendleton wstał i pomimo, że dopiero co przyszedł, skierował się ku wyjściu. Był blady i wargi mu drżały. Doszedłszy do drzwi, odwrócił się i spojrzał na pannę Poli. Mam wiadomość dla Polianny, rzekł. Zechce pani powiedzieć jej, że widziałem Jimiego i że zostanie on wkrótce moim małym chłopcem. Sądzę, że Polianna ucieszy się z tej nowiny. Prawdopodobnie adoptuje Jimiego. Panna Poli straciła na chwilę panowanie nad sobą. Jak to? Pan chce adoptować tego chłopca? Zawołała. Przypuszczam, że Polianna to zrozumie. Odparł łagodnie. Niech jej pani powie, że mam nadzieję, iż ją temu cieszę. N no tak, powiem. Odpowiedziała machinalnie panna Poli. Dziękuję. Rzekł pan Pendleton i pośpiesznie wyszedł z pokoju. Panna Poli stała wciąż nieruchomo i nie mogła dojść do siebie. Po prostu nie wierzyła własnym uszom. Więc pan Pendleton adoptuje Jimmy'ego? Pan Pendleton? Ten bogacz mrukliwy, uważany powszechnie za największego egoistę i skąpca, adoptuje chłopca? I to jakiego? Po chwili jednak panna Poli, jeszcze nie całkiem przyszedłszy do siebie, udała się do pokoju Polianny. Polianno, mam dla ciebie nowinę. Otóż przed chwilą był tu pan Pendleton i prosił, aby ci powiedzieć, że bierze do siebie Jimiego. Pan Pendleton spodziewa się, iż ta nowina sprawi ci przyjemność. Zamyślona twarzyczka Polianny zapłonęła nagle szczerą radością. Przyjemność? zawołała. Ależ ja jestem wprost szczęśliwa. Ciocia nie ma pojęcia, jak pragnęłam znaleźć dla Jimiego przytułek, a tym bardziej taki. Poza tym cieszę się również i za pana Pendletona, gdyż teraz wreszcie będzie miał w domu obecność dziecka. Co będzie miał? Polianna zarumieniła się. Przypomniała sobie, że ciotka nic nie wie o tym, iż pan Pendleton chciał ją adoptować, a teraz za nic nie mogła tego powiedzieć, bo nużby panna Poli pomyślała, że Polianna, choć przez moment miała zamiar ją opuścić. Ją taką bardzo, bardzo kochaną. O, o obecność dziecka, odpowiedziała jąkając się z lekka. Pan Pendleton powiedział mi kiedyś, że tylko serce kobiety lub obecność dziecka są w stanie stworzyć ognisko domowe i to właśnie będzie miał teraz. Rozumiem, rozumiem, powiedziała łagodnie panna Poli i rzeczywiście rozumiała więcej może niż Polianna mogła się spodziewać. Wyczuła, że pan Pendleton w swoim czasie wywierał zapewne nacisk na Poliannę i że dziewczynka chciała i jemu dogodzić i jednocześnie nie opuścić ciotki. Rozumiem, powtórzyła jeszcze raz ze łzami w oczach. Tymczasem Polianna, bojąc się, aby ciotka nie zaczęła ją na ten temat wypytywać, skierowała rozmowę na inny temat. A wiecie, że i doktor Chilton mówił również to samo? Anna Poli podskoczyła na krześle ze zdziwienia. Doktor Chilton, skąd wiesz o tym? Mówił mi kiedyś, gdy byłam u niego, że nie ma ogniska domowego, lecz tylko parę pokoi, w których mieszka. Panna Poli nic nie odpowiedziała, patrząc w zadumie przez okno. Wtedy zapytałam go, mówiła dalej Polianna, dlaczego nie stworzy sobie ogniska domowego. Naprawdę zapytałaś go. Z przymusem wymówiła panna Poli jakby wbrew jakiejś sile, która wstrzymywała ją od tego pytania. Przez chwilę nic nie mówił, a potem powiedział, że nie zawsze można to zrobić, nawet gdy się tego bardzo pragnie. Nastąpiła chwila milczenia. Pan Poli wciąż patrzyła przez okno, a twarz jej pokrywała się coraz to silniejszym rumieńcem. Polianna westchnęła. On bardzo pragnie ogniska domowego i tak bardzo bym chciała, żeby je miał. Ale skąd ty to wnioskujesz, Polianno? Bo pewnego razu powiedział bardzo po cichu, ale ja usłyszałam, że oddałby wszystko na świecie za serce jednej kobiety. Ale ciociu, co się stało? Zawołała zobaczywszy, że panna Poli nagle zerwała się z krzesła i podbiegła do okna. Nic, kochanie, chciałam tylko poprawić te oto szkiełka, odpowiedziała po chwili drżącym głosem, a gdy się odwróciła, twarz jej wyrażała wielkie wzruszenie. Rozdział dwudziesty szósty. Gra i jej zwolennicy. Któregoś dnia po południu Nancy zameldowała pannie Poli córka pani snął. Mili była bardzo zażenowana, gdyż była tu po raz pierwszy i zaczerwieniła się jak raczek, gdy panna Poli weszła do pokoju. – Przyszłam dowiedzieć się o zdrowie Polianny – przemówiła nieśmiało. – Bardzo to uprzejmie z twojej strony – odpowiedziała panna Poli. – Niestety nie mogę ci powiedzieć nic dobrego. Stan zdrowia, bowiem Polianny, pozostaje bez zmian. – A jak się miewa twoja mateczka? – Właśnie przychodzę, aby mówić o niej, to jest właściwie prosić… Żeby pani powiedziała poliannie, mówiła Mili bezładnie i prawie jednym tchem, że my obie z matką uważamy, że to jest naprawdę straszne, nie móc chodzić i po tym wszystkim, co ona zrobiła dla nas, to znaczy dla matki, ucząc ją tej gry. Teraz, kiedyśmy się dowiedziały, że nie będzie mogła grać sama, biedna, biedna dziewczynka, ale to, co zrobiła dla nas, czy nie mogłaby jej samej dopomóc? Właśnie z powodu gry. Przecież mogłaby się cieszyć, to znaczy mogłaby być choć trochę zadowolona. Mili przerwała, nie wiedząc, co mówić dalej. Zdawało się, że pragnie, aby panna Poli jej pomogła. Tymczasem ta słuchała uważnie, lecz widać było, że z tego, co mówiła Mili, zrozumiała tylko coś, niecoś. Słyszała, że Mili jest trochę dziwna, ale nie spodziewała się, że aż do tego stopnia. Nie mogła sobie wytłumaczyć całego tego potoku słów bez znaczenia, bezładnych i nielogicznych. też, gdy Mili zatrzymała się, panna Poli odezwała się spokojnie. Nie zupełnie dobrze cię rozumiem, mili. Zechciej wytłumaczyć mi dokładniej, co chcesz, abym powiedziała mej siostrzenicy. Chciałam tylko, żeby pani w jakikolwiek sposób dała Poliannie do zrozumienia, ile ona dla nas zrobiła dobrego. Niewątpliwie ona sama też trochę wie o tym, gdyż nie mogła nie zauważyć zmiany, jaka zaszła w matce i we mnie. Ja również próbowałam grać trochę. Panna Poli ściągnęła brwi. Chciała zapytać, co to za gra i na czym polega, lecz nie zdążyła, gdyż mili mówiła dalej. Pani wie, jak przedtem było z matką trudno. Zawsze pragnęła czegoś innego niż to, co miała. Wiecznie była ze wszystkiego niezadowolona, zgryźliwa. Co prawda nie można było się jej dziwić wobec stanu jej zdrowia. Teraz jest zupełnie inaczej. Pozwala mi otwierać okno, wszystkim się interesuje, opiekuje się mną. Prócz tego robi skarpetki i ciepłą bieliznę dla szpitala i cieszy się, że może to robić. Wszystko to, proszę pani, jest dziełem Polianny. Ona wytłumaczyła matce, że chociaż nie włada nogami, ma jednak ręce i powinna się cieszyć z tego, że może nimi coś robić. Wtedy matka, pomyślawszy nieco, wzięła się do robienia skarpetek i ciepłej bielizny. A gdyby pani widziała, jak się teraz zmienił nasz pokój. Dawniej był ciemny i ponury, także aż nieprzyjemnie było wchodzić. Obecnie zaś jest jasny, a widma słoneczne z rozwieszonych przez Polianę w oknie szkiełek nadają mu wygląd wesoły i promienny. Chciałybyśmy, żeby pani powiedziała Poliannie, iż całą tę zmianę ku lepszemu zawdzięczamy tylko jej. I niech pani powie jej jeszcze, że jesteśmy szczęśliwe, żeśmy ją poznały i że może ją to choć trochę ucieszy, gdy będzie o tym wiedziała. To już wszystko, dodała zażenowana. Pani jej to powie, nieprawdaż? Ależ oczywiście moje dziecko, odpowiedziała panna Poli, nie będąc jednak pewna, czy potrafi dokładnie powtórzyć, co jej w tak bezładny sposób opowiedziała mili. Pomimo, że panna Poli nie wpuszczała do pokoju chorej nikogo, ilość odwiedzin zwiększała się z każdym dniem, a każdy z odwiedzających miał jakieś dla chorej polecenia, które chwilami bardzo zaciekawiały pannę Poli. Pewnego razu przyszła niejaka pani benton. Panna Poli znała ją z widzenia, ale przedtem nigdy nie zamieniły ze sobą ani słowa. Była to najnieszczęśliwsza może w całym mieście osoba, gdyż w przeciągu krótkiego czasu straciła męża i dwoje dzieci. Pozostał jej tylko jeden syn, cała jej pociecha. Chodziła stale w żałobie, ale dziś panna Poli spostrzegła, że miała na sobie biały koronkowy kołnierzyk i kolorowy krawacik. Pani Benton ze łzami w oczach opowiadała, jak bardzo się zmartwiła, gdy się dowiedziała o wypadku i zapytała, czy mogłaby zobaczyć Poliannę. Panna Poli odmówiła. Na razie nie wolno jej jeszcze nikogo widywać, potem być może. Ale pani Benton, wychodząc, zwróciła się do panny Poli. Czy jednak nie zgodziłaby się pani powiedzieć coś Poliannie w moim imieniu? Ależ naturalnie, proszę pani z przyjemnością. A więc, niech jej pani powie, że noszę to i wskazała na kołnierzyk i krawat. Następnie, widząc, że pan Napoli patrzy na nią ze zdziwieniem, dodała siostrzenica pani od dłuższego czasu namawiała mnie, bym przestała nosić czarny kolor i włożyła na siebie coś kolorowego, więc myślę, że się ucieszy, dowiedziawszy się, że jej usłuchałam. Mówiła mi zawsze, że najbardziej by się z tego ucieszył Fred, a pani wie przecież, że Fred to jest wszystko, co mi jeszcze pozostało na świecie. Wszyscy inni Pani Benton nie dokończyła, odwracając się pośpiesznie. Niech pani jej to powie, ona zrozumie, dodała, kierując się ku wyjściu. Tego samego dnia, tylko nieco później, przyszła jakaś całkiem nieznajoma pani w żałobie. Panna Poli nie widziała jej nigdy i dziwiła się skąd Polianna mogła ją znać. Nazwisko Tarbel, umieszczone na wizytowej kartce podanej przez Nancy, również nic nie mówiło. Jestem obca dla pani, ale nie jestem obca dla pani siostrzenicy powiedziała na wstępie pani Tarbel. Jestem przyjezdna, mieszkam tu w lecznicy i codziennie z nakazu lekarza odbywam długie spacery. Podczas jednego z nich właśnie poznałam siostrzenicę pani, to drogie, kochane dziecko. Chciałabym, żeby pani zrozumiała, czym ta słoneczna dziewczynka stała się dla mnie. Gdy przyjechałam tu, czułam się tak bardzo osamotniona i smutna. Promienna jej twarzyczka przypomniała mi moją córeczkę, którą straciłam przed kilku laty wiadomość o wypadku poruszyła mnie do głębi serca, a gdy się dowiedziałam, że biedactwo nie będzie mogło chodzić, przez co musi się czuć bardzo nieszczęśliwa, przyszłam odwiedzić panią i zakomunikować jej wyrazy szczerego współczucia. To bardzo uprzejmie z pani strony, odpowiedziała grzecznie pan Napoli. A teraz poproszę panią o następującą przysługę. Może pani zechce powiedzieć, Poliannie, że pani Tarbel jest już zadowolona. Wiem, że te słowa wydają się pani dziwne, że mnie pani nie rozumie, i przepraszam bardzo, że nie mogę pani wytłumaczyć tego dokładniej. Oczy jej nabrały smutnego wyrazu, a uśmiech powoli znikł z twarzy. Lecz siostrzenica pani zrozumie, co chciałam przez to powiedzieć. Dziękuję pani z góry, i przepraszam, że pozwoliłam sobie panią niepokoić. Dodała wychodząc. Panna Poli zupełnie tym razem oszołomiona udała się bezpośrednio po tej wizycie do pokoju Poli Anny. Polianno, czy znasz panią Tarbel? zapytała na wstępie. O tak, i bardzo ją lubię, ona jest bardzo chora i zawsze taka smutna. Mieszka w lecznicy i stale odbywa długie spacery. Odbywamy je razem. To znaczy, odbywałyśmy. Głos Polianny załamał się i dwie duże łzy stoczyły się po twarzyczce. Była przed chwilą u mnie, przerwała panna Poli i prosiła, aby powiedzieć ci, że jest teraz zadowolona. Polianna klasnęła w dłonie. Tak powiedziała. Naprawdę ach jak się cieszę. Ale co to miało znaczyć? Zapytała z ciekawością panna Poli. To była gra ciociu, bo ale w tej chwili zamilkła i zakryła dłonią usteczka. Jaka gra? Nie, nic, ciociu, to y, nie nie mogę powiedzieć ciociu, bo musiałabym mówić o rzeczach zakazanych. Panna Poli miała wielką ochotę wypytywać Poliannę dalej ale na twarzy dziewczynki tak wyraźnie odmalowało się zmieszanie i przykrość, że pomimo szczerej chęci nie odważyła się zadać żadnego pytania. Jedna z wizyt, która nastąpiła po kilku dniach, doprowadziła jednak ciekawość panny Poli do ostateczności. Przyszła mianowicie jakaś biednie ubrana kobieta i chciała koniecznie widzieć Polianę. Panna Poli przyjęła ją sztywno i jak zwykle odmówiła zobaczenia Polianny. Wtedy kobieta zaczęła opowiadać. Że mieszka na krańcu miasta, jest bardzo biedna i ma dużą rodzinę. Polianna od czasu do czasu zaglądała do małego domku i bawiła się z dziećmi. Nauczyła ich wszystkich cudownej gry, i teraz w małym domku panuje radość i zadowolenie. Przyszła, by podziękować jej za to dobrodziejstwo. Opowiadanie biednej kobiety rozbroiło pannę Poli, która pożegnała wychodzącą bardzo uprzejmie, obiecując powiedzieć wszystko Poliannie. Lecz gdy tylko kobieta wyszła, panna Poli zawołała Nancy. Nancy trochę się przestraszyła, bo od dnia wypadku panna Poli po raz pierwszy wołała ją takim oschłym i surowym tonem: Nancy, proszę mi wytłumaczyć, co to jest za jakaś niesamowita gra i jak moja siostrzenica w nią grała. Dlaczego wszyscy, począwszy od pani Snow, a kończąc na tej biednej kobiecie z przedmieścia, proszą, abym powiedziała Poliannie, że grają w jakąś grę? O ile mogę wywnioskować, każdy z nich jest z czegoś zadowolony, cieszy się, a wszyscy mówią, że zawdzięczają to Poliannie. Początkowo chciałam dowiedzieć się o tym bezpośrednio od niej, ale nie odpowiedziała mi, a ponieważ słyszałam coś niecoś z Twojej wczorajszej rozmowy z Polianną, domyślam się, że wiesz o co chodzi. Proszę mi więc wytłumaczyć, co to wszystko znaczy. Na te słowa Nancy najniespodziewaniej wybuchnęła płaczem. To znaczy! mówiła łkając, że począwszy prawie od dnia przyjazdu, kochana nasza dziecina starała się pocieszyć całe miasto, a teraz znów oni przychodzą, aby ją pocieszać. Ale jak pocieszać? W jaki sposób? Po prostu tak, proszę pani. To jest gra. Panna Poli tupnęła nogą ze zdenerwowania. Nancy, jesteś jak i tam ci wszyscy. Wytłumacz, że mi co to za gra? Nancy spojrzała na pannę Poli, wahając się przez chwilę. Dobrze, opowiem pani wszystko, powiedziała wreszcie z rezygnacją. Jest to gra, której nauczył Polianne jej ojciec. Pewnego razu, gdy jeszcze była zupełnie mała, otrzymała w paczce misjonarskiej zamiast oczekiwanej lalki kulę. Naturalnie rozpłakała się jak każde dziecko, ale ojciec powiedział jej na to, że w każdej okoliczności można zawsze znaleźć coś pocieszającego, a więc że otrzymawszy kulę, powinna się również cieszyć. Cieszyć się – Otrzymując kule, zawołała panna Poli i w tej chwili poczuła, jak łzy ściskają jej gardło, pomimo woli, bowiem pomyślała o bezwładnych nóżkach dziewczynki. – Tak jest, proszę pani. Ojciec wytłumaczył jej, że powinna się cieszyć z tego, że ich nie potrzebuje. – O Boże! – zawołała panna Poli wzruszona. – Od tego czasu – mówiła dalej Nancy – Polianna starała się zawsze, wszędzie i we wszystkim znaleźć coś pocieszającego – Opowiadała mi, że wówczas nie myślała już o lalce, lecz cieszyła się, że nie potrzebuje kul. Grę tę nazwała grą w zadowolenie i stosuje ją zawsze i wszędzie. Nancy opowiedziała w dalszym ciągu, jak Polianna stosowała grę w zadowolenie do niej samej, do jej rodziny, do pani Snow i do wielu, wielu innych osób, a panna Poli słuchała z zapartym tchem, nie mogąc dojść do siebie ze wzruszenia. Ależ dlaczegóż mnie nic o tym nie mówiła? Spytała wreszcie. Dlaczego zawsze, gdy ją o to pytałam, robiła z tego taką tajemnicę? Pani wybaczy, powiedziała wtedy Nancy. Pani sama zabroniła jej mówić o ojcu, a przecież nie mogła wytłumaczyć tej gry, nie wspominając o nim. Pan Napoli przygryzła wargi. Polianna chciała pani pierwszej powiedzieć o wszystkim, gdyż potrzebowała do tej gry kogoś bliskiego, a wobec tego zakazu nie odważyła się i wtedy ja ofiarowałam się grać z nią. A ci wszyscy inni? Zapytała panna Poli wzruszonym głosem. Ach, proszę pani, obecnie już wszyscy niemal znają tę grę, gdyż Polianna nie robiła z niej tajemnicy. Dlatego też teraz gdy stał się ten okropny wypadek, wszyscy są po prostu zrozpaczeni, martwią się, że biedne dziecko nie będzie mogło zastosować swej ulubionej gry do siebie, a chcą, żeby Polianna wiedziała, że grają w tę grę, gdyż pragnieniem jej było mieć jak najwięcej zwolenników. Znam kogoś, kto będzie bardzo gorliwym jej zwolennikiem, szepnęła drżącym ze wzruszenia głosem panna Poli, kierując się ku wyjściu. Nancy spojrzała za wychodzącą i pomyślała Zdaje mi się, że gdy chodzi o Poliannę, panna Poli byłaby teraz zdolna do wszystkiego. Tym razem, rozmawiając z Polianną, panna Poli opowiedziała o odwiedzinach biednej kobiety, która prosiłaby podziękować Poliannie za nauczenie jej samej i jej dzieci gry. A wychodząc, mówiła panna Poli, dodała, iż teraz zawsze będzie grać w zadowolenie i że wiadomość ta powinna cię ucieszyć. Ależ naturalnie, ciociu, cieszę się bardzo, bardzo. Ale ciocia tak mówi, jakby coś o mojej grze wiedziała. Tak jest, kochanie. Wiem o niej od Nancy i uważam, że jest to bardzo dobra gra. Chciałabym nawet spróbować w nią zagrać z tobą. Ach, boże, ciociu, kochana. Polianna ledwie mogła mówić ze wzruszenia. Tak zawsze chciałam, żeby ciocia pierwsza wiedziała o tej grze, mówiła, ochłonąwszy nieco. Tak zawsze pragnęłam z Ciocią, przede wszystkim z Ciocią grać w zadowolenie. Otóż, dziecino, rzekła poważnie panna Poli, jeśli nie jestem pierwszą, to w każdym razie będę bardzo gorliwą zwolenniczką twej gry. Wie o niej całe prawie miasto. Wszyscy szukają i znajdują pocieszenie w różnych troskach i kłopotach. Dlatego tylko, że pewna mała dziewczynka nauczyła ich swojej cudownej gry. Ach, Ciociu! Zawołała ze łzami w oczach Polianna. Jest mi teraz tak dobrze, i jeśli nawet nigdy już nie będę mogła chodzić, to cieszę się z tego, że mogłam chodzić przedtem, gdyż inaczej nie nauczyłabym nikogo mojej gry. Rozdział 27. Przez otwarte okno. Krótkie dni zimowe przechodziły szybko jeden po drugim. Dla Polianny jednak były one długie i smutne. Pomimo to uśmiechała się mile do wszystkich odwiedzających ją, bo czyż nie powinna grać w zadowolenie właśnie teraz, gdy znalazła towarzyszkę w osobie panny Poli, a panna Poli wyszukiwała wciąż coś, z czego można było się cieszyć. Polianna, jak i pani Snow, robiła teraz szydełkowe robótki i cieszyła się, że może władać rączkami. Od czasu do czasu ktoś z odwiedzających wpuszczany był do pokoju Polianny, bo panna Poli zauważyła, iż jest to dla niej pewnego rodzaju rozrywka, zwłaszcza gdy byli to ludzie cieszący się specjalną sympatią Polianny. W ten sposób odwiedził ją pan Pendleton i kilka razy Jimmy Bean. Pan Pendleton opowiadał o tym, że Jimmy jest bardzo miłym, posłusznym i porządnym chłopcem, a Jimmy cieszył się, że znalazł przytułek, jak się wyrażał, pierwszej klasy. Wychwalał pana Pendletona jako opiekuna i zawsze nadmieniał, że wszystko to ma do zawdzięczenia tylko Poliannie. Po takiej wizycie Polianna pewnego razu powiedziała pannie Poli: Coraz bardziej cieszę się, Ciociu, że mogłam kiedyś chodzić, bo inaczej nie zrobiłabym wielu rzeczy. Tak, dzień po dniu przeszła zima i nastąpiła wiosna. Jednak osoby stojące bliżej chorej, jak doktor Warren, pan Napoli, pielęgniarka i nawet Nancy, przekonywały się z bólem w sercu, że stosowane wciąż środki lekarskie nie przynosiły poprawy. Zdawało się, że spełnia się smutna przepowiednia specjalisty z Nowego Jorku i że Polianna naprawdę nigdy już nie będzie mogła chodzić. Całe miasto również śledziło z zainteresowaniem doniesienia o zdrowiu Polianny, ale był jeden człowiek, którego wyjątkowo niepokoił stan chorej i który z większą niż wszyscy niecierpliwością oczekiwał pozytywnych jego zmian. Lecz czas upływał i nie przynosił żadnego polepszenia, więc człowiek ów był coraz bardziej zdenerwowany i zaniepokojony, zdawało się, że toczy jakąś wewnętrzną walkę. Rezultatem tej walki było to, że pewnego poranku zameldowano panu Pendletonowi wizytę doktora Chiltona. Przyszedłem do pana, Zaczął doktor, dlatego, iż pan lepiej niż kto inny w mieście zna mój stosunek do panny Harrington. Twarz pana Pendletona z lekka drgnęła, gdyż rzeczywiście wiedział o wszystkim, lecz od lat piętnastu nikt nie wspominał o tym nigdy. Owszem, odpowiedział, starając się nie zdradzać zbyt wielkiej ciekawości, tym bardziej, że zauważył od razu, że doktor Chilton był mocno poruszony. Panie Pendleton! Ja powinienem zobaczyć to dziecko, zbadać je, muszę to zrobić, zawołał ten zupełnie niespodziewanie. A więc dlaczego pan tego nie robi? Przecież pan wie dobrze, że od piętnastu lat nie przestąpiłem progu tego domu. Natomiast nie wie pan oczywiście tego, że właścicielka jego powiedziała mi, że z chwilą, gdy mi zaproponuje wejście do swego domu, będzie to jakby przeproszenie z jej strony i że wtedy wszystko ma być po staremu, co znaczy, że zgodzi się zostać moją żoną. Pan przecież nie może zaprosić mnie do jej domu w jej imieniu. A czy nie mógłby pan pójść tak bez zaproszenia? Doktor Chilton zmarszczył brwi. Nie. Mam przecież trochę ambicji. Ale ponieważ pan tak się obawia o dziewczynkę, czy nie można by chociaż na chwilę zapomnieć o kłótni, która was poróżniła? Ach nie. Nie to mam na myśli, gdyby o to tylko chodziło, naturalnie poszedłbym bez wahania. Lecz tu wchodzi w grę jeszcze ambicja zawodowa, rozumie pan? Dziecko jest chore, a ja jestem lekarzem. Nie mogę przecież powiedzieć, zawołajcie, zaproście mnie. Lecz cóż takiego między wami zaszło? Nic głupstwo, drobiazg, ale w tej chwili chodzi o to, żebym zobaczył Poliannę. Jest to po prostu kwestia życia. Powiem panu szczerze, iż jestem prawie przekonany, że można jej będzie przywrócić zdolność chodzenia. Słowa te wypowiedziane stanowczo i dobitnie i przeznaczone w tej chwili wyłącznie dla pana Pendletona usłyszał wypadkiem jeszcze ktoś. Mianowicie panowie rozmawiali przy otwartym oknie, a tuż w ogródku pracował przy kwiatach Jimmy. Usłyszawszy te słowa, przystanął jak skamieniały i zaczął przysłuchiwać się dalszej rozmowie. – A więc, doktorze, powiada pan, że Poliannie można by przywrócić władzę w nóżkach? Ależ w jaki sposób? – Otóż, odpowiedział poważnie dr Chilton, aczkolwiek wiem o jej przypadku tylko z opowiadań, gdyż nie mam do niej przystępu, wypadek ten przypomina mi identyczny, który kiedyś miał w swej praktyce lekarskiej jeden z moich kolegów. Studiował on przez dłuższy czas ten rodzaj choroby, a ponieważ mieszkaliśmy wówczas razem, więc i ja miałem możliwość zaznajomienia się nieco i z tą dziedziną. Z tego wnioskuję, ale ja muszę ją zobaczyć, zbadać. Muszę. Pan Pendleton podniósł się z krzesła. Tak, powinien pan ją zobaczyć i zbadać. Czy nie mógłby pan zrobić tego przez doktora Warrena? Doktor Chilton poruszył przecząco głową. Mam wrażenie, że nie. Doktor Warren i tak już postąpił względem mnie bardzo lojalnie. Mówił mi, że proponował konsylium, w którym ja też miałem przyjąć udział, ale pan Poli odmówiła w sposób tak stanowczy, że nie mógłby wszczynać w tym kierunku żadnych dalszych kroków, nawet wiedząc, jak bardzo mi na tym zależy. Ale ja muszę, muszę ją zobaczyć. Niech pan coś wymyśli, aby to zrobić. Nie mogę przecież udać się z tym do jej ciotki, tym bardziej, że jestem przekonany, że mi odmówi. Więc trzeba zrobić tak, aby sama pana zaprosiła. Ale jak to zrobić? Na razie nie wiem, pomyślę. Rozumiem ją dobrze, mówił doktor Chilton, ale cóż z tego? Zanadto jest dumna, aby zrobić pierwszy krok pojednawczy. A tymczasem, gdy pomyślę, że to biedne dziecko skazane jest na mękę wiecznego leżenia, to. doktor Chilton nie skończył, lecz nerwowo ściskając ręce, zaczął chodzić dużymi krokami skąta w kąt. A gdyby tak ktoś inny dał jej do zrozumienia powiedział pan Pendleton. Dobrze, ale kto? Nie wiem, nie mam pojęcia, odparł bezradnie pan Pendleton. Jimmy, który przez cały czas słuchał uważnie, bojąc się opuścić choć jedno słówko, nagle wyprostował się, a więc na Boga, ja to zrobię, wyszeptał, ja jej powiem. I wyśliznąwszy się niepostrzeżenie przez furtkę, pobiegł co tchu w kierunku willi panny Harrington. Rozdział dwudziesty ósmy. Jimmy zaczyna działać. Jimmy Bean chce się z panią zobaczyć, zameldowała Nancy. Ze mną? Zapytała panna Poli zdziwiona. Pewnie chodzi o Polianę. Owszem, powiedz mu, że jeśli sobie życzy, może ją dziś odwiedzić. Powiedziałam mu to odparła Nancy, ale powtórzył mi wyraźnie, że pragnie mówić z panią. A więc dobrze, zaraz wyjdę. Panna Poli opuściła fotel i powolnym krokiem skierowała się do salonu. Zaledwie ukazała się we drzwiach, Jimmy, niezwykle podniecony, podbiegł do niej i zaczął mówić bezładnie. Proszę pani, zdaje mi się, że to, co zrobiłem, jest niedobre. Zaraz pani powiem, ale nie mogłem postąpić inaczej. To dla Polianny. Przecież dla niej zrobiłbym wszystko na świecie. Pani pewnie też mnie zrozumie, jeśli powiem, że przez to jest nadzieja przywrócenia jej zdolności chodzenia. Dlatego właśnie przyszedłem, bo przecież zwyczajna sprzeczka nie może, nie powinna stanąć na przeszkodzie. Ja wiem, że gdy pani zrozumie, to na pewno poprosi doktora Chiltona. Co takiego? przerwała panna Poli tonem pełnym oburzenia. Jimmy westchnął. Nie chciałem wcale pani rozgniewać, powiedział. Dlatego też od razu powiedziałem o możliwości uzdrowienia Polianny. Spodziewałem się, że pani wysłucha do końca. Jimmy, co chcesz przez to powiedzieć? Jimmy znów westchnął. Postaram się wszystko, wszystko pani opowiedzieć. Dobrze, chłopcze, ale mów spokojnie, po kolei, a wtedy bądź przekonany, że cię zrozumiem. Nie staraj się tylko powiedzieć wszystkiego naraz, bo nic z tego nie wyjdzie. Jimmy nabrał tchu. A więc Przyszedł dziś do pana Pendletona pan doktor Chilton i rozmawiali w bibliotece. Jimmy zatrzymał się i pytającym wzrokiem spojrzał na pannę Poli. Dobrze, rozumiem. Cóż dalej? Okno było otwarte, a ja pracowałem w ogródku tuż pod oknem i słyszałem całą rozmowę. Jak to podsłuchiwałeś? Nie proszę pani. Jimmy wyprostował się dumnie. Nie podsłuchiwałem, tylko usłyszałem niechcący rozmowę i bardzo się z tego cieszę. Pani to zrozumie, gdy jej wszystko opowiem. Otóż, jest możliwość przywrócenia poliannie zdolności chodzenia. Co to ma znaczyć, Jimmy? Panna Poli zdradzała coraz większe zainteresowanie. Doktor Chilton zna jednego doktora, który mógłby uleczyć poliannę, ale przedtem powinien sam ją zbadać i dlatego bardzo chce ją zobaczyć. Tylko powiedział panu Pendletonowi, że pani nie zgodziłaby się na to. Twarz panny Poli pokryła się silnym rumieńcem, ależ, Jimmy, ja nie mogę. Nie, nie mogłabym, to znaczy. Ja nie wiem, wołała panna Poli, załamując ręce. Właśnie dlatego przyszedłem, powiedział Jimmy spokojnie. Mówili, że z pewnych powodów, których nie zrozumiałem, pani nie zgodzi się, aby doktor Chilton przyszedł, że pani odmówiła już doktorowi Warrenowi, że doktor Chilton sam nie może przyjść bez zaproszenia z powodu jakiejś tam ambicji zawodowej i jeszcze dużo innych rzeczy. Mówili potem, że gdyby tak ktoś powiedział pani o tym wszystkim, tylko nie wiedzieli kto. A wtedy ja pod tym oknem pomyślałem, że mógłbym to zrobić. I natychmiast przybiegłem. Czy pani teraz wszystko zrozumiała? Owszem, Jimmy. Ale kto jest ten doktor? Pytała nerwowo panna Poli. Gdzie on jest? Czy oni są pewni, że potrafi uzdrowić Poliannę? Nie wiem, tego nie mówili. Tylko doktor Chilton wspominał, że ów doktor wyleczył już podobny wypadek. Zresztą chodziło im o to tylko, żeby doktor Chilton mógł zobaczyć i zbadać Poliannę. Pani go teraz zaprosi, nieprawdaż? Panna Poli odwróciła głowę. Początkowo nawet Jimmy myślał, że płacze, lecz panna Poli nie płakała i po chwili powiedziała stanowczo, owszem, zawezwę go. Zrobię to nawet zaraz za pośrednictwem doktora Warrena, który, zdaje mi się, poszedł przed chwilą na górę. A tobie, Jimmy, dziękuję. I wracaj teraz do domu. Doktor Warren zdziwił się zobaczywszy w przedpokoju pannę Poli, wyglądającą na podnieconą, z zaczerwienionymi policzkami, a jeszcze bardziej był zdumiony, gdy mu powiedziała: "Panie doktorze, prosił pan o pozwolenie zaproszenia na konsylium doktora Chiltona, wówczas nie zgodziłam się na to. Otóż obecnie rozmyśliłam się i życzę sobie, aby go pan zaprosił. Chciałabym, aby pan to zrobił zaraz, natychmiast. I z góry dziękuję." Rozdział dwudziesty dziewiąty Nowy wuj Gdy następnym razem doktor Warren wchodził do pokoju Polianny, szedł za nim drugi, wysoki, barczysty mężczyzna. Doktor Chiltonach, doktor Chilton, Boże, jak się cieszę, że Pana widzę! Zawołała Polianna ze łzami wzruszenia w głosie. Ale przecież ciocia Poli nie życzyła sobie... Wszystko jest w porządku, kochanie. Przerwała panna Poli, która wchodząc za nimi usłyszała ostatnie słowa Polianny. Chciałam, żeby doktor Chilton zbadał Cię dziś razem z doktorem Warrenem. Więc Ciocia prosiła go o przybycie? Owszem, kochanie, prosiłam, to znaczy, ale już było za późno. Uszczęśliwiony wzrok, jakim doktor Chilton po tych słowach spojrzał na pannę Poli, mógł mieć tylko jedno znaczenie. Panna Poli zrozumiała go dobrze i zarumieniwszy się wyszła z pokoju. Podczas gdy doktor Warren, stojąc przy oknie, rozmawiał z pielęgniarką, doktor Chilton podszedł do Polianny i wyciągnął do niej ręce. – Najlepszy uczynek, jaki kiedykolwiek zrobiłaś w życiu, zrobiłaś dziś, kochanie – powiedział wzruszonym głosem. A gdy tegoż dnia, o zmroku, podczas gdy pielęgniarka jadła na dole kolację, ciocia Poli, jakaś inna, jakby odmieniona, usiadłszy przy łóżku Polianny, powiedziała jej drżącym ze wzruszenia głosem – Polianna, dziecino, kochana, chcę ci coś powiedzieć, tobie pierwszej. Otóż w tych dniach będziesz miała nowego wuja, a wujem tym będzie doktor Chilton, i żebyś wiedziała, dziecinko, że jest to twoją zasługą, że jestem w tej chwili szczęśliwa i zadowolona. Polianna na chwilę zaniemówiła. Tak zaskoczyła ją ta nowina. Ciociu, powiedziała po chwili, Czyżby to ciocia była tą, której serce doktor Chilton tak od dawna pragnął posiadać? O, tak! To ciocia, na pewno ciocia. Rozumiem teraz, dlaczego powiedział mi, że dziś zrobiłam najlepszy uczynek w życiu. Ciociu, kochana, tak mi dobrze, tak się cieszę, że nawet nie myślę o moich nóżkach. Panna Poli wstrzymała łkanie. Nie wiadomo, kochanie, może pewnego dnia, lecz nie dokończyła. Gdyż nie śmiała jeszcze mówić o tej nadziei, którą dał jej doktor Chilton. Po chwili jednak powiedziała coś, co już było wystarczającym pocieszeniem dla Polianny. Polianno, w przyszłym tygodniu udasz się w podróż. W wygodnym, małym łóżeczku przeniosą cię do wagonu i zawiozą daleko stąd, do lecznicy pewnego doktora, który leczy podobne wypadki bez władu nóg. Jest to przyjaciel doktora Chiltona. Zobaczymy, co potrafi dla ciebie zrobić. Rozdział trzydziesty. List polianny. Kochani ciociu i wuju. Już, już mogę chodzić. Przeszłam dziś od łóżka do okna. Co prawda to sześć kroków tylko, ale jak dobrze stać na własnych nogach. Wszyscy doktorzy patrzyli i uśmiechali się, a pielęgniarka płakała. Jedna pani, która jest tu w lecznicy i zaczęła chodzić w zeszłym tygodniu, przyszła sama popatrzeć. A druga, która spróbuje chodzić dopiero za kilka dni i którą przyniesiono, aby zobaczyła, jak się to odbywa, śmiała się i klaskała z radości w dłonie. Nawet mała murzynka, która myje podłogi, patrzyła przez drzwi i, zdaje mi się, też płakała. Nie rozumiem tylko, dlaczego one płaczą. Ja bym krzyczała i śpiewała z radości. Pomyśleć tylko, że mogę chodzić, chodzić, chodzić. Teraz już nie szkoda mi tych sześciu miesięcy, które tu przeleżałam. Zresztą byłam przecież obecna przy ślubie, bo ciecia była tak dobra, żeście wtedy przyjechali tu, bym mogła was widzieć. Doktorzy powiadają, że prędko już będę mogła wrócić. Chciałabym wracać do domu na piechotę. Nie wiem, czy będę miała ochotę wracać koleją. Przecież to tak przyjemnie chodzić. Tak mi dobrze. Tak się ze wszystkiego cieszę. Cieszę się nawet z tego, że przez pewien czas nie mogłam władać nogami, bo wy nigdy, nigdy nie zrozumiecie, jak to przyjemnie móc chodzić, gdy się przedtem nie mogło. Jutro już zrobię osiem kroków, a teraz ściskam was oboje mocno, mocno. Polianna.